Joe Alex. Jesteś tylko diabłem. Czyta Jacek Rozenek. Merlin. Wstrzymaj się, czarny niewolniku nocy. Diabeł. Zmiażdżę cię, nędzny. Śmierć tu znajdziesz swoją. Merlin. Za mało sił masz. Jesteś tylko diabłem. Odrzuć kształt ludzki i oddal się, pełznąc na brzuchu twoim centkowanym wężu. Siła mych zaklęć rządzi nawet piekłem. Ty pierwszy poznasz moc ich. Didaskalia. Grzmot i błyskawica nad skałami. Skała pochłania go. Narodziny Merlina. Akt piąty. scena pierwsza. Sztuka napisana i grana prawdopodobnie w roku 1612. Pierwsze wydanie in quarto opatrzone nagłówkiem. Napisana przez Williama Szekspira. I williama Rowley'a. Rozdział pierwszy. Diabeł po raz pierwszy. Kątem oka Joe Alex dostrzegł stojącego w drzwiach nieruchomego Higginsa, który chrząknął cicho. W tej samej chwili doktor Yamamoto uniósł nóż i skoczył lekko ku przodowi. Joe wykonał błyskawiczny unik i równocześnie spróbował uchwycić uzbrojoną rękę. Dotknął nawet palcami jej przegubu, ale nie zdążył. Dłoń wykonała mały, prawie niedostrzegalny ruch, i nóż uderzył w pierś na wysokości serca. Rozległ się cichy, suchy trzask. To jest absolutnie beznadziejne. Joe usiadł na twardym, włosianym materacu obitym ciemną skórą i zajmującym całą powierzchnię pokoju, zupełnie pozbawionego mebli. Oddychał ciężko. Nigdy tego nie zrozumiem. Nagim przed ramieniem otarł pod z czoła. Odbiera mi pan całą radość życia, doktorze. Nauczył mnie pan wszystkich sposobów obrony, żeby w końcu pokazać, że można mnie zawsze trafić jak dziecko. Kiedy uczeń prześcignie nauczyciela, nauczyciel powinien wrócić do szkoły. Japończyk rozłożył ręce jak gdyby pragnął przeprosić gospodarza za to, że nie może dać się pokonać. Ale rozumiem pana doskonale. To są oczywiście problemy naszej ambicji. Chociaż celem człowieka jest doskonałość, osiągamy ją zwykle na bardzo wąskim odcinku, jeżeli osiągamy ją w ogóle. Ja na przykład nie umiałbym przecież napisać ani jednego rozdziału którejkolwiek z pańskich tak licznych i tak zajmujących powieści. Skłonił się lekko przy ostatnich słowach. I chociaż ubrany był tylko w obcisłe, jedwabne spodenki, ukłon był tak formalny, jak gdyby sztywny gorz koszuli frakowej przeszkodził mu w płynnym wykonaniu tego ruchu. Robi pan wielkie postępy? Dodał po krótkim namyśle. Z całą skromnością, bo przecież jestem pańskim instruktorem, mogę powiedzieć, że potrafi pan uniknąć nawet niespodziewanego uderzenia nożem i obezwładnić każdego człowieka, który spróbuje strzelić do pana z bliska. Myślę oczywiście o zwykłych ludziach, jeżeli wolno nazywać zwykłymi ludźmi tych, którzy używają noża i pistoletu. Istnieje na świecie duża grupa specjalistów, a do nich zaliczam i moją skromną osobę, którzy zawsze pana wyprzedzą, ale o ile wiem żaden z tych ludzi nie zajmuje się atakowaniem niewinnych przechodniów. Palcami lewej ręki wyciągnął obite miękką irchą ostrze ćwiczebnego noża, które po uderzeniu wsunęło się w wydrążony trzonek, składając jak luneta. Czy spróbujemy raz jeszcze? stający w drzwiach Higgins, poruszył się prawie niedostrzegalnie i chrząknął po raz drugi. Joe spojrzał w jego kierunku. Co takiego, Higgins? Przed chwilą przyjąłem telefon do pana, proszę pana. Joe uniósł brwi. Jak to? Przecież mówiłem, że nie mam mnie dla nikogo. Tak jest, proszę pana. Higgins zawahał się na mgnienie oka. Oczywiście nie powiedziałem, że pani jest w domu, ale pozwoliłem sobie pomyśleć, że może lepiej będzie zawiadomić pana, kto dzwoni. — Przy aparacie czeka ser Aleksander Gilbern. — Powiedział, że nie zna pana osobiście, a ponieważ dodał, że ma bardzo ważną, osobistą sprawę, więc pomyślałem, że być może sam pan zechce zdecydować, czy jest pan w domu, czy pana nie ma. Znowu chrząknął i zamilkł. — Gilbern? — powiedział Aleks. — Chyba nie ten prawnik. — Ale zdaje mi się, że to on ma właśnie na imię Aleksander. Tak, proszę pana, to wielki obrońca. Właśnie dlatego, że jest to osoba tak poważna, pozwoliłem sobie. Czy mam odpowiedzieć, że pana nie ma? Joe spojrzał na Higgins'a z cichą satysfakcją, którą odczuwał co dnia od chwili, gdy szczupły, cichy, siwiejący służący rozpoczął rządy w jego domu. Higgins był absolutnie bezbłędny. Tak bezbłędny, że wywoływał poczucie niszczości. Poza tym posiadał zdumiewająco wielkie wykształcenie. Joe potrząsnął głową. Nie, myślę, że chyba powinienem z nim porozmawiać. Spojrzał w kierunku Yamamoto. Muszę pana przeprosić na chwileczkę, doktorze. O ile wiem, pan Gilburn nie należy do tych ludzi, którzy niepokoją innych dla błachostek. Podszedł do ściany i zdjął z wieszaka szlafrok, który narzucił na ramiona. Ciekawe, czego ten człowiek może chcieć ode mnie. Pytanie to, na które ze zrozumiałych względów nie odpowiedział żaden z obu obecnych w pokoju mężczyzn, zgasło bez echa między grubymi, ochronnymi matami przytwierdzonymi do ścian. Alex zatrzymał się w drzwiach. — Może szklankę soku, doktorze? Na pewno zdąży pan wypić, zanim wrócę. Doktor poważnie skłonił głowę. Higgins uniósł oczy ku górze i skłonił się lekko. Z lodem czy bez lodu, proszę pana? Twarz jego nie zmieniła wyrazu, ale Joe, przestępując próg, uśmiechnął się lekko. Widać było, że ani tytuł doktorski, ani nienaganne maniery Japończyka nie są w stanie przekonać Higginsa o pozycji towarzyskiej jego gościa. Bez lodu, jeśli łaska! powiedział Yamamoto, stając równocześnie na rękach. Powoli bez najmniejszego wysiłku zaczął obchodzić w ten sposób pokój. Higgins cicho zamknął drzwi za sobą. Tymczasem Joe podszedł do telefonu stojącego na wieku starej skrzyni w holu. — Słucham. Alex przy aparacie. — Nazywam się Gilburn. Zabrzmiał po drugiej stronie przewodu niski, pięknie modulowany głos. Potem nastąpiła krótka, ledwie uchwytna pauza, jak gdyby mówiący spodziewał się, że po wymienieniu swojego nazwiska usłyszy coś, co potwierdzi, że jest ono znane Alexowi — Lecz Alex milczał, a pauza była tak krótka, że nie miało to prawie żadnego znaczenia. Muszę pana przede wszystkim przeprosić za to, że niepokoję o tak wczesnej porze, bez listownego uprzedzenia, ale wypadki, które... Znowu nastąpiła pauza. Czy nie przeszkadzam panu w tej chwili? Absolutnie nie, nie jestem teraz zajęty. Czym mogę panu służyć? Otóż, gdyby nie sprawiało to panu zbytniego kłopotu i gdyby pan uwierzył, że moje natręctwo jest podyktowane naprawdę ważnym powodem, chciałbym pana prosić o pół godziny rozmowy w pewnej bardzo dla mnie ważnej sprawie. Naturalnie powtarzam, jeśli. Rozumiem, powiedział Joe, chociaż na razie rozumiał tylko, że będzie musiał spędzić część tego upalnego dnia inaczej niż to sobie zaplanował. Czy zechciałby pan wpaść do mnie za godzinę, jeśli to panu dogadza? Nawet bardzo. Im prędzej tym znowu urwał: Jeżeli nie będzie pan miał nic przeciwko temu, przyprowadzę jeszcze jednego człowieka, tak jak i ja zainteresowanego przedmiotem mojej rozmowy z panem. Joe raz jeszcze odpowiedział, że nie ma nic przeciwko temu. Ser Aleksander raz jeszcze przeprosił za natręstwo i odwiesił słuchawkę. Przez chwilę Aleks stał nieruchomo, spoglądając na niemy aparat telefoniczny pomimo gładkiej wymiany konwencjonalnych zdań, wyczuł w głosie Gilberna nutkę starannie maskowanego napięcia. Gilbern był od wielu lat jedną z najjaśniejszych gwiazd londyńskiej palestry. Uchodził za najwybitniejszego obrońcę w sprawach kryminalnych i do dnia, w którym zniesiono karę śmierci w Zjednoczonym Królestwie, uratował od stryczka tak wielu ludzi, którym wydawało się, że czują już dotyk sznura na szyi, że świat przestępczy nadał mu przydomek, Pogotowie ratunkowe. Mimo to wszyscy wiedzieli, że Gilbern nie przyjmował obrony zbrodniarzy, którzy w jego przekonaniu zasługiwali na najwyższy wymiar kary. Chociaż pozornie stali na przeciwnych biegunach, gdy jeden z nich tropił, a drugi bronił przestępców, Joe chciał od dawna poznać tego niecodziennego człowieka, o którego inteligencji i darze logicznego wnioskowania słyszał bardzo wiele. Ale los nigdy dotąd nie skrzyżował ich ścieżek czego mógł chcieć w tej chwili. Najprostszym rozwiązaniem, które się nasuwało, mogła być prośba o pomoc w jednej ze spraw prowadzonych przez Gilberna. Może okoliczności były zbyt powikłane, a sir Aleksander, mając przekonanie o niewinności swego klienta, chciał go ratować za wszelką cenę i nie mógł sam sobie dać rady. Ale w głosie, który Alex słyszał przed chwilą, było napięcie, spowodowane chyba jakimś osobistym przeżyciem. A dowiemy się przecież wszystkiego za godzinę, mruknął Joe i uśmiechnął się do siebie. Powrócił do pokoju gimnastycznego zamyślony, a w głębi duszy nawet trochę zły. Lubił uważać się za człowieka, którego niczym nie można naprawdę zaintrygować. Lecz ten telefon niósł zapowiedź ciekawego spotkania. Taki człowiek jak Gilburn nie przyjdzie opowiedzieć o jakimś nic nieznaczącym drobiazgu. Sprawa na pewno była poważna. Ale właśnie w tym czasie Joe Alex marzył, żeby nic poważnego nie pojawiło się na jego drodze. Miał do załatwienia zbyt wiele osobistych spraw, zupełnie niezwiązanych ze światem zbrodni. Doktor Yamamoto siedział na macie i podwinąwszy wschodnim zwyczajem nogi, popijał małymi łykami sok owocowy. Mam nadzieję, że nie będzie pan miał mi za złe, doktorze, jeśli zakończymy na tym nasze dzisiejsze ćwiczenia. Spodziewam się ważnych odwiedzin. Zresztą nasze dwie godziny już chyba minęły, prawda? Ja mamo to wstał, odstawił szklankę na parapet okna i spojrzał na leżący tam staromodny kieszonkowy zegarek. Brakuje jeszcze dwunastu minut, powiedział, ale odrobimy to w czasie następnej lekcji. Wspomniał pan, zdaje się, wczoraj, że chce pan zrobić tydzień przerwy, prawda? Tak, drzonskinął głową. Mam zobowiązania wobec mojego wydawcy i będę musiał spędzić kilka najbliższych dni przy biurku, ale później. Chciałbym wyjechać za granicę na następnych kilka dni, jeżeli okoliczności będą mi sprzyjały. To dobrze, Japończyk skinął głową. Ja też myślę, że powinniśmy zrobić trochę dłuższą przerwę. Boję się u pana tego, co sportowcy nazywają przetrenowaniem. Proponuję, żebyśmy naznaczyli sobie następne spotkanie nie za tydzień, ale za dwa tygodnie. Rozmawiając o dalszych stopniach tajemniczenia warkana sztuki samoobrony ruszyli w stronę łazienki, która miała dwie przegrody prysznicowe. Alex odkręcił kran i weszli pod mocne strumienie naprzemian zimnej i gorącej wody. — Tak! — zawołał Yamamoto, przekrzykując szum prysznica. Już nawet teraz nie musi się pan obawiać nikogo. Ale czy w rzeczywistości musiał się pan kogokolwiek obawiać? Przecież bohaterowie kryminalnych powieści nie wstają z kart książek i nie rzucają się na autora. — Na pewno — mruknął Joe, trąc ramiona szorstką, włochatą rękawicą. Ale bywa i tak, że najpierw spotykam moich bohaterów w życiu, a potem dopiero wsuwam ich bezpiecznie między okładki. Japończyk wyszedł z pod prysznica i otrząsając się, sięgnął po prześcieradło kąpielowe. Mówiono mi o tym, ale nie wiem, ile jest prawdy w tym, co o panu opowiadają. Prowadząc moją skromną szkołę, mam kontakt z policją i rozmaitymi zdumiewającymi ludźmi. Wiele mówi się o panu w niektórych kołach. Im więcej, tym lepiej. Joe roześmiał się, zakręcił wodę i zaczął wycierać szorstkim bladozielonym ręcznikiem, mile łaskoczącym skórę. To bardzo przyjemne, kiedy o nas mówią wszyscy jesteśmy próżni na swój sposób, prawda? Nawet wtedy, kiedy szalenie nie lubimy naszej pracy. Ja na przykład nie napisałbym w życiu ani jednej strony kryminalnej powieści, gdybym miał inne źródło dochodu. Byłaby to wielka strata dla miłośników tego rodzaju lektury. Japończyk skłonił lekko swoją krótko ostrzeżoną czuprynę. Ale nie myślałem o pańskich powieściach. Myślałem o pana wyjątkowym talencie, który oddał pan na usługi policji. Zdaje się, że należy pan do ludzi tego rodzaju, który najbardziej szanujemy u nas na wschodzie, do tych, którzy interesują się poszukiwaniem prawdy, bez względu na to, w jakim zawodzie los pozwolił im pracować. Kto szuka prawdy? Płynie po świętej rzece? Proszę mi wybaczyć tę odrobinę kalendarzowej mądrości. Mówią, że jest pan w stanie rozwiązać każdą zagadkę kryminalną. Joe znowu roześmiał się. Oczywiście, że mogę, odpowiedział z rozbrajającą szczerością. Jak dotąd rozwiązałem wszystkie, może dlatego, że prawdziwi zbrodniarze są o wiele bardziej prymitywni niż ci, których można wymyślić. W fantazji autora powieści kryminalnej Istnieje teoretycznie nieskończona ilość kombinacji i zbiegów okoliczności utrudniająca rozwiązanie. Tymczasem życie zawęża natychmiast ramy zbrodni i spłyca zagadnienia, a błędy zabójcy stają się jego biletem wizytowym. Wystarczy wtedy wyeliminować kilka ewentualnych możliwości i zbrodniarz ukazuje się w pełnym blasku, jak manekin wieczorem w witrynie sklepowej. Znowu się roześmiał. Teraz prawdopodobnie doszedł pan do wniosku, że być może płynę po świętej rzece, ale wiatr próżności wzdyma moje żagle. Niestety nic na to nie mogę poradzić, że tak się układają dotąd moje stosunki ze światem zbrodni. Jestem przekonany, że nie ma mordercy, którego nie można odkryć. Rozłożył ręce przepraszającym gestem, a potem wziął grzebień i zaczął przeczesywać mokre włosy. A przecież, powiedział doktor Yamamoto — istnieje możliwość, zastanowił się. Zapomniałem, jak brzmi to określenie. Myślę o zbrodni, o zbrodni absolutnej? Właśnie o zbrodni absolutnej. O ile wiem, jest to taka zbrodnia, której autor nie pozostawił żadnego punktu zaczepienia dla śledztwa, prawda? Tak, ale taka zbrodnia jest niemożliwa. Musiałaby być popełniona przez człowieka posiadającego absolutne alibi i motyw zabójstwa, którego nikt nie mógłby się domyślić ani odgadnąć. A co najważniejsze, policja nie mogłaby ustalić, jak została popełniona ta zbrodnia. W przeciwnym wypadku pozostałby ślad, bo sposób popełnienia morderstwa jest sam w sobie bardzo interesującym śladem, który od razu eliminuje wielką ilość osób i obciąża niektóre. Zbrodnia absolutna byłaby z konieczności zbrodnią, która eliminuje wszystkich możliwych zabójców, co już w założeniu jest absurdem. Nie może przecież istnieć sytuacja, w której mord został popełniony, i nikt go nie mógł popełnić. Przyznam się, że niedokładnie zrozumiałem pana. Czy mógłby pan podać jakiś przykład podobnej sytuacji? Aleks zastanowił się krótko. Podam panu najprostszy. Wyobraźmy sobie pokój, który posiada tylko jedno wejście, zamknięte od wewnątrz na klucz. Okna są także zamknięte, nigdzie nie ma najmniejszej szpary, tajemniczego przejścia. Tymczasem wewnątrz pokoju został zamordowany człowiek, powiedzmy, zastrzelony z bliska. Żeby uniknąć dodatkowych spekulacji i wyobraźni, dodajmy, że kilka osób usłyszało strzał i natychmiast zaczęło dobijać się do drzwi. To byłaby właśnie zbrodnia absolutna trup w zamkniętym pokoju, do którego nikt nie mógł wejść, ani z którego nikt nie mógł wyjść. Urwał i narzucił szlafrok na zaczerwienioną skórę. Bo tylko taka zbrodnia, której okoliczności eliminują wszystkich możliwych zabójców. Musi wyeliminować wraz z nimi i morderce. Na szczęście taką zbrodnię mógłby popełnić tylko diabeł. Oczywiście ludzie miewają czasem zupełnie niesłychane pomysły, próbując zgładzić któregoś ze swoich bliźnich, ale z zupełnie niezrozumiałych powodów nie mają one wiele wspólnego ze zbrodnią absolutną. Ludzie nie mogą działać poza prawami czasu i przestrzeni, dlatego nie wierzę w zbrodnię absolutną, tak jak nie wierzę w diabła. Chociaż otaczam go pewnym szacunkiem. Literatura przekazała nam opowieści o paru diabłach, do których mam sentyment. Widzę, że wiele rozmyślał pan nad tym uśmiechnął się doktor. Tak, próbowałem kiedyś napisać książkę, w której mój detektyw poniósłby klęskę. Chciałem wymyślić taką zbrodnię, wobec której nawet najgenialniejszy mózg śledczy byłby zupełnie bezradny. <laughs> Nie mogłem. Chciałem dać rozwiązanie przy pomocy listu samobójczego, napisanego przez zbrodniarza, który powiedzmy sobie był śmiertelnie chory na raka i postanowił wysłać przed śmiercią list do policji, wyjaśniający dokładnie, jak dokonał morderstwa. Niestety nic takiego nie da się wymyślić. Nikt dotąd nie napisał takiej książki i nikt jej nie napisze, nie mówiąc już o życiu. Rozumiem, Jamamoto pochylił głowę. Problem ten przedstawia się mniej więcej tak, jak kwadratura koła. No właśnie, muszę się panu przyznać, że kosztowało mnie to kilkanaście bezsennych nocy. Książka taka byłaby czymś bez precedensu w historii powieści kryminalnych. Wreszcie doszedłem do wniosku, że bez pomocy sił nadprzyrodzonych takiej zbrodni popełnić się nie da, więc pozostawiłem ją diabłu i wyrzuciłem notatki. Ale mylił się bo w księdze jego życia już najbliższa karta zawierała spotkanie z diabłem i ze zbrodnią absolutną. Lecz o tym nie wiedział jeszcze nawet sam diabeł, bo diabeł nie wierzył w Joe Alexa, zupełnie tak samo jak Joe Alex nie wierzył w diabła. Rozdział drugi Diabeł po raz drugi Pomimo zaciekawienia wywołanego telefonem Gilberna, Joe nie myślał ubierając się ani o nim, ani o mającej nastąpić wizycie, ale o swoich najbardziej osobistych sprawach, do których wkradał się ostatnio coraz bardziej rosnący chaos. Upał za oknem, rusł. W Grecji było na pewno jeszcze o wiele goręcej o tej porze roku, ale w Grecji powietrze było inne niż w Londynie przejrzyste, pachnące wodorostami południowego, ciepłego morza, i przesycone nieuchwytną, suchą wonią, jaką dają rozgrzane słońcem skały. W Grecji była Karolina i grzebała w ziemi gdzieś na Peloponezie, poszukując małych, pokrytych niezrozumiałymi znakami glinianych skorupek. Wczesne pismo linearne Kreteńczyków nieodszyfrowane dotąd i niezrozumiałe, leżące jak nieprzenikniona bariera pomiędzy współczesnością i dziejami tego dawnego ludu wydawało się największą namiętnością w życiu tej ślicznej dziewczyny która z kolei była największą namiętnością w życiu Joe Alexa. Nie wiedział, czy Karolina go kocha. W Londynie byli zwykle nierozłączni, wszędzie widywano ich razem. Wyjeżdżali razem i razem rozpinali swój czerwony, jedwabny namiocik w Alpach Norwegii, Portugalii i południowej Francji. Ale kiedy po jednym z powrotów do Londynu Joe zaczął mówić poważnie o małżeństwie, Karolina szybko i zdecydowanie zmieniła temat. Broniła swojej niezależności stanowczo jak gdyby słowo żona wywoływało w niej lęk. Poza tym była chyba najlepszą z żon, chociaż mieszkała osobno i bywało okresy, kiedy nie widywał jej tygodniami. Działo się tak, gdy porywała ją praca. Zamykała się wtedy u siebie na klucz i wyłączała telefon, a jej stara gospodyni pani Donby odpowiadała przez drzwi, że panienki nie ma w domu i nie wie kiedy wróci. Bo Karolina Bekon pomimo swoich 25 lat, była już prawdziwym uczonym, z którego zdaniem zaczynali się liczyć siwi specjaliści. Aleks odczuwał zimną, lecz tym prawdziwszą nienawiść do dawnych kreteńczyków i ich dziwacznej korespondencji. Działo się tak dlatego, gdyż on sam, chociaż był jednym z najbardziej znanych autorów powieści kryminalnych, jednym z najwybitniejszych teoretyków kryminologii, przyjacielem i towarzyszem pracy Asa Scotland Yardu, Superintendenta Benjamina Parkera wydawał się sam sobie groteskową postacią. Przyczyna tego dziwnego stanu rzeczy była stosunkowo prosta pisał powieści kryminalne, lecz ich nie znosił. Pisał je, budowały duży dochód, a poza tym nie musiał robić niczego innego. Będąc jeszcze niemal chłopcem, wstąpił na początku wojny do lotnictwa, a potem, kiedy działania wojenne skończyły się, pozostał bezradny, na londyńskim bruku z małą odprawą w kieszeni. Nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić, postanowił zaryzykować i napisać powieść kryminalną. Napisał ją i zaniósł do wydawcy. Od tego dnia jego życie stało się jednym nieustającym pasmem sukcesów w tej dziedzinie. Dało mu to w rezultacie po paru latach spory majątek. Resztę spowodował zbieg okoliczności. Benjamin Parker, który w czasie wojny był członkiem załogi bombowca pilotowanego przez Aleksa, odkrył przypadkowo jego olbrzymi talent śledczy, gdy obaj zostali kiedyś skonfrontowani z niesamowitymi okolicznościami, towarzyszącymi śmierci ich wspólnego przyjaciela, Ayana Dramonda. Od tej pory Joe brał udział w wielu dochodzeniach Scotland Yardu i uzyskał prawdziwą sławę, rozwiązując wyłącznie za pomocą stosowania prostej logiki kilka problemów, wobec których Policja wraz z całym swoim aparatem najnowocześniejszych badań, archiwów i narzędzi była bezradna. Aleks uważał elektronikę, daktyloskopię, analizy chemiczne i wszystkie inne współczesne metody badawcze jedynie za drugorzędny czynnik przy prowadzeniu śledztwa. Był przekonany, że mord rodzi się w duszy ludzkiej i tylko tam należy nieuchronnie szukać rozwiązania. A jedynym laboratorium mogącym nieść pomoc przy tym poszukiwaniu był jego własny mózg. Zwykle mózg ten pozostawał sam na placu, gdy aparaty, odczynniki i badania śladów nie mogły zaskoczyć przebiegłego mordercy. Lecz chociaż prasa całego kraju z sędziwym Timesem włącznie poświęcała mu w ostatnich latach tak wiele miejsca, i chociaż sława jego stawała się powoli uniwersalna, bo interesowali się nim wszyscy, od ministrów poduchownych i od dzieci szkolnych po samotne staruszki, i zaczynał zwolna obrastać legendą, w której prawda pomieszana była z najfantastyczniejszymi pomysłami, to jednak panna Karolina Bacon pozostała zdumiewająco obojętna wobec tej sprawy. Znali się już od trzech lat i Joe musiał się przed sobą przyznać, że co najmniej od dwóch lat myśli o niej codziennie. Często zastanawiał się z niepokojem, czy jej obojętność wobec jego osiągnięć. Nie była główną przyczyną jego przywiązania i niepokoju. Co prawda przeczytała nawet kilka jego książek, ale jej spokojne pochwały wywołały w nim jedynie uczucie wstydu. Zawsze dawała mu w nieuchwytny sposób do zrozumienia, że nie uważa tego za podstawowe zajęcie dla kulturalnego człowieka, który już dawno pożegnał trzydziesty rok życia. Traktowała jego książki i współpracę z Parkerem jako rozrywkę, na pewno interesującą i na pewno pożyteczną, ale niepoważną. Chociaż nigdy nie było pomiędzy nimi o tym mowy, Joe wiedział, że dłubanie w swoich przeklętych skorupkach Karolina uważa za prawdziwą pracę. A wszystko, co on robił i czym się zajmował, mogło w jej oczach wypełnić życie i wyobraźnię co najwyżej kilkunastoletniego chłopca. A najgorsze było to, że w głębi duszy przyznawał jej absolutną słuszność. Bo wbrew pozorom Joe Alex był człowiekiem cichym, zakochanym w dobrej poezji i dobrej muzyce. Studiował dzieje kultur i mitów, z wyjątkiem Krete, oczywiście, architekturę, historię, obyczaje i wszystko to, co stanowi widomy ślad człowieka na przestrzeni dziejów. I chociaż w pewnym sensie było mu bardzo dobrze, bo wysokie dochody pozwalały podróżować daleko i pozostawiały wiele wolnego czasu dla prywatnych studiów, to jednak zdawał sobie sprawę z groteskowości sytuacji. Ogromnej ilości zebranych wniosków i obserwacji nie zamknął nigdy w żadnej, Poważniejszej pracy, chociaż wiedział, że na przykład w jednej z dziedzin, którą poznał najlepiej, a którą określał Historia Diabła na Ziemi, wie więcej niż większość specjalistów interesujących się wierzeniami i społecznym tłem nasilenia wiary w złego ducha podczas różnych okresów historycznych i w różnych częściach świata. Gdyby tylko na tym polu umiał uporządkować ogromną ilość swoich notatek, zdjęć i zbiorów, mogłoby powstać monumentalne dzieło nie mające dotąd precedensu ale nie umiał. Powoli zaczął się przyzwyczajać do myśli, że zawsze będzie tylko świadkiem i nigdy nie pozostawi po sobie trwałego śladu. Po prostu nie potrafił nigdy wykonać niczego, co przychodziło mu z trudem i wymagało dużego wysiłku. A może na swoje nieszczęście zbyt wiele zarabiał na tym, co wykonywał z największą łatwością? a przed nikim, nawet przed superintendentem Parkerem, nie przyznawał się nigdy, że niemal równie łatwo przychodzi mu rozwiązywanie zagadek kryminalnych, które nasuwa życie. Tak więc Joe Alex był sławny, popularny i bogaty, ale nie był szczęśliwy. Stojąc w tej chwili przed lustrem i zawiązując krawat, myślał o Karolinie, o Grecji i o tym, że najlepiej byłoby w tej chwili rzucić wszystko, wsiąść do samolotu i polecieć do niej, chociażby na kilka dni. Tych kilka dni z Karoliną pod lipcowym słońcem Morza Śródziemnego to było wszystko, czego chciał. Tęsknił za nią. Karolina wyjechała przed miesiącem na polecenie swojego instytutu, gdy doniesiono o odkryciu pewnej liczby tabliczek w ruinach jednej ze starych twierdz kreteńskich na Peloponezie. W Atenach wynająłby samochód, potem droga nad brzegiem Morza, Megara, Korynt i długi biały szlak, z szeroką doliną na południe ku górom. Niestety wydawca czekał. Alex obiecał mu, że odda książkę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a miał dopiero kilkadziesiąt początkowych stron. Nie lubił łamać przyrzeczeń. Trzeba było zostać. Ale gdyby, gdyby zdążył w ciągu tygodnia skończyć, wtedy mógłby. Miał przecież napisany w najdrobniejszych szczegółach plan każdego kolejnego rozdziału. Przez chwilę stał nieruchomo, pogwizdując cicho — Potem szybko zawiązał krawat i z nagłą determinacją podszedł do telefonu. Przymknąwszy oczy i starając się nie myśleć o żadnej z tysiąca przeszkód, nadał telegram do Karoliny. Jeżeli chcesz mnie widzieć, przyjadę do ciebie na kilka dni, stop. Potem muszę natychmiast wracać do Anglii, stop. Oddepeszuj od razu, co o tym myślisz, stop. Bardzo tęsknię, stop. Za widokiem Grecji, stop. Joe. Wolno położył słuchawkę na widełki. Kości zostały rzucone. Telegram rozpoczął swój błyskawiczny lot ponad światem. Znowu ujął słuchawkę i połączył się z biurem podróży. Zamówił miejsce w samolocie odlatującym osiemnastego. Teraz trzeba będzie usiąść do pracy. Siedem bezsennych nocy, a potem w ostatniej chwili podrzuci maszynopis wydawcy, jadąc na lotnisko. Musi zdążyć. Higgins zapukał cicho i stanął w progu. Sir Alexander Gilburn i pan Thomas Kempt, proszę pana, powiedział podchodząc i wysuwając w stronę Aleksa malutką tackę, na której leżały dwie wizytówki, jedna mała i prawie kwadratowa, a druga wielka prostokątna. Joe wziął je machinalnie, myśląc Duża Kempt, mała Gilburn. Zgadł. Położył wizytówki na biurku. — Dziękuję, Higgins. Proszę wprowadzić tych panów do biblioteki. Szybko włożył marynarkę, otworzył drzwi łączące gabinet z biblioteką i wszedł tam prawie w tej samej chwili, kiedy Higgins wprowadził gości z holu. Sir Aleksander Gilbert był wysokim, szpakowatym mężczyzną, wciąż jeszcze bardzo przystojnym. Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie, jak gdyby nie minął jeszcze pięćdziesiątki. Joe zarejestrował z lekkim zdumieniem, że trzyma on w ręce grubą laskę — Dopiero po sekundzie, kiedy gość zrobił krok ku przodowi, zorientował się, że ser Aleksander kuleje. Spojrzał mimowolnie na jego nogę i prędko uniósł wzrok, uśmiechając się na powitanie i idąc w jego kierunku. Sławny adwokat był ułomny. Jego prawa stopa mieściła się w niemal okrągłym, zbyt krótkim bucie, wybrzuszonym ku górze, jak gdyby poddano go wraz ze stopą jakiejś straszliwej torturze, która raz na zawsze zmieniła jego kształt. Ale Joe, który interesował się aberracjami fizycznymi, wiedział, że z tego rodzaju deformacją ludzie zwykle przychodzą na świat. Uścisnął rękę wchodzącego i wskazał mu jeden z ciężkich klubowych foteli, stojących wokół niskiego, okrągłego stolika. Potem zwrócił się w stronę drugiego gościa. Thomas Kempt był o wiele młodszy od Gilberna. W tej chwili mógł liczyć najwyżej trzydzieści lat, a najprawdopodobniej nie miał jeszcze nawet tylu. Na szerokich prostych ramionach sportowca osadzona była kształtna głowa o ciemnej krótko przystrzyżonej czuprynie twarz była opalona a niebieskie oczy lśniące pod ciemnymi brwiami patrzyły czujnie i spokojnie była to miła i inteligentna twarz o regularnych rysach i silnie zarysowanym podbródku wzbudzająca na pierwszy rzut oka zaufanie i usposabiająca przychylnie do jej właściciela Joe pomyślał przelotnie, że Kempt jest typem, który w dziewczynach wywołuje myśl ten byłby dobrym mężem. Solidność, odwaga i spokojna pewność siebie. Kiedy goście usiedli, zadał sakramentalne pytanie dotyczące trunków, ale obaj poprosili tylko o wodę sodową. Pomimo zapuszczonych stor, upał zaczął przedostawać się nawet do skierowanej na północ biblioteki. Po chwili pojawił się Higgins z syfonem, lodem i szczypczykami. Kiedy wyszedł, Gilbern chrzągnął i spojrzał na kępta, który rozłożył nieznacznym ruchem ręce i pochylił lekko głowę, jak gdyby dając mu do zrozumienia, że zrzeka się głosu na jego korzyść. — Powinienem może zauważyć najpierw, że pogoda za nadto dopisała o tej porze roku i pochwalić pana doskonały smak w urządzeniu wnętrz — powiedział adwokat — ale z tego, co o panu słyszałem, wnioskuję, że nie należy pan do ludzi, którzy kochają się w konwencjonalnych wstępach. Może więc przejdę od razu do tego, co my w sferach prawniczych nazywamy meritum, a wy, ludzie piszący, tematem. Urwał i z dłońmi opartymi na rękojeści trzymanej między kolanami laski zastanawiał się przez chwilę. To bardzo trudne, powiedział niespodziewanie z bezradnym uśmiechem. Jesteśmy przecież dorosłymi ludźmi, żyjemy bądź co bądź w drugiej połowie XX wieku. Znowu urwał. Tym razem Joe uniósł brwi. Nie spodziewał się, że tak wytrawnemu mówcy jak Gilburn może zabraknąć słów już na wstępie. Przez chwilę trwało milczenie. Przerwał je nie sir Alexander, lecz Kempt. Trudność leży w tym, mister Alex, że tematem naszej rozmowy z panem ma być diabeł. Nie roześmiał się przy tych słowach. Joe opuścił uniesione brwi. Ach, rzeczywiście diabeł! W głosie jego nie zabrzmiała najmniejsza nutka zdziwienia. Pogratulował sobie w duchu. Tak, diabeł, powiedział Gilbert. Aleks dostrzegł, że adwokat zarumienił się nieznacznie, wymawiając ostatnie słowo. I nie tylko że przyszliśmy rozmawiać z panem o diable, ale będziemy musieli przyznać się do tego, że przygnał nas lęk przed nim. Na twarzy Aleksa nie drgnął ani jeden muskuł. Tak często spotykam się z wynikami pracy diabła, szepnął, że w końcu musiałem trafić i na niego samego to zupełnie zrozumiałe. Gilbern uśmiechnął się bezradnie. Wiedziałem, że nie będzie pan mógł potraktować poważnie moich słów. Ja sam nie mogę w pewien sposób traktować ich poważnie. Westchnął cicho i rozłożył ręce. Wiemy przecież wszyscy, że diabła nie ma. To humorystyczne stwierdzenie wypowiedziane takim tonem wcale nie zabrzmiało śmiesznie. Było w nim coś niesamowitego, jak gdyby intonacja zawierała ukryte znaczenie, które przeczyło słowom. Aleks się nie poruszył. Chodzi tylko o to, żeby nas pan wysłuchał. Obaj słyszeliśmy o panu tak wiele, że zdamy się absolutnie na pański sąd. Jeżeli powie nam pan, że nasze opowiadanie jest absurdalne, nie obrazimy się. Przeciwnie, ja przynajmniej odetchnę z ulgą. To wszystko jest tak nonsensowne, że gdyby nie lęk. Urwał, jak gdyby czekając, że Joe zada mu wreszcie jakieś pytanie. Lecz Alex słuchał uważnie i nie poruszył się. Wiemy, że może nas pan uznać za szkodliwych wariatów, marnotrawiących pański cenny czas, ale kiedy skończę? Przyzna pan na pewno, że trudno nam było udać się z tą sprawą do policji. Z racji mojego zawodu znam wielu poważnych ludzi w Scotland Yardzie, ale nie miałbym odwagi pójść z tym do któregokolwiek z nich. Na szczęście, Thomas, to znaczy obecny tu pan Kempt. Podsunął mi myśl poszukania pomocy u pana. — Umówmy się więc może, że wysłucha nas pan tak, jak gdybyśmy mówili o najzwyklejszych sprawach. Zgoda? — Ależ oczywiście — powiedział Joe. — Jeżeli tylko wiara w pańskie słowa nie stanie się przeszkodą w zbawieniu mojej duszy. Roześmiał się cicho i przyjaźnie. — Nie sądzę. — Gilbern także próbował odpowiedzieć uśmiechem. Przyszliśmy tu wierząc, że być może podejmie się pan roli archanioła z ognistym mieczem w karzącej dłoni. O ile istnieje ktoś, kogo miecz ten powinien ukarać. Bo i tego na razie nie wiemy, ale może niepotrzebnie uprzedzam fakty. Znowu zamyślał się przez chwilę. Czy słyszał pan kiedyś o diabelskiej skale? O diabelskiej skale? Chyba tak. Joe potarł dłonią czoło, jak gdyby pragnąc rozmasować komórki, w których pamięć nagromadziła wszystko, co wiedział o diabelskiej skale. Nie byłem tam nigdy, ale czytałem o niej. Nagle klasnął w ręce. Oczywiście. Miejsce leży gdzieś na pograniczu Suffolk, kilkadziesiąt mil od Londynu, związane z procesami czarownic w XVI czy XVII wieku i z ich sabatami. Jest tam, zdaje się, diabla grota ze szczeliną, którą diabeł wydostawał się z piekła, prawda? Interesowało mnie to kiedyś, bo zajmuję się trochę historią stosunku społeczeństw do rzeczy nadprzyrodzonych. Ten na przykład stary, wędrujący mit o wejściu do państwa podziemnego przez szczelinę w ziemi jest bardzo ciekawy. Nazwano szatana księciem powietrza, ale od początku dziejów ludzkości mieszkał pod powierzchnią ziemi. I począwszy od Heraklesa, wszyscy wchodzili do niego przez szczeliny w grotach. Zresztą jest tym pewna logika. Taka szczelina prowadziła w głąb i nikt nie wiedział... Co jest na jej dnie i czy w ogóle istnieje jedno? Poza tym z wielu szczelin wydobywały się i wydobywają opary. W Delfach też było takie miejsce w grocie. Tam właśnie siedziała pytia. Przepraszam, że odbiegam od tematu, ale szatan to moje hobby. Powracając do diabelskiej skały, to o ile sobie przypominam, miejsce było egzorcyzmowane przez biskupa, ale chyba nie na wiele się to przydało, bo w 100 lat później diabla skała nadal była uznawana za miejsce sabatów. Jak mi się wydaje, sławny Matthew Hopkins, poszukiwacz czarownic, znalazł ich kilkanaście w sąsiedniej wiosce i wszystkie zostały powieszone. Tyle mniej więcej przypominam sobie w tej chwili. Wioska nazywa się Norfolk, powiedział Kempt. — I nazywa się tak nadal leży między Hartest a Blue Meadows, na krańcu pasma wzgórz, które zamyka Diabla skała. Tak, Gilburn odetchnął głęboko. To bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności. Co? Zapytał Aleks. To, że interesował się pan diabłem i jego historią na terenie Anglii. Bez względu na to, do jakich pan dojdzie wniosków, po usłyszeniu naszego opowiadania, jestem przekonany, że istnieje jakiś związek pomiędzy tymi odległymi czasami, a tym, co. co się może stać. Zanim zacznę opowiadać, proszę sobie uświadomić, że w okolicy, o której mówią, wszyscy słyszeli o diable. I o jego sprawach więcej niż w jakiejkolwiek innej części kraju. Tyle tam krąży o nim podań i tyle jest miejsc związanych z nim i czarownicami, że chociaż od setek lat nikt nie bierze poważnie tego wszystkiego. W się z 24 września 1863 może pan przeczytać, że pewien stary człowiek został uznany za czarownika i zlinczowany przez tłum w hrabstwie Essex, a Essex? To najbardziej cywilizowany obszar naszego państwa, mruknął Aleks. Tuż pod Londynem ludzie rozerwali tego staruszka na kawałki. Nie tak dawno. Minęło zaledwie jedno stulecie, ale przepraszam bardzo, naprawdę nie chcę panu przeszkadzać, chociaż ciągle to robię. Sir Aleksander potrząsnął głową. Chciałem tylko dodać, że wioska Norford nie liczy w tej chwili więcej mieszkańców niż w XVII wieku. Bliskość Londynu i Morza powodowały szybki odpływ wszelkich zbędnych rąk do pracy. Jest to śliczna, stara wioska. Niektóre zabudowania sięgają XVI wieku. Prawdziwe cudo prowincjonalnej architektury. Ludzie, którzy zamieszkują te domy, są raczej spokojni i pracowici. Przestępstw nie notuje się tam prawie żadnych. Zresztą zawsze tak było. Być może dlatego, że niespokojne duchy ciągnęły w stronę Morza i Metropolii. Czarownic oczywiście nie ma już także od dawna. Ostatnią z tych nieszczęśliwych kobiet powieszono w 1684 roku. Pochodzę z tamtych stron i dobrze znam historię tego obszaru. Mieszkańcy zmienili się już bardzo, są sceptyczni. Oczywiście nikt z nich za żadne skarby nie wszedłby nocą na diablą skałę, ani nie zbliżyłby się do wejścia do groty, ale to już zupełnie inne zagadnienie. Znam wielu wykształconych ludzi z wielkich miast, którzy za nic nie przenocowaliby na cmentarzu, a myślę, że co najmniej 90% kobiet nie zrobiłaby tego na pewno, bez względu na wyznaczoną nagrodę. W sumie więc stosunek mieszkańców Norford do ich starego diabła jest dwudziestowieczny, to znaczy obojętny. Zresztą wioska leży za lasem, już po drugiej stronie pasma kredowych wzgórz przeciętych wąwozem, w którego stromym zboczu, prawie pośrodku, znajduje się pieczara. Można się do niej dostać tylko wzdłuż karkołomnej, wąskiej półeczki skalnej. Dlatego grota nie jest zaznaczona w przewodnikach turystycznych. Mniej więcej nad jej otworem leży szczyt urwistej, nagiej Diablej Skały, najwyższego punktu łańcucha wzgórz. Pod nią w wąwozie płynie strumień i zaraz później wąwóz kończy się, otwierając widok na szeroką równinę ciągnącą się w stronę Cambridge i bliższego Felburn. Po drugiej stronie wąwozu... Na podobnie stromej, chociaż nieco niższej skale stoi Norford Manor. Był tam kiedyś w XIII stuleciu warowny zameczek, spalony później i zrównany z ziemią podczas walk Białej Róży z Czerwoną. W roku 1600 ziemię tę kupił dworzanin starej już królowej Elżbiety, Sir John Ecclestone, i na gruzach zameczku wybudował piękną niewielką rezydencję, którą nazwał Norford Manor, i zasadził przy niej park. Wkrótce po śmierci królowej opuścił dwór i zamieszkał w Norford Manor na stałe, tam też umarł. Dom, który od tego czasu był kilkakrotnie przebudowywany, stoi w tym samym malowniczym miejscu, gdzie kiedyś stał zameczek. Z trzech stron podparty jest on prawie pionowymi ścianami skalnego cypla. A naprzeciw po drugiej stronie wąwozu ma diabelską skałę i nieomal na wysokości okien, diablą grotę w jej zboczu. Park przytyka do rezydencji tylko z jednej strony i rozszerza się, opadając łagodnie ku dolinie, pośrodku której stoi mój dom. Wally House. Excelstonowie nadal zamieszkują Norfolk Manor. Ponieważ obie nasze rodziny łączyła w ciągu dwustu lat przyjaźń, więc z biegiem czasu powstała nawet pomiędzy obu domami prywatna droga. Wysadzona szpalerem krzewów przez mego dziadka i przedostatniego właściciela Norfolk Manor. Urwał. Proszę mi wybaczyć, że tak wiele czasu zajmuje mi opis miejscowości, ale myślę, że w ten sposób wyjaśnię od razu kilka spraw, które mogłyby być niejasne. Żeby usprawiedliwić moją tu obecność, chcę dodać, że podobnie jak moi przodkowie, jestem przyjacielem Eclestonów. Przy ostatnich słowach Joss spojrzał mimowolnie na młodego kempta, który przysłuchiwał się słowom ser Aleksandra, potakując od czasu do czasu na znak, że opis jest najzupełnie dokładny. Gilburn Prawdopodobnie dostrzegł błysk zainteresowania w oczach Aleksa, bo zaraz dodał. — Pan Kempt jest dalekim krewnym Ecclestone'ów. Ściśle mówiąc, jest wnukiem starszej siostry Jakuba Ecclestone, zmarłego przed kilkunastu laty męża obecnej właścicielki, pani Elizabeth Ecclestone. Przyjeżdżał do Norfolk Manor jako dziecko i teraz też tam często zagląda. — Jakub Ecclestone... Powtórzył Joe cicho. Czyżby to był ów Jakub Ecclestone, który zrobił tak wielki majątek na Malajach w chwili, kiedy rozpoczęło się zapotrzebowanie na kauczuk? Tak, ten sam. Wdowa po nim musi być chyba bardzo zamożną osobą. Zapewne. Sir Aleksander z przekonaniem skinął głową. Jest nawet bardzo bogata. Wiem o tym najlepiej, bo od lat jestem jej radcą prawnym. Tak. O czym to mówiliśmy? A tak, o tym, że pan Kemp także teraz tam bywa. Mam nawet swój pokój. Ten sam, który miałem jako chłopiec uśmiechnął się Thomas Kemp. Ale nie mówmy o mnie. Ja nie gram żadnej roli w tym opowiadaniu. Ta... To... — ser Aleksander zastanowił się. W rezydencji mieszka obecnie tylko stara pani Elizabeth Eklestone, z lekarzem, pielęgniarką i kilkoma osobami służby. Przekroczyła już obecnie siedemdziesiątkę. W ciągu ostatnich kilkunastu lat od śmierci męża nie domagała bardzo poważnie, a od mniej więcej dwóch jest zupełnie sparaliżowana. Poza tym przebywa w Norford Manor jej syn, Irving Ecclestone. Ma on mieszkanie w Londynie, ale ponieważ zajmuje się pracą literacką, więc woli ten cichy dom na wsi. Prócz niego bywają tam jego córka, John i jej mąż Nicholas Robinson. Irving... Ecklestone jest w sensie ogólnym historykiem, ale jego hobby, jak pan to określił, stanowi demonologia. Na to jego upodobanie na pewno wpłynęło otoczenie w dzieciństwie. Kiedy ojciec robił fortunę na Malajach, stara pani Ecclestone mieszkała wraz z dziećmi w Norford Manor. Oczywiście Irving miał niankę ze wsi Norford. Jej opowiadania, połączone z okoliczną scenerią, musiały chyba odcisnąć się na jego wyobraźni. Irving ma w Norford Manor Kompletnie urządzoną pracownię i. Tak, mruknął Aleks. Czytałem kilka jego książek. To prawdziwy autorytet. Z pewnością. Miewa cykliczne wykłady w Cambridge i jest uważany za eksperta historii Inkwizycji. Ale dzieje diabła na ziemi to jego podstawowa dziedzina. Lecz wracając do domowników. Irving miał jeszcze młodszą siostrę, Patrycję. Wyszła ona bardzo młodo za mąż i mieszkała z mężem w południowej Afryce. Na początku tego roku mąż umarł i powróciła do Norfolk Manor. Miesiąc temu zmarła. Znowu urwał i odetchnął głęboko, ale zaraz podjął. Żeby więc podsumować, w Norfolk Manor mieszka stara, sparaliżowana pani Ekle Stone. Wraz z nią lekarz, dr Archibald Duke, pielęgniarka Agnes Stone i kilka osób służby. Mniej więcej pół roku spędza tam jej syn Irving Ecclestone, a wnuczka jej, czyli jego córka, Joan Robinson, wraz ze swoim mężem Nicholasem Robinson, przyjeżdżają tam dość rzadko. Zwykle wówczas, gdy Nicholas chce malować w plenerze, co mu się nieczęsto zdarza, bo jest malarzem abstrakcjonistą i w naturze poszukuje, jak mówi, tylko ruchu, barw. Poza tym bywa czasem w Norford Manor tu obecny pan Kempt który jest krewnym tej rodziny no i ja tam zachodzę z przyjaźni i z obowiązku gdyż prowadząc sprawy finansowe starej pani sprawdzam także co pewien czas wydatki domowe ani Irving, ani Joan nie zajęliby się takimi sprawami nawet nie z braku chęci, ale z powodu zupełnej swojej nieświadomości w tej dziedzinie nikogo więcej tam się nie przyjmuje a od dnia, kiedy stara pani Elizabeth została sparaliżowana nie bywa nawet nikt z jej dawnych przyjaciół Rozumiem, Joe skinął głową. Duży, cichy dom na odludziu, bez śladu obcego człowieka w okolicy, sami swoi. Kiedy wspomniał pan Nikolasa Robinsona, zrozumiałem nagle skąd biorą się w jego zadziwiających płótnach te zestawy kolorów. Tak to bardzo ciekawe. Abstrakcja oparta na barwie wsi angielskiej. To bardzo utalentowany człowiek, jak mi się wydaje. Ale pomiędzy tym, co myśli awangarda, a co odbieramy z ich obrazów, my zwykli śmiertelnicy, jest przecież tak wielka przepaść, że mogę się mylić. W każdym razie to bardzo interesujący artysta. Tu opinia pana zgadza się z opinią pana Kępta. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, przyznaję ze skruchą, że nie widzę w jego obrazach absolutnie nic. I gdybym miał być zupełnie szczery, powiedziałbym, że zapewne wyrażają one absolutną nicość. Chwilami podejrzewam, że żaden z tych nowoczesnych malarzy nie potrafiłby namalować zwykłego człowieka na zwykłym koniu jadącego o zwykłym zachodzie słońca. W odpowiedzi Aleks uśmiechnął się z zażenowaniem, jak gdyby chciał dać do zrozumienia gościowi, że chociaż szanuje jego osobę, nie może uszanować w tym odosobnionym przypadku jego zdania. Gilbert przymknął na chwilę oczy, a potem otworzył je i wyprostował się w fotelu. Joe z pewną ulgą wyczuł, że dopiero w tej chwili zacznie się właściwe opowiadanie. Otóż to wszystko nastąpiło dopiero wtedy, kiedy Patrycja powróciła po śmierci męża do Norford Manor. Znowu zamilkł, a Joe, który przyglądał mu się teraz, nie spuszczając z niego wzroku, zauważył w jego rysach nagłą zmianę. Nie umiałby jej określić, gdyż pozornie twarz nie zmieniła wyrazu. Ale przesunęło się przez nią jak cień, jakby ciemnej chmury odbicie jakiejś tragicznej myśli. Ponieważ przyszliśmy do pana poradę, a może nawet po pomoc, powiedział Gilbert cicho. Moim obowiązkiem jest okazać zupełną szczerość. Otóż patrycja i ja, kiedy byliśmy młodzi widać było, że mówienie przychodzi mu z trudem, kochałem ją, a ona. Wydawało mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie. Byłem o siedem lat starszy od niej, ale wychowaliśmy się obok siebie, bo nasze domy nieomal się stykały tam na odludziu. I rzecz była postanowiona, kiedy ona poznała pewnego młodego oficera. Wyszła za niego za mąż. Zrobiła to bardzo nagle, prawie bez namysłu, i wyjechała z nim od razu, bo jego okręt odpływał już za kilka dni, już w Cape Town. Napisała do mnie list. Oczywiście przyjąłem to tak, jak tylko umiałem najlepiej. Była przecież młodsza niż ja. On tamten był zdrowym, na pewno bardzo przystojnym oficerem, a ja? Spojrzał na swoją nogę. Niestety jestem kaleką od urodzenia. Zrozumiałem ją oczywiście. Wszystko było aż banalnie proste i łatwe do wytłumaczenia. Miała osiemnaście lat. W tym wieku wiele trudnych decyzji przychodzi bardzo łatwo, a litość nad innymi nie towarzyszy tym latom. Usprawiedliwiałem ją więc w zupełności i nie czułem do niej nienawiści. Cios ten dotknął mnie jednak bardzo. Może pomógł mi w karierze, bo musiałem w czymś wyładować mój ból i próbować jakoś zapomnieć. Nie ożeniłem się w ciągu tych wszystkich lat. Wiedziałem tylko, że w rok po ślubie jej mąż zachorował na jakąś tropikalną chorobę i został zwolniony z wojska. Był chory przez wiele lat. Zdaje się, że była to pewna odmiana śpiączki prowadząc sprawy finansowe eklestonów byłem wtajemniczony także i w to że stara pani Elizabeth posyłała córce co miesiąc pewną sumę pieniędzy na odpowiednie utrzymanie domu ale Patrycja ani razu nie przyjechała do Anglii może była zbyt dumna żeby pokazać nam swoje nieszczęście bo przecież nie mogłaby go zostawić tak samego lata mijały i wreszcie ten człowiek umarł ale jakby dla udokumentowania ironii losu Stara pani Ecclestone została zupełnie sparaliżowana na kilkanaście miesięcy przed przyjazdem córki. I kiedy Patrycja powróciła, nie mogły nawet porozumieć się ze sobą. Ale powróciła. Zrozumiałem już w dniu jej powrotu, że pomimo dwudziestu lat, które minęły, kocham ją nadal. Miała teraz lat trzydzieści osiem, a ja czterdzieści pięć. Odbyliśmy długą rozmowę. Była oczywiście lojalna wobec zmarłego... Ale domyślałem się, że może odeszłaby od niego wcześniej, gdyby nie jego choroba. Takie jak ona nie odchodzą w podobnej sytuacji. W końcu zrozumieliśmy oboje bardzo wiele. Postanowiliśmy się pobrać, kiedy minie okres żałoby. Nasza decyzja bardzo wszystkich ucieszyła. Widywaliśmy się codziennie, aż wreszcie, prawie dokładnie miesiąc temu, stało się. Zamarł na chwilę, jak gdyby zapominając, że nie jest sam. I że mówi do słuchających go ludzi, a nie myśli w milczeniu. Potem, jak gdyby nagle zrozumiawszy, że Aleks i Kempt czekają na jego dalsze słowa, oparł mocniej dłonie na lasce i podjął spokojnym, beznamiętnym głosem: Odprowadziłem ją do domu ze wspólnie odbytego spaceru. Potem wróciłem do siebie drogą łączącą oba nasze domy. Był wieczór. Miałem trochę przygotowanej pracy, którą przywiozłem z londynu. Chcąc być o ile możliwości jak najbliżej patrycji. Siedziałem przy biurko do późna w noc i rano zaspałem. Obudził mnie telefon z Norford Manor. John zawiadomiła mnie, że ciotka patrycja nie żyje. Popełniła samobójstwo u siebie w pokoju. Pokój był zamknięty na klucz. Klucz leżał przed nią na biurku. W rozbitej szklance, która wypadła z jej ręki, był cyjanek potasu. Prawdopodobnie musiała go przywieźć ze sobą z Afryki. Nie zostawiła żadnego listu, nic. Zupełnie. Aleks poważnie skinął głową. W czasie, gdy ser Aleksander mówił, starał się odtworzyć sobie stan psychiczny samobójczyni, śmierć ukochanego mężczyzny po długiej, szarpiącej jej nerwy chorobie, powrót do krainy dzieciństwa. Pojawia się znowu zakochany kaleka, ten sam kaleka, którego porzuciła w młodości. Początkowo instynkt bierze górę i Patrycja pragnie pochwycić tę ostatnią szansę powrotu do życia, do świata normalnych ludzi. Ale w końcu przeważa świadomość, że jest już za późno, że nie potrafi się tak absolutnie zakłamać, że świat bez tamtego nie jest wart istnienia. Ale dlaczego nie zostawiła żadnego listu? To nie jest jeszcze dowód. Ludzie piszą lub nie w takich okolicznościach zależnie od charakteru, od przyczyny samobójstwa, od ale przecież zrobiła to z pełną premedytacją. Przygotowała truciznę, zamknęła drzwi na klucz i położyła klucz na biurku. Dlaczego? A dlaczego nie napisała listu, kartki, paru słów? Była noc, miała wiele czasu. Pozostawiła rodzinę i człowieka, który przez tak wiele lat kochał ją wiernie i bez żadnej nadziei. Powinna była napisać. To byłoby proste, logiczne, nieuniknione w jej stanie. Leżał na biurku ten klucz. Dlaczego? Uniósł szybko głowę, bo ser Aleksander mówił dalej. Umiałbym może to zrozumieć, ale wieczorem nic na to nie wskazywało, zupełnie nic. Byłem nawet bardzo zadowolony z tego dnia. Wyraźnie opuszczało ją przygnębienie. Mówiliśmy o tym, że zaraz po ślubie wyjedziemy w podróż dookoła świata na rok. Chciałem, żeby wielka ilość świeżych wrażeń zatarła w niej wspomnienia tamtych lat. Zgodziła się od razu, czułem, że jest uszczęśliwiona myślą o nadchodzącej podróży. Nie. Nie mogę tego zrozumieć. Nie było w jej zachowaniu nic z nastroju samobójczego, a jednak. Nikt jej przecież nie zamordował. Drzwi były zamknięte od wewnątrz, żadnych śladów. Policja przyjechała rano, znalazła wyłącznie jej odciski na szklance i na klamkach. Okna są tam zakratowane, jak zresztą wszystkie okna tego domu, które wychodzą na przepaść. Wobec tego? szepnął Aleks. Należy chyba przyjąć, że to nieszczęście trzeba przypisać smutnej decyzji zmarłej, prawda? Tak. Na pewno ma pan słuszność. Ser Aleksander skinął głową, ale wyraz jego twarzy przeczył słowom. To samo powiedziała policja, ale ale przecież nie powiedział mi pan jeszcze o diable, prawda? Powiedziałem panu tylko, że w pokoju nie znaleziono żadnych śladów, otóż był tam ślad. Półkolisty odcisk, jak gdyby małej podkowy. Albo wielkiej koziej nogi. Gdzie? Na kartce otwartej książki, która leżała na biurku. Był nawet nieco przybrudzony, jak gdyby znak odcisnęła noga zwierzęcia, które przeszło przedtem przez wilgotny piasek. A czy nie mógł to być jakiś stary odcisk? Nie. Tę książkę kupiłem dzień wcześniej w Londynie i przywiozłem samochodem. Potem przeczytałem ją i spotkałem się z Patrycją, która zabrała ją do domu wieczorem. W nocy umarła. A tego odcisku przedtem tam nie było. Nie mógłbym go nie zauważyć, czytając. Poza tym dałem ziarnka tego piasku do zidentyfikowania w laboratorium. Takiego piasku nie ma po naszej stronie wąwozu. Nie ma go zresztą i po drugiej stronie wąwozu, ani nigdzie w okolicy. Można go znaleźć w Diablej Grocie. — Widzę, że prowadził pan śledztwo na własną rękę. A czy wspomniał pan o tym śladzie policji? Oczywiście, ale czego mogła dokonać policja w tym wypadku? Samobójstwo samo się nasuwało ze względu na okoliczności, w jakich znaleziono zmarłą, jak i ewentualny motyw, którym była długotrwała depresja psychiczna. Poza tym ja sam nie wiem, co ten odcisk może oznaczać. Zresztą przedtem, przed śmiercią patrycji, też działy się pewne dziwne rzeczy, których policja także nie wzięła pod uwagę. My sami nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść. Wszystko wydawało się takie błahe w porównaniu z faktem jej śmierci. A może nawet zapomnieliśmy wówczas o tych wydarzeniach? Dopiero później. I właśnie to nie daje mi spokoju. Widzi pan, na trzy dni przed śmiercią Patrycji poszliśmy wszyscy na wycieczkę do groty. Patrycja chciała ją znowu zobaczyć po tylu latach. Wróciła przecież do kraju dzieciństwa. Oczywiście zabraliśmy linę, którą związaliśmy się dla bezpieczeństwa, na wypadek, gdyby komuś obsunęła się noga, przy przechodzeniu półeczki skalnej prowadzącej do groty, ale dotarliśmy do wejścia bez żadnych przeszkód. Kiedy znaleźliśmy się na miejscu, zapaliliśmy latarki elektryczne i ruszyliśmy w głąb ku sławnej szczelinie, która leży nieco niżej we wnętrzu góry. Prowadzi do niej skalny korytarz, liczący mniej więcej pięćdziesiąt jardów. Ale droga nie opada stromo i różnica poziomów wynosi zaledwie kilka stóp. Tak więc po paru chwilach posuwania się w dół wyszliśmy spoza zakrętu i znaleźliśmy się wewnątrz komory skalnej, na końcu której w najniższym miejscu leży szczelina. Właśnie wokół tego miejsca dno groty wysypane jest drobniuteńkim jasnym piaskiem, który deszcz i woda Podskórna wypłukuje prawdopodobnie ze stropu. I na tym piasku. Zobaczyliśmy. zawahał się. Odciski racic, oczywiście, szepnął Joe. Tak, znaleźliśmy odciski racic. Tak przypuszczałem po tym, co pan powiedział poprzednio. Ktoś kiedyś powiedział, że diabeł jest ojcem logiki. Spoważniał i pochylił się ku przodowi. Proszę mi opowiedzieć wszystko, co panowie możecie powiedzieć o tych odciskach. Dosłownie wszystko, nawet nic nieznaczące szczegóły. Czy były one identyczne z odciskami jakiegokolwiek zwierzęcia? Krępt, który dotąd milczał, odezwał się niespodziewanie. Nie! Nie były podobne do żadnych znanych śladów zwierzęcych. Może były podobne do kozich, ale o wiele większe i mniej zaokrąglone, jakby. Należały do ogromnego kozła o ostro zakończonych racicach, zbudowanych zupełnie inaczej niż wszystkie, jakie znamy. Jak pan to sprawdził? Zabraliśmy fotografie odcisków do zakładu zoologii, gdzie przyjęto nas trochę z niedowierzaniem, a trochę ze zdumieniem. Te odciski nie pasowały do żadnych im znanych. Wynikałoby z tego, że zwierzę, które je postawiło, nie może istnieć. Chwała Bogu. Mruknął Alex, ale nie dodał ani słowa, pomimo zdumionych spojrzeń, którymi obrzucili go goście. Dopiero po chwili zapytał, czy nie miały one żadnych charakterystycznych cech jednostkowych? To znaczy, złamania, skazy, szramy. Wiecie panowie o co mi chodzi? Tak, różniły się nieco od siebie, a poza tym miały pewną nieregularność, jak gdyby zaopatrzone były w szpon odstający do tyłu. Zdaję sobie sprawę, że to brzmi humorystycznie, ale powtarzam tylko to, co widzieliśmy na własne oczy i co sprawdziliśmy. A najbardziej zdumiewające było to, że odciski znajdowały się tylko w bezpośrednim sąsiedztwie szczeliny, jak gdyby to zwierzę wynurzyło się stamtąd i tam powróciło. Dalej na dnie groty w korytarzu nie było ich. A czy grunt w grocie nie uniemożliwiał ich znalezienia? Gdzie niegdzie tak, bo występuje tam chwilami czysta skała. Ale jest ona wilgotna i pokryta piachem, a to zwierzę musiało być bardzo ciężkie, bo zostawiło na piasku głębokie odciski. — A czy nie mogliście państwo zadeptać prowadzących do wyjścia śladów, kiedy szliście całą grupą przez korytarz ku szczelinie? — Mogliśmy, ale ja szedłem pierwszy i świeciłem cały czas latarką. Mam mocną latarkę, zresztą ser Aleksander i Irving też je mieli. W grocie było zupełnie jasno. I ze zrozumiałych względów patrzyłem sobie pod nogi, nie zauważyłem niczego. Nie mógłbym oczywiście przysięgnąć, ale chyba dostrzegłbym te ślady, gdyby występowały w korytarzu. Nie ma tam znów tak wiele miejsca, żeby móc odbiegać wzrokiem. Czy widziało je wiele osób? Wszystkie, które weszły do groty. Patrycja, Joan, Nicholas, Sir Aleksander, Irving i ja. A jakie wrażenie wywarły wówczas na paniach te ślady? Niesamowite, powiedział krótko Kempt. Potem dodał, jak gdyby wspomnienie zmusiło go do komentarza. — Nie jestem przesądny, w ogóle nie wierzę w świat nadprzerodzony, ale to mną wstrząsnęło. Oczywiście próbowaliśmy żartować wtedy wszyscy. Nikomu się to zresztą nie udawało, nawet Irvingowi. — A jakie było pana pierwsze wrażenie, ser Aleksandrze? — W pierwszej chwili... Nie odczułem niesamowitości tego zjawiska, może po prostu dlatego, że nigdy dotąd nie myślałem w ten sposób o jakimkolwiek zjawisku. Jedno tylko uderzyło mnie od razu: do groty nie mogło dostać się żadne zwierzę, poza może kozicą górską. Ta półeczka skalna nie jest miejscem, gdzie może zabłądzić jakikolwiek kopytny czworonuk. A o ile wiem, kozic górskich nie ma w promieniu wielu setek mil od Norford. Nie wiem nawet, czy w ogóle istnieją w Anglii. To mnie najbardziej zdziwiło i myślałem o tym długo tego dnia, lecz raczej jako o ciekawostce, jednym z pozornie niewytłumaczalnych zjawisk, jakie człowiek spotyka czasem w życiu. Daleki jestem od łączenia z nadprzyrodzonością wszystkiego, czego nie umiem wyjaśnić. Pamiętam nawet, że zastanawiałem się, czy nie mógł ktoś spuścić na linię do groty jakiegoś zwierzęcia, ale po co? Poza tym odciski kopyt. Były tylko w bezpośredniej bliskości szczeliny. Może w promieniu jarda, albo najdalej dwóch. Dalej na pewno nie było żadnych śladów na piasku. Thomas Kempt i Nicholas Robinson też byli bardzo zaintrygowani. Razem z Irvingiem Ecclestone przeszukali potem cały las na grzbiecie wzgórza w bezpośredniej bliskości groty. Weszli nawet na szczyt Diablej Skały, ale nie znaleźli żadnych śladów. A czy nie przyszło nikomu do głowy, że zwierzę... Rzeczywiście mogło wyjść z tej szczeliny i wrócić do niej? Czy została ona kiedykolwiek zbadana? To wykluczone. Ser Aleksander potrząsnął głową. Przed kilkunastu laty była tam ekipa grotołazów. Szczelina zwęża się coraz bardziej, opadając prawie prostopadle, a potem zupełnie pionowo w dół. W końcu staje się tak wąska, że człowiek nie mógłby się już przez nią przedostać. A w świetle lampy ekipa zaobserwowała, że skała schodzi się, tworząc wąski lejek, którym prawdopodobnie kiedyś ściekała woda. Tak, Joe skinął głową. Rozumiem. A co działo się później? Czy zapomnieliście państwo o tym zdarzeniu? Och nie. Kempt potrząsnął głową. Nie zna pan wujka Iringa. Napisał w życiu tyle prac i książek o przesądach związanych z diabłem i o ciemnocie owej epoki, która skazywała tysiące czarownic na okrutną śmierć, nie mając żadnych, nawet fałszywych dowodów istnienia diabła, że widząc cień tego rodzaju dowodu, szukał w lesie niemal do wieczora. Chciał nam wykazać czarno na białym, jak proste i naturalne wyjaśnienie musi mieć fenomen zaobserwowany przez nas w grocie. I i nic, absolutnie nic. Patrycja i John siły przez wąwóz do domu, a my wszyscy odbyliśmy znowu spacer do groty. Żartowaliśmy oczywiście nadal, ale Irving uparł się, że wytłumaczy nam wszystko, tylko musi spokojnie przyjrzeć się tym odciskom jeszcze raz. Kiedy weszliśmy do groty, zaczęliśmy na klęczkach badać ślady. Były tak wyraźnie odciśnięte w wilgotnym piasku, jak w wosku. Można było w najdrobniejszych szczegółach zaobserwować każdą nieregularność konturu ich powierzchni. I wtedy doszliśmy do jeszcze jednego może najbardziej zdumiewającego odkrycia. Te kopyta miały pewne cechy charakterystyczne. W jednym było skośne wgłębienie przez środek, a drugie miało małą wypukłość na przedniej krawędzi jak narośl. To powtarzało się we wszystkich śladach. A pozostałe dwa kopyta. Pozostałych dwóch kopyt nie było, powiedział spokojnie ser Aleksander Gilbert. I to właśnie było naszym najbardziej zdumiewającym odkryciem. Możemy to obaj zeznać pod przysięgą, a wraz z nami Nikolas Robinson i Irving Ecclestone. Chociaż ten ostatni już po paru godzinach zaczął nam wmawiać, że padliśmy ofiarą zbiorowej halucynacji albo czyjegoś idiotycznego żartu. Przy tym wydaje mi się, że wspominając o tym żarcie miał na myśli swego zięcia Nikolasa Robinsona. A co skłania pana teraz do łączenia odcisków w grocie ze śmiercią pana narzeczonej? Czy jeden z odcisków był podobny do śladu odkrytego przez pana na książce, którą pożyczył pan zmarłej na kilka godzin przed jej śmiercią? Tak. Adwokat skinął głową. W moim przekonaniu odcisk ten był identyczny z jednym ze znalezionych w grocie, z tym, który miał skośne wgłębienie przez środek. Oczywiście na książce jest ono mniej wyraźne, ale mam fotografię obu odcisków i. Czy pan robił te zdjęcia, czy policja? Ja. Policja także zwróciła uwagę na ślad i wysłuchała mnie, ale nie umiałem wtedy powiedzieć nic rozsądnego. Zresztą rozłożył ręce. Jak można było tym rzeczowym, konkretnie myślącym policjantom zwracać uwagę na ważność śladów kopyt w diablej grocie? Poza tym byłem wtedy wstrząśnięty. Nie umiałem zebrać myśli. Wydawało mi się, że ona przecież musiała popełnić samobójstwo. Uniósł głowę i spojrzał na Aleksa z wyrazem nagłego przerażenia w oczach. Przecież nic innego nie mogło się stać. Uspokoił się natychmiast. Przepraszam Was, Panowie. To wszystko jest tak. Przez chwilę szukał słowa, potem zrezygnował i umilkł, patrząc na Aleksa oczyma, w których nie było ani lęku, ani ciekawości, lecz tylko rozpacz. Joe przerwał milczenie, zwracając się do Kempta. Czy to wszystko? Czy przed śmiercią pani Patrycji, ewentualnie. Po jej śmierci nie zdarzyło się nic, nazwijmy to niecodziennego? Pytając był przekonany, że nie usłyszy już niczego, co może rzucić światło na tamto wydarzenie, które nie. Nie chciał myśleć jeszcze w ogóle o tamtym wydarzeniu w ten sposób. Nie miał do niego żadnego klucza poza tym jednym oczywiście. Odpowiedź kępta skierowała jego myśli w zupełnie inną stronę. Tak, powiedział młody człowiek. Zdarzyła się jeszcze jedna dziwna rzecz. To znaczy, zdarzyło się to dwa razy. Ale może opowiem po kolei. Było to w przeddzień śmierci Patrycji. Kiedy pokojówka weszła rano do jadalni, żeby zabrać do zmywania pozostawione przez nas późno filiżanki, zobaczyła, że portret, który tam wisi, odwrócony jest twarzą do ściany. Działo się to już po naszej wycieczce do groty, więc pomyśleliśmy wszyscy, że to czyjś żart. Portret ten przedstawia właśnie owego sławnego prześladowcę czarownic i budowniczego Norford Manor, Johna Ecclestone. John powiedziała, że John Ecclestone, który tak bardzo gnębił czciciela diabła, odwrócił się teraz do nas plecami, bo nie tylko nie umieliśmy wytropić diabła, chociaż pozostawił wyraźne ślady, ale nadal nie chcieliśmy uwierzyć w jego istnienie. Irving Ecclestone mruknął, że to zapewne Nikolas odwrócił portret, bo nie może prawdopodobnie patrzeć na nic namalowanego, co ma jakikolwiek sens. Było jeszcze kilka innych żartów na ten temat. Widzi pan, nikt z nas przecież nie wiedział, że Patrycja umrze tej nocy. Chociaż ktoś przecież mógł przewidywać to wydarzenie. Szepnął Joe i szczypczykami wrzucił do szklanki kawałek lodu. Nie rozumiem pana? Kempt uniósł brwi. Ani ja. Alex lekko się uśmiechnął. Ja także siebie nie rozumiem w tej chwili, ale niepotrzebnie panu przerwałem. Czy to już wszystko? Nie. Otóż czyjąś uwagę zwrócił pewien niecodzienny szczegół. To mianowicie, że ramy portretu były zakurzone, a przy odwracaniu obrazu ku ścianie kurzu tego nie tylko nie starto, ale nawet nie został on tknięty w żadnym miejscu. Kto to zauważył? Nie przypominam sobie. Kempt zmarszczył brwi, usiłując sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że pielęgniarka panna Stone, ale nie jestem tego pewien. Może wydaje mi się tak po prostu dlatego, że jest to osoba zawsze otoczona atmosferą zupełnie klinicznej czystości. Tak, jednak sobie przypominam, to była panna Stone. Podeszła do portretu i powiedziała Boże, jaki on jest zakurzony i pomyśleć, że wszyscy muszą tym oddychać. Może uwaga ta wydać się panu dziwna w podobnych okolicznościach, ale panna Stone nie jest osobą bardzo lotną. Posiada za to nienawiść do wszystkiego, co nie jest absolutnie antyseptyczne, wyprasowane, nakrochmalone i wysterylizowane. Myślę zresztą, że w jej zawodzie trudno to uważać za wadę. Zapewne Joe skinął głową, ale przecież na tym się nie skończyło. Czy ktoś powiedział coś jeszcze? Gilburn spojrzał na niego już po raz trzeci w ciągu tej wizyty ze zdumieniem. Chociaż nie wiem, do czego to panu może być potrzebne, ale chętnie zrobiłbym, co tylko leży w mojej mocy. Niestety nie zwróciłem na to uwagi. Był ranek, wszedłem właśnie do Norford Manor, a domownicy stali zebrani w bibliotece, niektórzy ubrani jeszcze w szlafroki i żartowali. W pierwszej chwili nie orientowałem się nawet dokładnie, o co chodzi. Dopiero po śmierci patrycji, kiedy zacząłem rozpamiętywać szczegółowo każdą godzinę poprzedzającą tragedię, zacząłem rozmyślać. I nad tamtym wydarzeniem. Za to ja sobie przypominam. Kempt zapalił papierosa i zgasił zapałkę w maleńkiej kropelce wody, która przypadkiem znalazła się na dnie popielniczki. Uniósł u głowę i spojrzał w oczy Aleksa. Wiem, czego pan poszukuje, zadając te pytania, ale proszę mi wierzyć, że ja, to znaczy my obaj, omówiliśmy to już sto razy. Szukaliśmy najmniejszego punktu zaczepienia, jakiegoś powodu, dla którego ktoś mógłby chcieć wyrządzić krzywdę Patrycji. Nawet obłęd maniakalny też braliśmy pod uwagę. Ale po pierwsze, nie rozumiemy, w jaki sposób Patrycja mogłaby zostać zamordowana, jeżeli klucz był wewnątrz, a po drugie, to wszystko nie ma sensu, nie ma gruntu, na którym można by postawić stopę. Przynajmniej dla nas nie miało. I dlatego przyszliśmy do pana. Ale pan pytał o to, co się stało, kiedy panna Stone zauważyła ten kurz. Nikolas powiedział, że moglibyśmy poznać żartownisia po odciskach palców, i że chociaż on się na tym nie zna, to ponieważ każda ręka na świecie ma podobno inne linie papilarne, więc wierzy, że jako malarz potrafi nawet pod szkłem powiększającym od razu poznać, do kogo te linie należą. śmiał się przy tym i podszedł do obrazu. Zaczął go oglądać, nie dotykając, ale po chwili spoważniał. Otóż kurz był absolutnie nietknięty. To także sprawdziliśmy, wszyscy razem. Wyglądało na to, że obraz sam się przekręcił. A czy później, już po tragedii, wspomnieliście panowie o tym policji? Nie, chyba nie. Myślę, że wszyscy zapomnieli o tym żarcie, pod wpływem tego, co się stało. Aleks milczał przez chwilę. Chciałbym wrócić do samego portretu, powiedział wreszcie. Przedstawiał on siedemnastowiecznego właściciela posiadłości, sir Johna Ecclestone, czy tak? Tak. Portret również pochodzi z epoki. Pozował do niego. Mówiąc o nim, wspomniał pan o tym, że był on gnębicielem czarownic, czy to prawda? Tak. kępt ożywił się. Wszyscy w Norford zresztą o tym wiedzą. Właśnie wtedy, kiedy sir John kupił tę ziemię i wybudował na niej dom, król Jakub wstąpił na tron, a wraz z początkiem jego panowania, zaczął się obłędny pościg za czarownicami. Wtedy właśnie sławny Matthew Hopkins, inkwizytor, zawitał do hrabstwa Suffolk. Jak się obecnie wydaje, sir John miał wówczas jakiś zaogniony spór z Radą Wiejską i wykorzystał bliskość Diablej Góry, leżącej mniej więcej pomiędzy wsią a rezydencją, aby załatwić przy jej pomocy swoje porachunki z chłopami. W każdym razie, za jego namową, Matthew Hopkins zawitał do Norford, i akta podają, że tego roku Stracono czternaście kobiet z tej nieszczęsnej wioski. Zostały one powieszone na rynku w Blue Meadows. Zawsze byliśmy kulturalnym narodem, mruknął Alex. W całej Europie, nawet w Szkocji, palono je, a u nas tylko wieszano. Sympatyczny staruszek ten wasz, ser John. A co było potem? Oczywiście nic. Za czarownicami nikt nigdy się nie ujmował ze zrozumiałych względów, a zważywszy ówczesny stan umysłu, wcale nie jestem przeświadczony, czy ich własne rodziny nie były przekonane o słuszności wyroku sądowego. Sir John i jego ludzie zeznali przed trybunałem w Blue Meadows, że na własne oczy widzieli czternaście kobiet lecących na miotłach w noc świętojańską ku otworowi diablej Groty. Takie oskarżenie było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Zachował się nawet opis egzekucji, pióra diakona z z niejakiego Silby. Znalazłem tam zdumiewające rzeczy. W ostatniej chwili przed straceniem jedna z kobiet odwróciła się ku obserwującym widowisko tłumom i powiedziała, że jest kochanką lucyfera, który pomści jej śmierć na rodzinie Ecclestone'ów, a jego zemsta dosięgnie ich w dziesiątym pokoleniu. A patrycja, urodzona Ecclestone, była w prostej linii potomkiem. — W dziesiątym pokoleniu po serdżonie — szepnął ser Aleksander. — Ten straszliwy, upiorny nonsens nie daje mi zupełnie żyć. Sam nie wiem, czy wolno nawet rozważać tę sprawę w podobny sposób, ale nie mogę się od tego powstrzymać. — Nie lubię zbiorowej odpowiedzialności — mruknął Joe. — Lucyfer zrobiłby chyba o wiele lepiej, mszcząc się od razu na samym serdżonie, prawda? Kempt bez słowa wzruszył ramionami, potem powiedział — — Ale to, to jeszcze nie wszystko. — Spodziewam się — szepnął Alex i jeszcze ciszej niż poprzednio. — Coś musiało się przecież ostatnio stać, prawda? — Tak. Ser Aleksander ze znużeniem pochylił swoją piękną, siwiejącą głowę. W niedzielę rano pokojówka znalazła portret ser Johna. Ponownie. Wiszący twarzą do ściany. Dział trzeci Powiedz, że pojechałem do diabła. Spojrzał na Aleksa z wyrazem tak absolutnej bezradności, że Joe poruszył się niespokojnie. Ku swojemu zdumieniu nie myślał już od paru minut tak intensywnie o tym, co mu opowiadano, ale o miejscu w samolocie, które zamówił przed godziną. Tak, to był diabeł. Aleks wiedział już nie tylko instynktownie, że w dalekim Norford Manor. Działała ciemna siła, która ale chciał odlecieć daleko do jasnego, spokojnego kraju, gdzie mógłby siedzieć z fajką na kamieniu i przyglądać się smukłej sylwetce Karoliny, ubranej w dżinsy i stary pulower, krążącej pośród ruin. Wyprostował się i szybko zapytał: "A czy poszliście panowie zaraz do groty, kiedy zobaczyliście, że obraz po raz drugi zmienił położenie?" "Tak", Kempt wstał i zaczął przechadzać się po pokoju. "Poszliśmy." I znaleźliście ślady? Tak, takie same jak przed miesiącem. Joe zamilkł. Przez dłuższą chwilę żaden z obecnych nie przerwał milczenia. Kempt wolno spacerował tam i z powrotem ze zwieszoną głową. Wreszcie zatrzymał się przed Aleksem. Teraz pan wie już wszystko. Joe pojął, że w stwierdzeniu tym mieści się równocześnie pytanie. Kim pan jest z zawodu? Zapytał nagle. Ja? Architektem. Ale co to ma? Daliście mi panowie szkic budowli, której wyglądu sami nie znacie, bo patrząc na nią pośród ciemnej otaczającej was nocy, dostrzegliście zaledwie, że to budowla i zauważyliście niektóre fragmenty jej konturów. Nie wiemy przecież, kto ją buduje, czy też już wybudował i dlaczego. Wiemy tylko, że ktoś działa i ma jakiś cel. A przyprowadził tu panów lęk. Boicie się po prostu, że powtórne odwrócenie się obrazu może oznaczać, Powtórne pojawienie się śmierci w Norfolk Manor. Ale przecież nie mamy jeszcze absolutnie pojęcia, czy prawie równoczesne przekręcenie się portretu i śmierć pani Patrycji Lynch nie są tylko zbiegiem okoliczności. Sprawa tych kopyt także jest zupełnie niejasna. W końcu wszystko naprawdę może mieć naturalne i proste wytłumaczenie. — Tak — szepnął Sir Aleksander — oby tak było, ale poza tym... Wiem, przepraszam, że przerwę panu i poruszę ten temat otwarcie, ale sytuacja zmusza nas do szczerości. Kobieta, którą pan kochał, umarła. I był pan przekonany, że popełniła samobójstwo, że nie kochała pana. Teraz obudziła się w panu nagła niepewność. Może kochała? Może kochała pana zawsze, nawet tam, w Afryce, siedząc przy łożu chorego męża? Może chciała pojechać z panem w tę podróż, o której marzył pan przez całe życie? I w związku z tym, nie mogąc przecież wrócić życia ukochanej, pragnie pan, chociaż może nawet nie przyznaje się pan sam do tego przed sobą, aby to nie było samobójstwo, lecz morderstwo. W ciszy biblioteki słowo to przebrzmiało i zgasło, pozostawiając po sobie pustkę. Wszystko zostało już powiedziane. Joe wiedział, że teraz decyzja zależy tylko od niego. Mógł poprzestać na swoim stwierdzeniu. Mógł powiedzieć sobie, że ser Aleksander Gilbert czepia się nonsensów i przesądów po to tylko, żeby odsunąć od siebie prawdę. A prawdą tą mógł być prosty i przykry fakt, że kobieta, która porzuciła go raz mając lat osiemnaście, odeszła od niego teraz po raz drugi. A on nie chciał w to uwierzyć, a chciał uwierzyć w to, że kochała go i zbrodniczy czyn nieznanego wroga, przeszkodził im w połączeniu się. Takie było najprostsze wytłumaczenie jego działania. Przecież wszystko, co mówił, było mglistym, nieprawdopodobnym powoływaniem się na odciski diabelskich stóp i portrety, które same nocą odwracały się twarzami ku ścianom. Nikt rozsądny nie mógłby, ma pan zupełną słuszność. Ser Aleksander westchnął ciężko i wyprostował się. Kempt Przestał przechadzać się po pokoju i usiadł na poręczy fotela, przyglądając mu się i bębniąc palcami po kolanie. Jadąc tu byłem na pół przekonany, że musi pan w końcu dojść do tego wniosku, jeżeli jest pan inteligentnym człowiekiem. A przecież wiedziałem, że pan nim jest. Ale chodzi o to, że wszystko, co mnie dotyczy, nie wyczerpuje tej sprawy. Jeżeli ktoś zamordował Patrycję, to należy przyjąć, że ten ktoś może zamordować i następną ofiarę. A wtedy obawiam się, że potwierdzenie słuszności moich podejrzeń nie sprawi mi wielkiej satysfakcji. Czy pan mnie rozumie? Oczywiście. Ale nie bardzo zdaję sobie sprawę z tego, co mogę zrobić dla panów. Przecież naprawdę nie wiemy, czy pani Patrycja nie popełniła samobójstwa a raczej wiemy, że popełniła je, bo tak wynika z dochodzeń przeprowadzonych przez policję. W tym, co pan dotychczas powiedział, nie ma żadnych podstaw do wznowienia śledztwa, zresztą jako prawnik wie pan to chyba lepiej niż ja. Dlatego chciałbym szczerze zapytać, jaki jest konkretny powód wizyty panów u mnie? Nie spodziewaliście się chyba panowie, że jak Sherlock Holmes, siedząc u siebie w domu w wygodnym fotelu i posiadając zaledwie strzępy informacji, a żadnej znajomości miejsca wypadku, będę umiał powiedzieć zabił ten, a ten człowiek w taki, a taki sposób. Wysłuchałem opowiadania panów o bardzo smutnym, a proszę mi wybaczyć to określenie, bardzo interesującym dla mnie wypadku. Słuchając, pomyślałem o paru możliwościach innych rozwiązań niż te, które się nasuwają. Ale w końcu to niczego nie posuwa naprzód i na pewno nie pomoże w roztrząsaniu pytania, czy ktoś jeszcze może zostać zamordowany. Takie pytanie jest zawsze nieumotywowane, jeżeli nie znamy powodu, dla którego ktoś jeszcze może być zamordowany. A poza tym nie wiemy, czy w ogóle ktoś został zamordowany. Na razie wiecie panowie tylko o śmierci bliskiego wam człowieka i o kilku niecodziennych wydarzeniach. Które miały miejsce mniej więcej w tym samym czasie, co ta śmierć. Chciałbym wiedzieć teraz, dlaczego przyszliście panowie do mnie i czego oczekiwaliście po rozmowie ze mną. Gdybym miał sobie sam odpowiedzieć, powiedziałbym, że przyszliście mnie prosić, abym stwierdził, jak naprawdę umarła pani Patrycja Lynch i czy komuś w Norford Manor grozi jeszcze niebezpieczeństwo. Niestety z tego, co usłyszałem, nie wynika, abym mógł w jakikolwiek sposób ingerować. Istnieje w naszym kraju prawo i wszyscy musimy być mu posłuszni. Przedstawiciele tego prawa tropią morderców i chronią ludzi niewinnych. Jestem tylko skromnym autorem powieści kryminalnych i nigdy nie brałem udziału w żadnym śledztwie, jeżeli nie zaprosili mnie do udziału w nim przedstawiciele policji. Nie mógłbym tego zrobić teraz po prostu dlatego że chciałbym zawsze służyć prawu a nie występować zamiast niego dlatego przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć dlaczego pan ser aleksandrze mając przecież tak liczne znajomości wśród najwyższych czynników politycznych nie skorzystał z nich i przyszedł do mnie i tego pytania oczekiwałem od pana gilbern znowu westchnął ale o czym właściwie miałbym zawiadamiać policję o tym, że znaleźliśmy w grocie odcisk kopyta? O tym, że ktoś nocą przekręcił portret w domu ekleztomów? Jaką odpowiedź mógłbym od nich otrzymać? Najgłupsi z nich wzruszyliby tylko ramionami. Najinteligentniejsi doszliby do tego wniosku, co pan kochałem kobietę i, i nie mogę pogodzić się z myślą, że popełniła samobójstwo, zamiast wyjść za mnie za mąż. Wszystko, co mogłem przytoczyć na dowód, że w Norford Manor dzieją się jakieś niezrozumiałe sprawy, brzmi tak irracjonalnie, że nie miałem odwagi pójść z tym do żadnego ze znanych mi urzędników. Po dłuższym namyśle postanowiłem zwrócić się do prywatnej agencji detektywistycznej. Pomyślałem, że ludzie ci wysłuchają mnie jak zwykłego klienta i zrobią, co będą mogli, bez względu na to, co sobie o mnie pomyślą. Bo w gruncie rzeczy jest mi to obojętne. Ponieważ kilkakrotnie spotykaliśmy się w Londynie z tu obecnym Tomasem Kemptem i razem rozważaliśmy tę sprawę, zwierzyłem mu się i z tego projektu, a wtedy Tomas, który jak mówi zna wszystkie pana książki i wiele o Panu wie, chociaż i ja oczywiście nie jedno o Panu słyszałem, poradził mi, abyśmy spróbowali pójść najpierw do Pana i opowiedzieć Panu o wszystkim. A jeżeli zainteresuje się Pan naszym bądź co bądź niecodziennym opowiadaniem, Wtedy może uda nam się namówić pana do. zawahał się. Może to jest zbyt bezpośrednie z mojej strony, ale jestem człowiekiem bardzo zamożnym i gdybym mógł pan poświęcić jakiś czas na pobyt w Norford, wówczas oczywiście wszystko, każda rekompensata. Joe uśmiechnął się. Ja także jestem, jak pan to określa, człowiekiem bardzo zamożnym. A poza tym nie zajmuję się tropieniem zbrodniarzy dla zysku. To w ogóle nie może wchodzić w rachubę. Gilbert skłonił głowę. Nie chciałem pana obrazić. Ale przecież trudno mi prosić nieznajomego człowieka, aby poświęcał bezinteresownie swój czas. I... Poza tym jest jeszcze jedna przeszkoda, powiedział Joe. Mam terminowe zobowiązania wobec wydawcy, a natychmiast po ukończeniu książki muszę wyjechać do Grecji. Zamówiłem już samolot na osiemnastego. Żałuję bardzo naprawdę żałuję. Po wyrazie jego twarzy widać było, że naprawdę żałuje. Szkoda, powiedział Kempt, unosząc się z miejsca. Miałem wrażenie, że pan jeden potrafiłby tu pomóc. Zresztą, podszedł do Aleksa i stanął przed nim, patrząc mu prosto w oczy. Pan może tego nie rozumieć, bo pan tam nie był, ale w atmosferze Norford Manor jest coś, czego my lękamy się jak samego diabła i proszę mi wierzyć, mister Alex. Ale ja sam mam wrażenie, że jeżeli się nie zapobiegnie czemuś, może nastąpić wkrótce coś strasznego. Ja jestem niestety tylko zwykłym architektem i nie wiem czemu należy zapobiec. I co strasznego może nastąpić, ale to niczego nie zmienia. Na czym pan opiera swoje obawy? Czy tylko na tym odwróceniu portretu? Nie wiem, nie tylko. Na wszystkim, na wyglądzie ludzi, na rozmowach przy stole, na naszej pozornej wesołości. Bo my wszyscy udajemy, że nic się nie stało i nic nie może się stać. Ale ja wierzę, że coś okropnego wisi nad Norford Manor. I gdyby nie to, że jestem winien tym ludziom tak wiele wdzięczności, nie wróciłbym tam jutro i pozostałbym w Londynie. Ale wrócę, bo muszę. Może mnie pan uważać za rozhisteryzowanego idiotę po tym, co teraz powiedziałem, ale to w niczym nie zmieni tego, co nadchodzi. Hm, mm, mruknął Joe. Chciał coś powiedzieć, otworzył usta, lecz nic nie powiedział. Kempt przecież nie kochał tej kobiety, która zmarła po powrocie z wieloletniego dobrowolnego wygnania. Był tak młody, że prawdopodobnie prawie lub wcale jej nie pamiętał. Nie wyglądał poza tym na człowieka o słabych nerwach. A przecież Kempt miał to samo przeświadczenie co Gilbern, że w ciemności unosi się uzbrojona zbrodnicza ręka, która zada cios. Jeżeli. Aleks uniósł głowę i spojrzał na Gilberna. Nie wiem, czy to się na wiele przyda panom lub komukolwiek, ale jeżeli znalazłby pan dla mnie jakiś spokojny kąt w swoim domu, gdzie mógłbym ustawić moją maszynę do pisania. I nie przeszkadzać nikomu, to może. Mógłbym przyjechać do pana na kilka dni. Ale naprawdę nie sądzę, żeby to mogło pomóc w czymkolwiek. Przecież ja więc jednak przyjedzie pan. Gilbert poderwał się z fotela i opierając jedną dłoń na lasce, drugą wyciągnął w kierunku Aleksa. Dziękuję panu, powiedział krótko. Za godzinę odjadę, żeby wszystko przygotować. Znajdzie pan przestronny pusty dom, ciszę potrzebną do pracy i widok z okna na starą aleję kasztanową. Urwał. Był tak wyraźnie ucieszony, że Joe, który już zaczął żałować, że się zgodził, uśmiechnął się. Mam tylko jedną małą prośbę do panów. Proszę nie zdradzić absolutnie nikomu mego zawodu ani mego nazwiska. Wprowadzilibyśmy niepotrzebny niepokój. Ludzie, którzy wiedzą, że ktoś przygląda im się i przysłuchuje dla jakiegoś specjalnego celu, zachowują się z reguły nienaturalnie. Może najlepiej będzie, jeśli zaprosi mnie pan jako znajomego, który zbiera dane do książki o procesach czarownic. To byłoby dobrym usprawiedliwieniem dla mojego pojawienia się w tym nieuczęszczanym zakątku kraju, a poza tym. Pozwoli mi to swobodnie okazywać zainteresowanie dla spraw, które mnie interesują. Będę się nazywał James Cotton, jeżeli to panom odpowiada. To znaczy panu, Sir Aleksandrze, bo pana Kempta nie widziałem przecież nigdy w życiu i poznam go dopiero na miejscu. A poza tym moje zainteresowanie procesami czarownic ułatwi mi dostęp do Norford Manor przez pana Irvinga Ecclestone. Nie będzie niczego nadzwyczajnego w fakcie, że znajdując się blisko tak znakomitego uczonego, będę chciał go odwiedzać, planując książkę z dziedziny, w której jest autorytetem. Resztę omówimy już po moim przyjeździe, jeśli zajdzie potrzeba. Czy odpowiada panu to, co powiedziałem? Oczywiście, ser Aleksander raz jeszcze uścisnął jego rękę. Odpowiadałoby mi to nawet wtedy, gdyby przyjechał pan jako cesarz chiński. Tak bardzo chciałem, żeby się pan tam znalazł. Ta sprawa, ta. — A ta sprawa — machnął ręką. — Wie pan przecież, oby potrafił pan dać nam ostateczną odpowiedź. — Będę się starał — powiedział Joe, żegnając się z nimi, klnąc w duchu pomimo swego zaciekawienia ser Aleksandra Gilberna, Tomasa Kempta i wszystkich diabłów. Portrety zakurzonych przodków, swego wydawcę i nade wszystko siebie samego. Za okazanie zupełnego braku charakteru. Nie miał przecież ani prawa, ani możliwości wyjazdu, jeżeli był odpowiedzialnym za swoje czyny dorosłym człowiekiem. I gdyby był rozsądny. Tak, ale gdyby był rozsądny, pracowałby teraz prawdopodobnie jako ekspedient w magazynie z ubraniami albo z obuwiem. Rozsądni zawsze zwalczają swoją wyobraźnię, jeśli ją posiadają, oczywiście. W holu, zapytał jeszcze, ten obraz znaleziono przekręcony w niedzielę rano, tak? Tak, odparł kępt. A kto był wówczas w Norford Manor? Czy te same osoby, które były tam wówczas, gdy wydarzyło się to po raz pierwszy? Yy, te same. I te same osoby spały w domu, kiedy umarła pani Lynch? Te same. Pożegnał gości, powrócił do biblioteki i natychmiast usiadł za stolikiem, na którym stała przygotowana maszyna do pisania. Chciał dziś zrobić jak najwięcej, żeby uzyskać choć trochę więcej swobody na miejscu. Pisał godzinę, ale kiedy po pewnym czasie Higgins wszedł, żeby zakomunikować mu o gotowym lunchu, zastał Aleksa wyciągniętego w fotelu i ukrytego za ogromnym otwartym tomem oprawionym w pożółkły pergamin. Książka była bardzo gruba i zadrukowana malowniczą szesnastowieczną czcionką. Tytuł jej brzmiał Pseudomonarchia Demonium. Dobrze, powiedział John nie unosząc z głowy, zaraz przyjdę. Ale nie przyszedł i Higgins musiał zapukać po raz wtóry, donosząc mu, że zupa wystygła, a kucharka płacze nad przypalonym wewsztykiem. Alex westchnął, zerwał się, odłożył tom na stolik i powiedział trochę bez sensu: O, mój Boże, mój wielki, dobry Boże! Ruszył ku drzwiom, mrucząc cicho. Potem zatrzymał się przed Higginsem. — Ilu diabłów ma do swoich usług Lucyfer, arcyksiąże piekieł? — zapytał, wycelowując w piersi służącego palec wyprostowany jak lufa pistoletu. — Obawiam się, że nie wiem, proszę pana — powiedział poważnie Higgins. — Siedem milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu sześciu — zawołał Alex. — Tak podaje wielebny Jovier. Do tego trzeba doliczyć siedemdziesięciu dwóch książąt i samego szefa. — Razem to będzie ilu? Siedem milionów czterysta pięć tysięcy i dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu, zgadza się? Tak, proszę pana, suma jest ścisła. Na szczęście ja będę miał do czynienia tylko z jednym, ale za to z takim, które nawet adwokata potrafi przerazić. Pozwolę sobie zauważyć, że to chyba będzie właśnie ten szef, o którym pan wspomniał. Zapewne, zapewne. Wyjeżdżam dzisiaj Higgins, wrócę za parę dni w każdym razie osiemnastego rano będę w domu, najpóźniej. Tak jest proszę pana, dom i tak będzie czekał, proszę pana. A jeżeli ktoś będzie pytał o pana, co mam powiedzieć, czy podać jakiś adres? Tak proszę powiedzieć, że pojechałem do diabła. I pogwizdując cicho, Joe Alex ruszył w kierunku jadalni. Rozdział czwarty. Droga do piekieł. Po zjedzeniu lunchu znowu powrócił do biblioteki. Lecz nie pisał już więcej ani nie czytał. Przez długą chwilę siedział nieruchomo z głową opartą o poręcz fotela, patrząc w okno niewidzącymi oczymi. Potem przymknął powieki i powiedział półgłosem: No tak, a wtedy nikt by nie przekręcił tego obrazu. Nie ma tam dzieci ani wyrostków, a dorosły człowiek nie może tego zrobić, po prostu nie może. Więc na pewno została zamordowana? Nie, niekoniecznie. Nie, nie. Może istnieć ciekawy łańcuch zbiegów okoliczności. Trochę to nieprawdopodobne, ale może. Wtedy właśnie nic nikomu nie grozi, a ja stracę masę czasu i wyjadę do Grecji, nie skończywszy książki, albo będę kończył książkę i nie wyjadę do Grecji. Oczywiście stanie się to pierwsze, ale po co rozważam, jeżeli już przyrzekłem? A przyrzekłem, bo jestem przekonany, że to nieczysta historia. Jestem tego nawet pewien, chociaż nie będę umiał powiedzieć parkerowi, dlaczego jestem pewien. A parker na pewno zapyta mnie, dlaczego jestem pewien, a mniejsza oto. Otworzył oczy wstał i powoli przeszedł się po bibliotece, uderzając palcem w grzbiety książek. A jeżeli jest inaczej, mruknął, Wówczas może to być wielkie przedstawienie. Diabeł i jego audytorium. Sami swoi. Witaj wieku XVI, ale dlaczego ja? Bo on musi uderzyć, jeżeli jest tak jak myślę. A przecież chyba jest tak jak myślę. Wyszedł do holu i ujął słuchawkę aparatu. Potem, nie patrząc na tarczę, nakręcił numer. Tak, z superintendentem Parkerem. Dziękuję. Czy to ty, Ben? Tak, ja. Nie, nie nic. Chciałbym się z tobą zobaczyć. Tak. — Tak, zaraz. U ciebie w biurze. — Tak bardzo mi jest potrzebny Scotland Yard. — To też się może w życiu zdarzyć, prawda? — Co? — A nie, nie. Będę u ciebie za piętnaście minut. Zadzwonił do Higginsa, powiedział, co chce widzieć w swojej podręcznej walizce i kazał przygotować sobie drugą walizeczkę, pustą. Potem wyszedł. Samochód stał w cieniu, które rzucało drzewo rosnące na chodniku naprzeciw domu. Mimo to wewnątrz było gorąco. Joe wsiadł i opuścił szyby. Jechał, pogwizdując cicho i czując miły, nieduży wiatr, owiewający ramię i szyję. Jego pogodna, zwykle szczupła twarz była poważna, coraz poważniejsza. A kiedy zajechał do Westminsteru i zatrzymał samochód przed wychodzącym na rzekę olbrzymim gmachem, który przed siedemdziesięcioma laty Norman Shaw tak malowniczo zaprojektował dla głównej kwatery policji londyńskiej, twarz ta miała wyraz zdecydowanie ponury. Scotland Yard przygotowywał się do przeprowadzki, ale miało to nastąpić dopiero za kilka miesięcy. Dyżurny policjant od razu zaprowadził go do gabinetu parkera, który mieścił się za jednym z tysiąca zakrętów korytarza na piętrze. Na widok gościa superintendent. Podniósł się z biurka. — Dawno cię tu nie widzieliśmy, Joe. Czy stało się coś strasznego? Roześmiał się i podstawił gościowi krzesło. Ale Joe nie oddał mu uśmiechu. Jego blada, trochę piegowata twarz nadal pozbawiona była pogody i nie robił najmniejszego wysiłku, żeby to ukryć. Nie, nie stało się nic strasznego. Poza tym oczywiście, że tak jak wszyscy urzędnicy państwowi, Masz ohydny zwyczaj mówienia o sobie w liczbie mnogiej, kiedy odwiedza się ciebie w biurze, a poza tym to krzesło. Rozumiem, że takie sprzęty można podsuwać przesłuchiwanym. Po dziesięciu minutach siedzenia na tym można przyznać się do wszystkiego, żeby tylko odejść na przytulny, więzienny stołek. Skąd bierzecie takie potworności? Wstał, odsunął od siebie krzesło i przysiadł na rogu biurka, odgarniając leżące na nim papiery. Parker roześmiał się i otworzył usta, ale Joe dodał. I jeszcze drugie pytanie. Jakim cudem trafiacie rano wszyscy do swoich pokojów? Minąłem po drodze co najmniej sto jednakowych drzwi. Ile razy tu jestem, zawsze próbuję zgadnąć, które z nich prowadzą do ciebie i zawsze się mylę. <laughs> Przyzwyczajenie, powiedział Parker. Wielbłądy też wiedzą, gdzie jest dom, nawet wtedy, kiedy są na środku pustyni. To jest odpowiedź na pytanie drugie. Odpowiedź na pytanie pierwsze brzmi krzesła takie zakupiła dla nas korona brytyjska przed pięćdziesięciu laty i nic nie jest w stanie ich stąd usunąć, dopóki się nie zużyją. Policja jest bardzo oszczędną instytucją, nie marnotrawimy niczego, nawet czasu. Chociaż być może używamy liczby mnogiej, jak wszyscy urzędnicy państwowi mówiąc o sobie. Alex założył nogę na nogę i przez chwilę balansował ciałem na krawędzi biurka. Czy ta taktowna aluzja oznacza, że nie powinienem ci przeszkadzać w wykryciu wiekopomnego faktu, że pan A.G. Showcross, import, futer i szlachetnych skór zwierzęcych, uchylił się w sposób zbrodniczy od wpłacenia wyżej wzmiankowanej koronie brytyjskiej sumy dwudziestu czterech funtów i jedenastu pensów podatku obrotowego? Fałszując przy pomocy gumki i ołówka kopiowego rachunek od panów Benby Benby, którzy nabyli od niego skórę niedźwiedzią mającą ozdobić gabinet dyrektora firmy? Kiedy na miłość Boską zdążyłeś to przeczytać? Parker mimowoli podszedł do biurka i zgarnął papiery. Dziękuję ci, Joe. Uczysz mnie urzędowania, a, a będzie mi to od jutra jeszcze bardziej potrzebne. Zawiesił głos. I sięgnąwszy do szuflady, wyjął stamtąd małą płaską butelkę i dwie szklaneczki. O, powiedział Aleks, myślałem, że jesteś na służbie. Pomimo żartobliwego tonu w jego głosie przebijało zdumienie. Wziął szklankę z ręki Parkera i wypił whisky jednym łykiem. Bardzo mi to było potrzebne właśnie to. Ale wracając do tematu, czyżby zmienili wam regulamin? Joe, powiedział Parker uroczyście. Zacząłem pracować tu na szesnaście lat przed wojną i poza przerwą w czasie działań wojennych, kiedy, jak wiesz, musiałem lekkomyślnie powierzać moje życie strzelca pokładowego Twoim umiejętnościom pilotażu, nie opuściłem ani jednego dnia pracy i nigdy nie złamałem regulaminu. Przyznaję ze wstydem, że regulamin ten wydawał mi się czasem nonsensowny w niektórych punktach, ale podlegałem mu. A cóż to za nieludzkie sformułowanie? Westchnął Alex. Tacy jak ty budowali piramidy dla innych. Zawsze. Być może. Wychodziłem z mniej monumentalnego założenia. Po prostu wydawało mi się, że ci, którzy pilnują przestrzegania praw, nie powinni ich łamać. A na skroniach tej pasterki płonie białych lili wieniec, wyszeptał Czo, ale Parker. Nie dał sobie przerwać, ale wczoraj mój bezpośredni przełożony, czcigodny Joshua Bellows, został przeniesiony na wysokie stanowisko do ministerstwa kolonii, a ja zostałem na jego miejsce mianowany zastępcą szefa CIT. Od jutra będę urzędował w gabinecie piętro niżej, a kiedy przyjdziesz mnie odwiedzić, zasiądziesz w fotelu i oprzesz stopy na dywanie służbowym klasy drugiej. Dywany klasy pierwszej umieszcza się w gabinetach kierowników samodzielnych resortów. Wybuchnął śmiechem i nalał powtórnie do szklanek. Gratuluję, Ben. Joe rozpromienił się po raz pierwszy tego popołudnia. To naprawdę świetna wiadomość. I prześlij ode mnie wyrazy radości dla pani Parker i dla chłopców. Nie znam bardziej zasłużonego awansu. A przesadzasz jak zwykle. Parker wstał i obszedł biurko. Był zarumieniony i najwyraźniej tak szczęśliwy, że Joe, który miał dla niego więcej uczucia niż dla wszystkich innych znanych mu ludzi, może z wyjątkiem Karoliny, poklepał go po ramieniu. Wiem, jak wiele ci zawdzięczam, Joe, powiedział Parker poważnie. Gdyby nie ty, położyłbym się parę razy jak długi. A może co gorsza, doprowadziłbym do skazania niewinnego człowieka. Nonsens mruknął Alex. Po prostu ja, jako osoba prywatna, Mogę pracować bez skrępowania, mając do dyspozycji pomoc całego Waszego aparatu i dostęp do Waszych archiwów, znajduję się w doskonałej sytuacji. Właśnie byłbym zapomniał. Parker znowu podszedł do biurka i przerzucił papiery. Przecież wyjąłem ją z szuflady przed Twoim przyjściem. O jest. Wziął do ręki podłużną białą kartę. To Twoja legitymacja od dziś. Jesteś oficjalnie ekspertem kryminalnym Scotland Yardu. Alex wziął kartkę do ręki i obejrzał ją. A po co mi to? zapytał z powątpiewaniem. Nadchodzą wybory i obawialiśmy się, że jakieś pismo opozycyjne może to podnieść. Prasa lubi ciebie, ale przy wyborach idą na bok wszystkie sentymenty. Teraz już nikt nie będzie mógł pisać, że osoby prywatne są dopuszczane do śledztwa. Pasujecie więc na policjanta honoris causa. To się może kiedyś nawet przydać. Aleks schował kartę do kieszeni. Ale nie przyszedłem tu dla zdobycia papierka, którego prawdopodobnie nie pokaże nigdy nikomu. Wbrew swoim poprzednim słowom usiadł na niewygodnym krzesełku i spojrzał na przyjaciela. Ben, wyjeżdżam dzisiaj. Jadę do Wally House w hrabstwie Suffolk i będę mieszkał przez kilka dni w domu sir Aleksandra Gilberna, w pobliżu wsi Norford. Czy wiesz, gdzie to jest? Nie, Parker potrząsnął głową. Nigdy nie słyszałem o tej miejscowości. Słyszałem natomiast o ser Aleksandrze Gilbernie, znam go zresztą. Zaraz mi o nim opowiesz, jeśli zechcesz. Ale najpierw poproszę cię o coś innego. Otóż interesuje mnie nie tyle sir Aleksander, ile posiadłość Norford Manor znajdująca się w sąsiedztwie jego domu. Według najprymitywniejszych założeń logicznych zamordowano tam w zeszłym miesiącu pewną kobietę. Policja orzekła samobójstwo. Nie winię zresztą policji, bo morderca wydaje mi się osobą bardzo przebiegłą. — Czy jesteś pewien tego, co mówisz? — Nie — Joe potrząsnął głową. — Jestem tylko przekonany, że tak było. Znam tylko dwóch spośród większej liczby świadków tego dramatu. I opowiedział parkerowi przebieg wizyty Gilberna i Kempta. Kiedy skończył, jego przyjaciel skinął głową. Tak, to wygląda poważnie. Chociaż nie mogę powiedzieć, żebym był przekonany o niemożności samobójstwa. Po pierwsze, Alex zagiął jeden palec prawej dłoni. Dlaczego ona nie zostawiła kartki do tego biedaka? Po drugie, dlaczego wyjęła klucz z zamka i położyła go na biurku? Po trzecie, skąd wzięły się te ślady w grocie i na książce? Po czwarte, dlaczego przekręcono ten obraz? Po piąte, po piąte, tam jest ogromna fortuna, której właścicielka dogorywa sparaliżowana. Złamana wiekiem i chorobą, odcięta zupełnie od świata, barierą unieruchomionych zmysłów. Po szóste, wątpię, czy zgadniesz. Nie, Parker pokręcił głową. Tych pięć punktów, które wymieniłeś, nie przekonały mnie także. Bywają większe nasilenia obciążających okoliczności, a przecież w końcu okazują się albo dziełem przypadku, albo tracą na sile, kiedy ustawi się je w innej kolejności, niż tego chce rozigrana wyobraźnia. Ale jaki jest twój szósty punkt? Po prostu to, że obraz przekręcono po raz drugi w minioną niedzielę. I cóż z tego? To mógł być tylko żart. Właśnie. Otóż rozważyłem sobie, jadąc tutaj całą tę sprawę. W Norford, Manor, nie mieszka ani jedno dziecko, i ani jeden wyrostek, wyłącznie ludzie dorośli. Kilka tygodni temu umarła tam córka właściciela rezydencji. Nie wyobrażam sobie, aby żart, który miał miejsce na kilkanaście godzin przed śmiercią Patrycji Lynch, mógł być przez kogoś powtórzony. Ludzie dorośli mają inny stosunek do żałoby niż dzieci. Dziecko mogłoby zlekceważyć sytuację, nie zrozumieć jej w końcu. Dzieci nie przejmują się niczym ani nikim, tylko sobą. A poza tym cóż to za żart? Na czym ma polegać? Kto i dlaczego miałby widzieć coś śmiesznego w odwracaniu portretu założyciela Norford Manor, twarzą do ściany? A czy widzisz jakikolwiek inny powód, dla którego komukolwiek mogło to być potrzebne? Widzę, a to jaki? Najpierw pomyśl o czymś innym. O dość zdumiewającym fakcie, nie pozostawienie odcisków palców przez człowieka, który poruszył ten obraz. Jest rzeczą absolutnie niemożliwą przypuszczać, aby człowiek, który zrobił to przed śmiercią Patrycji Lynch, mógł obawiać się, że ktoś spróbuje wziąć jego odciski palców. Kto by to zresztą miał zrobić? Potrzebne jest do tego specjalne, przenośne laboratorium. Małe, to prawda, ale niemniej musiałby przyjechać ekspert policyjny. Z tego można by wyciągnąć tylko jeden wniosek, że obraz przekręcił człowiek, który wiedział, że w tym domu zostanie popełniona wkrótce zbrodnia. A wiedzieć o tym mogła tylko Patrycja Lynch, gdyby zamierzała popełnić samobójstwo i dla niewiadomych przyczyn przekręciła obraz lub. lub jej przyszły zabójca. Tak, to rozsądne. Parker, który od pewnego czasu uśmiechał się, spoważniał. To jest dowód, albo nieomal dowód, że, panie Lynch została zamordowana. Ponieważ obraz przekręcono znowu po jej śmierci, więc nie ona była osobą, która nie chciała pozostawić odcisków palców. Oczywiście w naszym rozumowaniu mogą istnieć małe luki, ale co w ogóle oznacza to idiotyczne przekręcanie obrazu? Bardzo wiele, Aleks wstał. Tak wiele, że zimno mi się robi, kiedy o tym myślę. Właśnie to jest najgorsze. Co? To, że ani owo przekręcenie obrazu, ani ślady kopyt w grocie i odcisk jednego z nich na książce w pokoju zmarłej na razie nic nie znaczą. Czy mógłbyś mówić trochę jaśniej? Jestem tylko skromnym urzędnikiem i chociaż muszę rozwiązywać wiele zagadek w moim niewdzięcznym zawodzie, wolałbym, żeby nie stawiali mi ich moi przyjaciele. To nie żadna zagadka, Ben. Po prostu musimy zwrócić uwagę na fakt, że morderca wykonał cały szereg niezrozumiałych pociągnięć, które były zupełnie zbyteczne dla zamordowania Patrycji Lynch. Mało tego, obrócił obraz już po jej śmierci i chyba z premedytacją spowodował natychmiastowy wzrost podejrzeń Gilberna i Kempta. Pamiętaj, że to powtórne przekręcenie obrazu stało się bezpośrednim powodem ich wizyty u mnie. Morderca, któremu udało się wmówić światu, że jego ofiara popełniła samobójstwo, odrzuca bezpieczne schronienie i jak gdyby ostrzega otoczenie, że jest, że uderzy dlaczego? Nie żądaj ode mnie odpowiedzi, mruknął Parker. Myślę, że od siebie chyba też jej w tej chwili nie wymagasz. Niezupełnie. Ale kiedy morderca robi rzeczy absolutnie niepotrzebne i ponawia je po śmierci ofiary muszę przyjąć że to jedno zabójstwo nie wypełniło całego jego planu i dlatego mówiłem że to jest właśnie najgorsze ta pozorna bezsensowność odwracania obrazu i pozostawienia śladów kopyt w grocie jestem przekonany że morderca działa precyzyjnie i logicznie a jego pozornie bezsensowne pociągnięcia okażą się w końcu jak najbardziej celowe ale wszystko zdaje się świadczyć o tym, że będzie chciał uderzyć już w najbliższej przyszłości. Dlatego chociaż wiem, że pogmatwa mi to wszystkie moje plany na najbliższe tygodnie, jadę do no Norford. I jadę z duszą na ramieniu, bo chciałbym zdążyć i udaremnić mu uderzenie. A tymczasem to może wcale nie być takie proste, tym bardziej, że zdaje się on nie obawiać nikogo i niczego. To jest piekielna historia Ben. Każda historia, w której bierze udział diabeł, jest na swój sposób piekielna, powiedział Parker. A po co tu przyjechałeś? Czy potrzebujesz czegoś od nas? Bo przyznam ci się, że już od kilku minut zastanawiam się, czy policja nie powinna wkroczyć w to wszystko. W co mianowicie? zapytał spokojnie Alex. Czy w moje przypuszczenia? Bo Patrycja Lynch popełniła samobójstwo, tak przynajmniej chce orzeczenie władz. I prawdopodobnie nie udałoby się w tej chwili zebrać wielu dowodów, które by to orzeczenie obaliły. A jaki masz powód, aby przypuszczać, że jeden z mieszkańców Norford Manor chce zabić innego mieszkańca Norford Manor? Tylko moją hipotezę. Na jej podstawie nie tylko, że nie możesz wznowić śledztwa w sprawie śmierci Patrycy Lynch, ale nawet przesłuchiwać kogokolwiek. Nie dlatego, aby nie wolno ci było tego zrobić, ale po prostu dlatego, że przesłuchując ludzi trzeba ich o coś pytać. I o co byś pytał? Czego byś szukał? Wszystko na razie jest szare, mgliste i bezsensowne, a co najważniejsze, zupełnie ze sobą niepowiązane. Piekielność tej sprawy polega na tym, że fakty mogą ułożyć się w logiczną całość dopiero wtedy, kiedy nastąpi druga zbrodnia. Ale wówczas możesz być przekonany, że ułożą się one tak, jak chce tego morderca. Przecież sam fakt, że nie kryje się z nimi, a raczej stara się je zakomunikować jak największemu gronu osób, może oznaczać tylko, że A są one nieistotne dla sprawy, a wtedy nie miałyby żadnego sensu, albo B są istotne, ale w sposób, który ma wspomóc morderce w jego planach. Oczywiście jest jeszcze trzecia ewentualność że cały ten koszmar został wywołany przez szaleńca albo kogoś, kto udaje szaleńca i chce wprowadzić absolutny chaos. Nie mów więc, że policja powinna w tej chwili zdecydowanie wkroczyć, bo przecież sam widzisz, jak trudno nawet określić w przybliżeniu to, co się tam odbyło. Ale przecież nie możemy dopuścić, aby morderca działał spokojnie pośród nas, siedzących z założonymi rękami. Joe! Rozumiem doskonale, że nie mogę przyjechać tam policyjnym autem z wyjącą syreną, mając w kieszeni kajdanki i precyzyjny plan ujęcia zbrodniarza, ale przecież musi być przeprowadzona dyskretna obserwacja i nadzór nad miejscem, gdzie działa zbrodniarz. Inaczej nie tylko może popełnić następną zbrodnię, ale może na zawsze pozostać bezkarny. O oczywiście, ale czy moje odwiedziny w Norford to nie będzie według ciebie dyskretna obserwacja? I nadzór nad miejscem, gdzie on działa? Czy myślisz, że przyjąłbym zaproszenie Gilberna, gdybym widział jakiekolwiek inne wyjście z sytuacji? To właśnie zaskakuje mnie w tej sprawie już na początku. Umarły człowiek, otoczony nonsensownymi faktami, należącymi do dawno minionej epoki i brak jakiegokolwiek klucza. Ale korzenie sprawy tkwią tam, na miejscu, i myślę, że nie warto mówić na ten temat więcej, zanim się nie rozejrzę w sytuacji. Chciałbym teraz otrzymać z archiwum Scotland Yardów wszystkie możliwe dane o Sir Arturze Gilbernie, Tomasie Kempcie Irvingu Ecclestone'ie, John i Nicolasie Robinson, a także, o ile to możliwe, chciałbym, abyście zbadali przeszłość lekarza Archibalda Duke'a i pielęgniarki Agnes Stone. Jeżeli w życiorysie którejkolwiek z tych osób jest coś, co będzie ci się wydawało niejasne, albo ważne dla naszej sprawy, natychmiast daj mi znać, dobrze? No i ostatnia na liście, ale nie ostatnia jako problem. Ta sparaliżowana staruszka, Elizabeth Ecclestone. Chciałbym wiedzieć o niej możliwie jak najwięcej. Może ta cała sprawa osadzona jest gdzieś w przeszłości? Może to zemsta? Eklestonowie doszli do fortuny bez większego skandalu i tragicznych spięć, ale nie wszystko dociera przecież do prasy. Poza tym to są czasy dość dawne. Mąż pani Elizabeth działał głównie na Malajach, a wiesz przecież ile krwi ludzkiej pochłonęła bitwa o kauczuk i jakie potworne rzeczy działy się na plantacjach. Ludzie, którzy zarobili miliony w koloniach, nigdy nie mają czystych rąk ani wobec tubylców, ani wobec konkurencji. Tam decydowało prawo dżungli, i jeżeli Ecclestone zwyciężył, musiał popełnić nie jeden uczynek, który nie przylega ściśle do naszych pojęć o postępowaniu dżentelmena. To wszystko może mieć znaczenie, chociaż przemawiałby przeciw temu fakt, że ten człowiek nie żyje od wielu lat, a wdowa po nim wycofała się już dawno z interesów. Myślę, że rozwiązania należy szukać gdzie indziej, tym bardziej, że ten diabeł jest postacią tak bardzo związaną z okolicą Norford. Ale nic nie wiadomo i chciałbym mieć pełen obraz możliwie szybko. Masz zupełną słuszność. Parker podniósł słuchawkę i połączył się z archiwum. Podał niewidocznemu rozmówcy nazwiska, które miał na kartce, i poprosił o jak największy pośpiech. Potem odłożył słuchawkę. Jeżeli którakolwiek z tych osób otarła się chociażby w najlżejszym stopniu o kodeks karny albo znalazła kiedykolwiek w kręgu podejrzeń dotyczącej jakiejkolwiek sprawy związanej z przestępczością, będziemy wiedzieli o tym za dziesięć minut. Usiedli i zapalili. Przez chwilę Parker milczał. Był pochmurny i Joe pomyślał z przyjemnością, że jego przyjaciel jest chyba dobrym policjantem, jeżeli trudna sprawa potrafi mu tak dokładnie przysłonić radość poważnego awansu. Ciągle jeszcze nie jestem pewien, czy to dobrze, — Że nie mam koncepcji zajęcia się tą sprawą w jakiś sposób, jeżeli wyłączymy twój udział — powiedział wreszcie Parker. Ruchem ręki powstrzymał odpowiedź Aleksa. — Wiem, wiem, że to najprostsze wyjście, ale nie mogę siedzieć spokojnie i myśleć o tym, że może w tej chwili diabeł zaciera ręce i spokojnie zbliża się do swojej ofiary. Twój wyjazd tam to za mało, tym bardziej, że nie chcesz zdradzać swojego nazwiska i zbrodniarz nie będzie nawet uprzedzony o twojej obecności — Fakt twojego przyjazdu nie powstrzyma go. A to mi się mimo wszystko wydaje najważniejsze powstrzymać następną zbrodnię, o ile oczywiście cała twoja hipoteza jest słuszna, a nie widzę w niej słabego miejsca. W dodatku nie będziesz nawet mieszkał w tamtym domu. Na to niestety nie mogę nic poradzić, Joe rozłożył ręce. Zrobię wszystko, co będę mógł, żeby udaremnić uderzenie. Natomiast nie bardzo wiem, co może zrobić policja wobec zbrodni jeszcze niepopełnionej. nie wiedząc w dodatku, kto i kogo chce zabić. Gdybyś nawet od dziś wieczór postawił przy każdym z mieszkańców Norford Manor anioła stróża w mundurze, diabeł zaczeka. To już znamy przecież z czasów przedszkola niedzielnego, on zawsze czeka, aż się anioł stróż zagapi. Poza tym... Mam dość niecodzienne wrażenie, że on chce sprowadzić śledztwo do Norford Manor. I bardzo zależy mu na tym, aby policja zajęła się śmiercią patrycy Lynch. I to także jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, powiedział parker. A ja mam swoją małą hipotezę na ten temat, szepnął Alex. Ale jest ona na razie tak samo mglista jak cała reszta mojego dowodzenia. Wiem tylko jedno, że przyjazd policji do Norford Manor nikogo by nie ustrzegł przed diabłem. A w pewien sposób pomógłby mu w jego planach. A wiem to od samego diabła, który w niedzielę przekręcił znowu obraz i znowu pozostawił odciski swoich stóp w grocie. Parker potrząsnął głową. W takim razie mamy do czynienia z zupełnie wyjątkową osobistością w świecie zbrodni. A któż powiedział, że diabeł należy do tuzinkowych charakterów? Aleks uśmiechnął się ponuro. W tej samej chwili na biurku zadzwonił telefon. Parker podniósł słuchawkę i przez dłuższą chwilę trzymał ją przy uchu, nie odzywając się. Wreszcie powiedział. Dziękuję, Piotrze. I odłożył ją na widełki. Zwrócił się do Aleksa. Żadna z podanych przez ciebie osób nie figuruje w naszym archiwum. Wiesz oczywiście, co to znaczy. Wiem. To znaczy, że mamy do czynienia z samymi, absolutnie nieposzlakowanymi obywatelami. Ale tego też mogłem się spodziewać. Wstał. Pozostała nam jeszcze służba, ale o nich opowie mi chyba najwięcej szef miejscowego posterunku policji, prawda? Na pewno. Parker także wstał. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, westchnął. Martwi mnie jeszcze coś. Kiedy znajdziesz się tam, będziesz chciał na pewno zrozumieć, kto popełnił pierwszą zbrodnię, bo wtedy będziemy mogli automatycznie udaremnić drugą. Odsyłając naszego diabła do piekła, a raczej skazując go na dożywotni pobyt w czyśćcu. Ale trzeba przyjąć, że dla diabła takie wyjście nie jest najzabawniejsze i może dojść do wniosku, że powinieneś znaleźć się w piekle, zanim on tam trafi po najdłuższym życiu. Jadę pod przybranym nazwiskiem. Tak, ale prawdziwe twoje nazwisko znane jest już dwóm spośród niewielu wchodzących w grę osób. A przecież ktoś w Norford Manor jest prawdopodobnie, według naszego założenia, diabłem. Poza tym jeden z dzisiejszych twoich gości może być przecież diabłem. A jeśli nim nie jest, może zwierzyć się komuś w zaufaniu. Poza tym diabeł może znać cię z twoich fotografii w gazetach albo ze zdjęcia umieszczonego na tylniej okładce jednej z twoich książek. Twój wydawca ma niestety ten piękny zwyczaj reklamowania swoich autorów. Jesteś bardzo popularny, trzeba o tym pamiętać. Jestem spokojny o siebie. Nawet jeżeli nastąpi któraś z tych ewentualności, nie sądzę, aby diabeł chciał uderzyć we mnie. Skąd możesz o tym wiedzieć? Na zasadzie tego samego dowodu, który służył mi przedtem. Jeżeli chce on sprowadzić policję na miejsce zbrodni, to przecież nie po to, żeby zabijać policjantów, ale po to, żeby ich rękami zabić niewinnego człowieka. Nie znoszę, kiedy mówisz taką pewnością o sprawach, o których nie mamy na razie obaj nawet mglistego pojęcia. Parker nadal był zasępiony. Przyjmuję twoją hipotezę, bo jest efektowna i być może prawdziwa. Ale przecież w rzeczywistości wszystko może wyglądać inaczej. To w końcu może być przecież samobójstwo, prawda? Jeżeli panowie Kempt i Gilbern okłamali mnie, co wydaje mi się zupełnie niemożliwe, albo Zatajili przede mną coś, co jest bardziej możliwe, chociaż niezupełnie prawdopodobne, to w moim skromnym przekonaniu Patrycja Lynch została zamordowana. Więc po co zbrodniarz odgrzebuje tę sprawę? Parker otarł pot z czoła. Żeby zwrócić uwagę policji, skierować ją na fałszywy trop i obciążyć kogoś niewinnego. Gdybym był diabłem, zawsze postępowałbym w ten sposób. Perwersyjne działanie. Główna zabawa piekła. Nazwano go księciem pozorów. Kogo? zapytał Parker siadając ciężko na krześle. O kim ty mówisz? O diable. Ciągle tylko o diable. Ale powiedz mi jeszcze w rejonie jakiego posterunku policji leży Norford? Parker westchnął, znowu otarł czoło i zmęczonym ruchem wyciągnął z szuflady wielką, złożoną w kilkoro mapę kraju. Była ona podzielona na małe, różnobarwne pola. Przez chwilę przesuwał po niej palcem. Blue Meadows. Malutkie miasteczko, sierżant i czterech konstabli. Jak on się nazywa? Zdjął z półki grubą książkę, podobną do książki telefonicznej. Blue Meadows. O, jest. Sierżant Hugh Clarence. Znam go nawet. To był nasz człowiek z jardu. Przestrzelono mu płuco i został przeniesiony na wieś w lepszy klimat. Inteligentny chłopak. To dobrze. Joe wstał. Zatrzymam się u niego przez kilka minut, jadąc teraz do Wally House. Może powie mi coś o okolicy? Hugh Clarence. Sięgnął do kieszeni. Czy ta legitymacja wystarczy? Zaczyna mi się przydawać, zanim jeszcze dokładnie ją obejrzałem. — Oczywiście, ale czy jest policjant w Anglii, który by o tobie nie słyszał? — Zapomniałem, że muszę mu podać prawdziwe nazwisko. Nigdy jeszcze nie występowałem pod cudzym. — Przyzwyczaj się — mruknął zasępiony Parker. — Do wszystkiego można się przyzwyczaić, nawet do diabła. Wtedy staje się mniej efektowny, a za to groźniejszy, bo bardziej ludzki. — mrugnął do Aleksa, który wyciągnął do niego rękę. — Dziękuję za dobrą radę. Zatrzymał się w progu. Kolega Platon twierdził, że kurczowe trzymanie się zmysłów i niemożność oderwania się od nich jest największą przeszkodą w poszukiwaniu prawdy. Twój kolega Platon zapomniał, że w Atenach też była tajna policja, nie wspominając o eryniach. Dobre dawne czasy, kiedy zbrodniarza ścigały wyrzuty sumienia, znowu spoważniał. Jeżeli będziesz mnie potrzebował, w ciągu godziny się tam pojawię, dzwoń tu. Zawsze wiedzą, gdzie mnie znaleźć. Czy zabierasz broń? Ale rzeczywiście, będę strzelał bez ostrzeżenia do wszystkich napotkanych osób z rogami. Wyszli. Parker w milczeniu odprowadził go aż do głównego wyjścia z gmachu i stojąc w progu, patrzył za znikającym samochodem. Chociaż rozstali się żartując, Joe dostrzegł w lusterku wozu, że nowy zastępca szefa kryminalnego wydziału śledczego spogląda za nim zatroskanym spojrzeniem Rozdział 5 Dzień dobry diable Szosa biegła lekkimi zakosami pod górę a potem opadała w dół i wyciągnęła się ciemnym asfaltowym ramieniem ku widocznemu z dala ślicznemu miasteczku z pogodnej bajki które tkwiło w zielonej dolinie odbijając się od niej ostro zarysowanymi w czystym powietrzu liniami białych i czerwonych domków. Blue Meadows, jedna mila. Odczytał Alex na przelatującym z lewej strony drogowskazie. Zwolnił i wjechał do miasteczka. Szosa wyprowadziła go na mały czysty rynek, którego domy zostały zbudowane zapewnie niewiele lat po odkryciu Ameryki. Tu powieszono tych czternaście kobiet, pomyślał nagle. Tu, na tym rynku, w mieście Blue Meadows. Sir John Ecclestone na pewno także tu był i przyglądał się spokojnie ofiarom swego krzywoprzysięstwa. A jedna z nich powiedziała, że jest kochanką lucyfera, który pomści ją nawet w dziesiątym pokoleniu. Wjechaliśmy na terytorium nieprzyjaciela. Poszukał oczyma i znalazł na jednej z nowszych kamieniczek napis: Posterunek policji. Podjechał zwolna i zatrzymał wóz. Potem wysiadł. Drzwi były otwarte. Wewnątrz za drewnianą przegródką stało biurko, a przy nim na krzesełku, w którym Joe z cichą satysfakcją rozpoznał wierną kopię krzesełka w gabinecie Parkera, siedział młody człowiek z odznakami sierżanta na kurtce. Na widok wchodzącego wstał i podszedł do przegrody, opierając o nią dłonie. Dzień dobry, powiedział Joe. Czy sierżant Clarence? Tak to ja. Czym mogę służyć? Jestem ekspertem z Scotland Yardu i nazywam się Alex, powiedział szybko i niezbyt głośno Joe. Chcę z panem porozmawiać, ale nie chcę, żeby nasza rozmowa odbywała się tutaj. Proszę wyjść teraz ze mną przed posterunek. Wejdę do auta, a pan głośno wskaże mi, którędy mam jechać do Wally House. A, rozumiem, proszę pana. Odjadę kawałek w tamtym kierunku i będę czekał na pana w pierwszym punkcie, który znajduje się poza zasięgiem wzroku mieszkańców miasteczka. Tak jest, proszę pana, powiedział spokojnie młody człowiek, jak gdyby tego rodzaju polecenia spotykały go co pół godziny. Muszę tylko zaczekać, aż nadejdzie mój zastępca. O, już nawet idzie, wskazał zbliżającego się policjanta. Niech pan skręci teraz w tę uliczkę w prawo. Wyprowadzi ona pana na boczną drogę po obu stronach, której po przejechaniu mniej więcej czterystu jardów napotka pan zagajnik. Proszę tam zaczekać, a ja zaraz wsiądę na rower i będę tam za kilka minut. Wyszli przed dom i sierżant zaczął głośno wyjaśniać gościowi kierunek. Joe podziękował mu równie głośno i ruszył. Zaraz po minięciu ostatnich domów miasteczka dostrzegł z dala gęsty zagajnik. Szosa zanurzała się pomiędzy młode drzewa. Joe przyhamował za zakrętem. Otworzył drzwiczki, wysiadł i uniósł maskę auta, Potem pochylił się i zaczął czyścić szmatką świecę. Minuty mijały powoli. Joe, pochylony nad silnikiem, z radością wciągał w płuca czyste, przesycone zapachem liści powietrze. Wreszcie usłyszał za sobą głos. Czy można panu pomóc? Sierżant, ubrany był w pełny służbowy uniform, podjechał i zsiadł z roweru. Pochylili się obaj nad maską samochodu. Chciałbym, żeby mi pan udzielił wszystkich możliwych informacji o samobójstwie pani Patrycji Lynch, która odebrała sobie życie miesiąc temu w Norford Manor. Był pan już wtedy, prawda? — Tak. Sierżant zdjął hełm i niezdecydowanie nałożył go na powrót. — Dla mnie to strasznie przykre, proszę pana, to ja jestem odpowiedzialny za to orzeczenie, bo prowadziłem śledztwo w tej sprawie. Czy pan przypuszcza, że ona została zamordowana? Joe spojrzał na niego uważnie. Przepraszam, dodał szybko sierżant. Pewnie nie powinienem pytać, ale jeżeli pozwoliłem, żeby. Przypuszczam, że ona została zamordowana, powiedział Aleks. Ale jest to informacja, którą nie podzieli się pan absolutnie z nikim, sierżancie. Nie jestem tego oczywiście pewien, ale nie chciałbym o tym z panem w tej chwili mówić. Może później. Samobójstwo było tak oczywiste powiedział Clarence. Mimo to wezwałem eksperta, daktyloskopa i fotografa z naszej centrali w hrabstwie. Powiedzieli tylko, co się samo nasuwało. Ta pani straciła męża i była w depresji psychicznej. O ile wiem, miała wyjść za mąż i pojechać w podróż dookoła świata. Aleks wyprostował się i wytarł ręce ścierką. Ale wiem przecież mniej niż pan. Czy mógłby pan dostarczyć mi na jutro wszystkie dane o służbie w Norford Manor i Wally House? — Oczywiście, proszę pana. — I swoje notatki dotyczące tego samobójstwa. Także i zdjęcia, jeśli to możliwe. Yy, — Tak, proszę pana. — Nie chciałbym, żeby ktoś nas zobaczył razem. — Zna pan jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy się spotkać, nie widziani przez nikogo? — No, takich miejsc jest wiele wokół Wally House. Cały ten obszar jest gęsto porośnięty drzewami. — Może umówimy się na skraju lasu, mniej więcej w odległości pół mili od domu ser Aleksandra Gilberna? Zobaczy pan ten las, kiedy wyjedzie pan z tego zagajnika. Proszę tam być, a ja przyjadę na rowerze. Często tu patrolujemy, więc nikogo nie zdziwi mój widok. Będę o czwartej po południu, bo nie wiem, czy uda mi się wcześniej uzyskać zdjęcia. Są w centrali, w hrabstwie. Posłałem już po ale. Co? Joe podniósł brwi. Posłał pan? Tak, wydział kryminalny z Londynu dzwonił do hrabstwa przed pana przyjazdem. I polecono mi przygotować konfidencjonalnie dane z tego wypadku. Właśnie siedziałem przy biurku i starałem się wynotować na kartce to wszystko, co pamiętam, kiedy pan przyjechał. Oczywiście zachowałem swoje notatki służbowe, i jeśli przydadzą się panu do czegoś, na pewno. A więc jutro o czwartej. I proszę, by pan to wszystko zręcznie zapakował, sierżancie, bo będę musiał powrócić z pakunkiem do mojego gospodarza. Rozumiem, proszę pana. Do widzenia, panu. Samochód ruszył. Policjant na rowerze spokojnie zaczął pedałować w kierunku miasteczka. Po chwili drzewa skończyły się i nadbiegły zielone pastwiska, pocentkowane sylwetkami owiec. Za nimi Joe dostrzegł ciemną linię lasu, unoszącą się łagodnie po zboczu niewidzialnego łańcucha wzgórz, zarośniętego gęsto drzewami. Wysoko nad widnokręgiem uciekała w górę ostra, biała skała. Tuż obok niej oddzielona błękitną pustką nieba, tkwiła nad lasem druga skała niższa, zaledwie widoczna nad najwyższymi koronami drzew. Choć samochód dzieliło od niej jeszcze kilka mil, słońce odbiło stamtąd nagłą błyskawicę światła. Ktoś w tej chwili zamknął okno, pomyślał Joe. Tam jest Norford Manor, dom nad przepaścią. A ta wysoka skała naprzeciw to właśnie diabla skała. Więc jesteśmy w domu. Dzień dobry. Diable. Szosa znowu zanurzyła się w lesie, ale wbrew temu czego Josie spodziewał, nie zaczęła się wspinać, lecz zakręciła ku niewidzialnej dolinie. Po chwili zobaczył długi mur, zwolnił. Wreszcie w murze ukazała się kamienna brama której strzegły dwa lwy spoglądające uniesionymi, pokrytymi mchem, granitowymi łbami w dal ponad korony drzew. Nad bramą stary, wykuty we wklęsłym reliefie napis głosił: Wally House. Więc był na miejscu. Brama była otwarta. Najwyraźniej w tej cichej, spokojnej okolicy nikt się nikogo nie obawiał. Po widocznych na żwirowanej alei świeżych śladach kół. Aleks wolniuteńko poprowadził samochód. Chwilami gałęzie krzewów niemal się zbiegały i cieły z cichym szelestem po karoserii. Park wokół domu ser Aleksandra nie był nadzwyczajnie utrzymany, jeżeli w ogóle ktoś się nim zajmował. W pewnej chwili aleja zakręciła miękko i Joe znalazł się niespodziewanie na szerokiej, słonecznej łące, na końcu której stał śliczny, stary dom, pochodzący najprawdopodobniej z okresu restauracji – i noszący w swej nieskażonej sylwetce ślad wizji Inigo Jonesa albo któregoś z jego najzdolniejszych uczniów. Aleja przecinała łąkę, biegła prosto ku domowi, przed którym kończyła się szeroką pętlą podjazdu. Joe zatrąbił. Najprawdopodobniej musiano go oczekiwać, bo drzwi domu otworzyły się i wyszedł z nich natychmiast stary człowiek. Dopiero w chwilę po nim ukazał się Sir Aleksander – ze swoją nieodstępną laską. Joe zatrzymał wóz przed drzwiami domu i wyskoczył. Witam pana w Wally House, Mister Cotton, powiedział Gilbert, uśmiechając się porozumiewawczo na znak, że nie zapomniał nazwiska swego gościa. Mam nadzieję, że miał pan przyjemną podróż. Och, prześliczną, powiedział Alex. Cóż to za cudowna okolica! Już w drodze zacząłem żałować, że jeszcze nigdy tu nie byłem. Wiem, wiem, ja sam przyjechałem zaledwie przed godziną, a już zdążyłem trochę odetchnąć. Gilbern zrobił zapraszający ruch ręką. Proszę nie troszczyć się o wóz i bagaż. Austin zajmie się wszystkim. Pokój pana jest już przygotowany. I przepuściwszy gościa przed sobą, wszedł za nim do sieni. Joe zatrzymał się, słysząc za sobą ostry stuk laski, zakończonej żelaznym ostrzem. Kamienne płyty sieni były ogromne, wyciosane z szarego piaskowca, który pod wpływem nieustannego mycia zbielał i stał się jasno-popielaty. Sień była ciemna, szeroka i biegła na przestrzał domu. Po jej przeciwnej stronie, za misterną kratą, która pokrywała oszklone drzwi, widać było splątaną masę zieleni. Promień stojącego już nisko słońca. Wpadał tamtędy, rozświetlając wspaniały kamienny kominek o prostych proporcjach wczesnego angielskiego baroku. W lewo zakręcały w mrok uciekające ku górze wąskie schody. Stuk laski ustał i Joe usłyszał tuż przy sobie oddech Gilberna. — Boże, jak tu cicho — powiedział z nagłą, dziecinną prawie szczerością. To było pierwsze, najostrzejsze wrażenie. Po tysiącach szmerów Londynu cisza ta była już sama w sobie przedsionkiem tajemnicy. Rozejrzał się mrużąc oczy na pół oślepione blaskiem stojącego za szybą słońca. Był zadowolony, że jest na wsi, a równocześnie myślał: nic dziwnego, że te pogodne wiejskie rezydencje widziały i widują tyle zbrodni. Trudno odpędzić nienawiść, kiedy chodzi się z nią sam na sam po pustych, rozległych pokojach i ustronnych alejach pośród zupełnej ciszy. Nic nie odciąga myśli i nie daje zapomnieć. W mieście człowiek nigdy nie jest taki samotny. Zresztą inny rytm życia musi powodować inny rytm rozumowania. Długie, bezsenne godziny nocy, przecięte tylko biciem zegara i głosami niewidzialnych drapieżnych ptaków, oczywiście jeżeli się kogoś nienawidzi. Zaraz obejrzymy przygotowany pokój. Gilbert minął go i zbliżył się ku schodom. Mam nadzieję, że się panu spodoba. Jeżeli nie, to oczywiście znajdziemy inne. Uśmiechnął się smutnym, cichym uśmiechem, i Joe spojrzał z odruchową sympatią na tego silnego, energicznego człowieka, który zrobił tak świetną karierę, a w gruncie rzeczy był tylko jednym z nieszczęśliwych tego świata pozbawionym na zawsze tego, co kochał. Gospodarz zaczął wolno wspinać się po stromych schodach. Joe szedł za nim, zastanawiając się przez chwilę, gdzie podział się stary Austin z walizkami. Schody zakręciły ostro w połowie piętra, a potem uniosły się ku długiemu ciemnemu korytarzowi. Korytarz zakończony był z obu końców małymi, podzielonymi na wiele prostokątów oknami. Trwał tu półmrok, a cisza byłaby chyba jeszcze większa niż na dole, gdyby jednego z okien nie uchylono. Wchodził nim łagodny mały wiatr i szelest gałęzi bliskiego kasztana. Gilbern zatrzymał się przed otwartymi drzwiami na wprost schodów. Wewnątrz Aleks dostrzegł starego Austina, który właśnie stawiał walizki. Spojrzał uważnie w głąb korytarza i dopiero teraz dostrzegł wąską przerwę na krańcu rytmicznej linii drzwi i odcinków ściany pomiędzy nimi. Musiały tam być jeszcze węższe schody, którymi kiedyś przechodziła służba. Widoczniej teraz, chociaż wielki stary dom był niemal wyludniony, ten rytuał obowiązywał bez zmiany. — Nie jest to wspaniały apartament — powiedział Gilbert, stając w progu — ale mam nadzieję, że będzie tu panu wygodnie. Nad łóżkiem i przy stole są dzwonki. Jeżeli będzie pan czegoś potrzebował, proszę nacisnąć, a zaraz przyjdzie Austin albo jego żona Katarzyna. Ładzienka jest o, o tam, wskazał małe, drzwiczki w jednej ze ścian pokoju. Ich kamienny, zwieńczony półkolistym ornamentem portal był niemal doskonały. Joe rozejrzał się i westchnął. Chciałbym mieć choć jeden taki pokój, powiedział szczerze. Nie wychodziłbym z niego. Te meble stoją tu chyba od dnia powstania domu, wskazał wysokie łoże o ciemnobłękitnych błękitnych firankach uniesionych w tej chwili. Przy łożu stały dwa zydle mniej więcej z połowy XVII wieku. Ich pozorna lekkość, przy wyraźnym masywie nóg i oparcia z ciężkiego dębu wskazywały nawet na pierwszy rzut oka pracę wielkiego mistrza. Pod oknem stał stół. Ciężki, prosty i oparty na krzyżakach. Najprawdopodobniej był starszy niż dom. Musiano przy nim jadać, a może pisać nim William Shakespeare ukończył swój pierwszy sonet. Biały, marmurowy kominek, zastawiony czarną kratą, ukazywał wewnątrz ciemną, osmaloną tarczę herbową. Joe spojrzał w górę. Strop podzielony był na pięć kasetonów, tak charakterystycznych dla pierwszej połowy XVII wieku. Środkowo-okrągły przedstawiał Dedala i Ikara unoszących się nad brzegiem morskim. A więc nawet już wtedy nie była to wiejska rezydencja szlachecka, ale pałac należący do ludzi, którzy chcieli dawać widomy obraz swej siły i bogactwa. To ciekawe. Aleks spojrzał na sufit, a potem na ser Aleksandra. Nie widać tam nawet śladu tragedii, która zaraz nastąpi. To rzadkie w siedemnastowiecznym malarstwie. Podszedł do okna i wyjrzał. Boże, jak tu pięknie! Chciał dodać, że tylko konieczność rozmyślania o zbrodni zakłóca mu myśl o pobycie tutaj, ale zdążył ugryźć się w język. Stary Austin postawił jego walizki i maszynę do pisania obok łóżka, a potem stanął przy nich w wyczekującej postawie. Czy potrzeba panu jeszcze czegoś w tej chwili? Zapytał Gilburn. Austin może rozpakować i poukładać rzeczy. O nie. Joe oderwał spojrzenie od koron drzew bliskiego lasu i spojrzał na gospodarza. Zawsze sam dbam o siebie, nauczyłem się tego na wojnie. Uśmiechnął się do starego, który oddał mu uśmiech, ale jak Joe ocenił, nie był to objaw sympatii, lecz po prostu odruch dobrego służącego. — W takim razie zostawiamy pana. Gilbert dał oczyma znak Austinowi, który skłonił się lekko i zanim Joe zdążył mu podziękować, zniknął za drzwiami. — Kiedy się pan wykąpie, proszę zejść. Będę czekał na dole, w holu. Chyba zjemy coś później. Na pewno będzie pan miał jakieś pytania, prawda? — Tak — Joe rozłożył ręce. — Nie jestem tylko pewien, jakie. Gospodarz wycofał się z uśmiechem. Przez chwilę Alex słyszał za drzwiami cichnący stukot jego laski. Potem wszystko ucichło i został sam. Pierwszą jego czynnością było wyjęcie maszyny z pokrowca i postawienie jej na stole. Później podszedł do drzwi łazienki i otworzył je. Spojrzał i gwizdnął cicho. O ile pokój umeblowany był najznakomitszymi meblami epoki, które mogłyby zdobić każde muzeum, o tyle łazienka była prawdziwym cudem. Cała, od podłogi po sufit, wyłożona była drobnymi białymi kafelkami holenderskimi, na których delikatnymi, błękitnymi linijkami nakreślono sceny mitologiczne najprawdopodobniej z Owidiusza. Każdy z kafli przedstawiał inną scenę i były to najładniejsze delfy, jakie Joe kiedykolwiek widział. Z uczuciem lekkiego zażenowania, zagubiony niemal pośród tego przepychu wzorów, odkręcił kran z gorącą wodą i stał, przyglądając się kafelkom, póki wanna nie wypełniła się. Wchodząc do wody, pomyślał przelotnie, że jeśli ser Aleksandry Gilbert. Zamordował kogokolwiek albo ma zamiar to zrobić, nie mogła kierować nim żądza zysku. Samo umeblowanie jednego tylko pokoju wystarczyłoby mu do końca życia na przyzwoite utrzymanie. Ale fakt, że tak piękne przedmioty znajdowały się na tym odludziu, niemal niestrzeżone, pod opieką dwojga niemłodych przecież ludzi, już sam w sobie był dosyć zdumiewający. Kiedy przebrany i odświeżony podszedł do okna, zawiązując krawat, dostrzegł daleko nad lasem lśniący w zachodzącym słońcu dom, zawieszony jak gdyby w powietrzu. Widać było stąd podchodzący łagodnym skosem park, a właściwie wierzchołki jego drzew. Na prawo, tuż przy ścianie domu, ziemia urywała się pionowo w dół. Resztę widoku zakrywały drzewa. Jeszcze dalej, na prawo, po drugiej stronie wąwozu, wyrastała naprzeciw Norford Manor wysoka ostraskała. Drzewa podchodziły ku jej wierzchołkowi, ale w pewnej chwili jak gdyby rezygnowały z utrzymania się na prostopadłej powierzchni i pozostawiały strzelisty szczyt bez najmniejszego śladu roślinności. To chyba tam, przed wiekami, stawał nocą diabeł i patrzył skośnymi, przymrużonymi oczami na świat w dole, uśpiony w świetle księżyca. A do lasu pod szczytem zlatywały się one, szumiąc miotłami na obłędne tańce i diabelskie pieszczoty. Gdzieś niżej musiała być grota. Zawiązał krawat, spojrzał odruchowo w małe srebrne lusterko na ścianie i ruszył ku drzwiom, zastanawiając się nad pochodzeniem sabatów. Najprawdopodobniej daleka grecka tradycja, bachantki i faunowie, podobieństwo do kozłów, bożek, pan, misteria dionizyjskie. Jakieś stowarzyszenia przenosiły to z wieku na wiek a może po prostu wpływ literatury antycznej podziałał na wyobraźnie ludzi odrodzenia w historii wszyscy mieli swojego diabła poza epikurejczykami ale w średniowieczu nazwano go tylko czarnym albo złym aniołem ten diabeł średniowiecza był nawet czasami poczciwy głupi dawał się oszukiwać to nie był jeszcze ten sam diabeł za kontakty z którym kobiety płonęły później na stosach i zawisały na sznurach których kawałki kat sprzedawał jako amulety przeciwko złu, a właściwie przeciw złemu. Zamknął drzwi pokoju i zaczął schodzić po schodach, przesuwając w myśli całe szeregi znanych sobie literackich diabłów. Wesoły diabeł z Edmonton, Mefistofeles, diabeł kulawy. Znalazł się na zakręcie schodów i spojrzał w dół. Sir Alexander Gilburn nadchodził właśnie spokojny, uśmiechnięty, smutnie, kulejąc postukując laską. Rozdział szósty. Joe Alex zaczyna rozumieć. Czuję się jak nowo narodzony, powiedział Joe wesoło. Gospodarz zaprowadził go do położonej naprzeciw schodów wielkiej sali jadalnej, gdzie usiedli zagubieni w głowach olbrzymiego stołu, przy którym z łatwością mogłyby spożywać posiłek trzy tuziny osób. Nie znam pańskich upodobań kulinarnych, ale kazałem przyrządzić parę grzanek, fasolkę i sok owocowy. Mocniejsze napoje stoją na stole zawsze od pewnego czasu, bo przyznam się panu, Gilbern uśmiechnął się z pozorną pogodą, że ostatnio piję trochę więcej niż powinienem. Umilkł. Aleks także nie odzywał się, czekając aż stary Austin odejdzie. Kiedy tylko drzwi zamknęły się za służącym, Gilbern powiedział. — Starałem się zebrać wszystko, co może pana zainteresować. Mam odłożone w bibliotece wszystkie książki i dokumenty dotyczące działalności diabła w tych stronach, a także to, co zebrałem po śmierci Patrycji. Mam tu tę książkę z odciskiem kopyta i fotografię śladów w grocie sprzed miesiąca i z zeszłej niedzieli. — A jaki był tytuł książki, którą... na której diabeł odcisnął swoją stopę? — zapytał Joe swobodnie, smarując chleb. — Co? Gilbern wydawał się przez ułamek sekundy zaskoczony. Potem odpowiedział spokojnie: Pigmalion Bernarda Shawa. Alex w milczeniu skinął głową. Potem wskazał oczyma stojącą po środku stołu krótką, pękatą butelkę, w której znajdował się absolutnie klarowny zielony płyn. Nigdy w życiu nie widziałem trunku tego koloru. A... Gilbern znowu wydawał się zaskoczony. Prawdopodobnie rozbieganiem myśli swego gościa. — Katarzyna, żona mojego starego Austina, pochodzi tak jak i on ze wsi Norford. Wieś poza tym, że wydała tych czternaście powieszonych kiedyś nieszczęśniczek, sławna jest z tego, że prawie każda kobieta zna się doskonale na ziołach i umie przyrządzać z nich wszystko, co w formie recept pamięciowych przekazała jej w spadku babka lub matka. Między innymi robią one zdumiewające nalewki z i ziół. O smakach i zapachach... Zupełnie nieznanych gdzie indziej. To, na przykład, jest destylat z jałowca i pewnego gatunku szyszek, zebranych w pewnej ściśle określonej porze roku. Nie umiem panu podać recepty, bo Katarzyna, chociaż jest najwierniejszą i najbardziej mi oddaną z ludzi, nie mówi nigdy o swoich sekretach z nikim prócz własnej córki. Nie nalegałem zresztą. Sięgnął po butelkę i nalał do kieliszków. Za powodzenie pańskich badań i ich najszczęśliwszy rezultat. Mówiąc to nie uśmiechnął się. Aleks przytknął kieliszek do warg i wypił po sekundzie wahania. W pierwszej chwili nie odczuł ani smaku, ani mocy napoju, ale później podniebienie zapiekło go lekko i poczuł zapach lasu, podobny trochę do tego, jaki posiadają owe kulki żywiczne, które wrzuca się do kąpieli. Ale ostrzejszy i mniej przypominający perfumy, bardziej męski, jak go określił w duchu. Znakomite, odstawił kieliszek. Nie przypomina w niczym jałowcówki. Należy sądzić, że przy takiej perfekcji tradycja przekazała im również kilka niezłych sposobów trucia osób, których nienawidzą. Zapewne, chociaż nigdy nie słyszałem o wypadku otrucia w tej okolicy. Może trucizny są tak doskonałe, że lekarze wypisują zwykłe świadectwa zgonu, uśmiechnął się Aleks. Ale proszę nie sądzić, że jestem człowiekiem ze skazą zawodową. Zostawmy te poczciwe wieśniaczki ich odwarom i moździerzom. Nasz diabełek albo działa sam, albo ma o wiele bardziej oświeconych wspólników, o ile w ogóle działa i o ile ma wspólników. I ja tak myślę. Właśnie. Joe uniósł u brwi i to mnie najbardziej zadziwia. Co? Zapytał Gilbert ze zdziwieniem. To, że przyjął pan tezę o zabójstwie, a nie powiedział mi pan ani jednego słowa na temat, kogo podejrzewa pan o popełnienie zbrodni, a co najmniej kto miał powód do jej popełnienia. Ależ nie mam najmniejszego pojęcia, kto to mógł zrobić i nie widzę naprawdę nikogo, kto by mógł mieć do tego jakikolwiek powód. A jednak myśli pan, że ją zabito. Pamiętajmy, że mordując człowieka, zbrodniarz musi mieć to, co nazywa się potężnym motywem. Tak potężnym, że zmusza on go do pokonania lęku przed odpowiedzialnością. Wielu ludzi mordowałoby prawdopodobnie z zupełnie błahych pobudek, gdyby nie bali się, że zabiwszy kogoś, narażą się na karę z rąk społeczeństwa. Każdy, nawet potencjalny morderca, bez żadnych skrupułów. I moralności musi o tym pomyśleć. Mówię o zbrodni z premedytacją, a przecież tego rodzaju zabójstwo przy użyciu diabelskich rekwizytów musiałoby być obmyślone dokładnie i to przez umysł sprawny, kierujący się logiką. Choć na razie można dostrzec tylko upiorne, teatralne rekwizyty towarzyszące zbrodni. Dlatego pytam, czy widzi pan jakąkolwiek przyczynę, dla której ktoś mógłby chcieć zabić? Panią Patrycję Lynch. Gilbert zastanawiał się przez chwilę. Nie, żadnej. Powiedział cicho. Myślałem już o tym sto razy. Sam tu w moim gabinecie. Siedziałem z ołówkiem w ręce i zapisywałem najrozmaitsze kombinacje osób i powodów, które mogły nimi kierować. Nie, nie wiem. Nie była zamożna, nie miała spadkobierców, nie miała osobistych wrogów i o ile wiem, nie popełniła w życiu nic takiego, co kazałoby komuś pragnąć jej śmierci. O ile pan wie, to znaczy, że nie ma pan stu procent pewności. A co pan wie o latach, które spędziła w Afryce? Bardzo niewiele. Z tego co mówiła, wynikało, że prowadziła skromną, bezbarwną egzystencję, a lata mijały jej zupełnie bez wstrząsów do chwili, kiedy on, jej mąż, umarł. Zresztą gdyby pan znał patrycję, Wiedziałby pan, że ona po prostu nie mogła mieć śmiertelnego wroga. Ona była absolutnie dobra. Joe pomyślał, że ta absolutna dobroć nie przeszkodziła jej kiedyś w porzuceniu zakochanego Aleksandra Gilberna i unieszczęśliwieniu go na całe życie, ale oczywiście nie wypowiedział tego głośno. Może była trochę uparta, jak oni wszyscy, Eklestonowie, ciągnął dalej gospodarz, ale to wszystko... Zresztą mogę panu zaręczyć za jedno. Nie obawiała się niczego. Zbyt długo pracuję w sądownictwie i zbyt wielu rozmaitych ludzi widziałem, żebym nie wyczuł lęku w zachowaniu człowieka. Jest to uczucie, które najtrudniej ukryć. A poza tym muszę się panu przyznać, że rozważałem sprawę i z tego punktu widzenia. Nawet gdyby w czasie jej pobytu w Afryce nastąpiło coś, co spowodowałoby czyjąś nienawiść do niej, to przecież umarła w położonym nad urwiskiem skalnym, zamkniętym na noc domu, do którego nikt obcy nie miał dostępu. Ten argument wydaje mi się decydujący. Tak, zastanowił się Joe. A czy w okolicy nie pojawił się wówczas ktoś obcy, jacyś turyści? Ludzie robiący pomiary ziemi, zbierający motyle, włóczęzy? Rzemieślnicy wędrowni, słowem ktoś obcy, bez względu na powód jego obecności? Nie, nikt. Sprawdzałem to najskrupulatniej razem z policją. Nikogo obcego nie spostrzeżono w okolicy. A jak pan już chyba zauważył, nie jest to miejsce, gdzie obcy mógłby przebywać dłuższy czas, potrzebny do przygotowania morderstwa, pozostając zupełnie niewidzialnym. Zresztą, poza odciskami kopyt w grocie. Wszystko, co stało się, stało się w domu i to w nocy, gdy budynek był zamknięty. Kiedy zobaczy pan Norford Manor, zrozumie pan od razu, jak bardzo nieprawdopodobne jest, aby ktoś mógł tam wejść, nie zwróciwszy na siebie uwagi. W przeciwieństwie do wszystkich prawie rezydencji wiejskich, dom posiada wejście tylko z jednej strony, gdyż architekta zmusiło do tego położenie. Dla dostawców, Wybito przed laty małe drzwiczki z dala od głównych drzwi, ale one są także ryglowane na noc i chcąc dostać się w głąb domu, trzeba przejść przez pokój kucharki, która przecież zamyka swoje drzwi na noc. Poza tym tuż obok znajduje się w kępie drzewek domek ogrodnika, który w tym czasie miał jeszcze psa, trzymanego zawsze nocą przed domem na łańcuchu. Miał? Więc już go nie ma? Nie. Pies zjadł trutkę na szczury i zdechł. Trutki rozkłada się nieustannie, bo szczury lubią tę starą budowlę i chociaż wojna z nimi trwa niemal od trzydziestu lat, jednak trzymają się dzielnie. W śmierci pani Patrycja, raczej tej nocy, pies żył i był uwiązany na łańcuchu przed domem? Tak? Tak, myślałem nawet o tym w czasie pogrzebu. Wie pan, są takie bezsensowne myśli, które człowiekowi przychodzą do głowy w najtragiczniejszych chwilach, kiedy wydawałoby się, że nie może myśleć o niczym innym, tylko o swoim nieszczęściu. Pomyślałem wtedy, że pies nie wył, chociaż Patrycja umarła. Zwykle mówi się, że psy wiedzą, kiedy ktoś umrze i oznajmiają to wyciem. Niekoniecznie. Joe potrząsnął głową. Zachowują się w pewien specjalny sposób, kiedy umrze ich właściciel – a nawet podobno niektóre okazują niepokój w tym czasie, chociaż dzieli je od niego duża odległość. Problem ten jest dotąd niedostatecznie wyjaśniony przez naukę. Psy mogą także zacząć wyć na widok zwłok albo poczuwszy krew, ale wycie ich i niespokojne zachowanie, kiedy nie mogą zobaczyć ani usłyszeć, ani wywęszyć niczego niecodziennego, należy do przesądów, podobnych do tego, który mówi, że gdy wiatr wyje, ktoś powiesił się w okolicy. — A potem ten pies zdechł. — Tak, to by wskazywało, że zginął przypadkowo, o ile... — O ile? — zapytał ser Aleksander cicho, głosem, który nagle wydawał się Aleksowi lekko zachrypnięty. — O ile śmierć tego psa nie należy do planu opracowanego przez mordercę w celu następnej zbrodni. — Ale kto? — musiałby to być wówczas na pewno ktoś z domowników. — Właśnie. I tu wracamy do sprawy motywu zabójstwa. Pani Patrycja Lynch, będąc córką osoby tak bogatej jak Elizabeth Ecclestone, musiała chyba być właścicielką sporego majątku. Poza tym dotyczą jej chyba prawa spadkowe. Czy zna pan testament pani Elizabeth Ecclestone? Jeśli on w ogóle istnieje. Istnieje, znam go. Jestem przecież jej radcą prawnym. Ale najprymitywniejsza nawet znajomość tych ludzi i tego testamentu każe odrzucić wszystkie przypuszczenia. Przypadek chciał, że testament ten został poświadczony właśnie w tym pokoju. Jestem zresztą jedynym jego egzekutorem. Czy posiada pan tu jego kopię? Tak. A czy mógłbym ją zobaczyć? Niestety, ser Aleksander rozłożył ręce. W testamencie jest klauzula zastrzegająca pełną tajemnicę. Do dnia śmierci starszej pani i muszę tej klauzuli przestrzegać, choćbym nie chciał. A nie mam żadnych podstaw moralnych do złamania tego warunku, bo Elizabeth Ecclestone wezwała mnie do siebie przed dwoma laty, kiedy była jeszcze w pełni władz umysłowych i częściowo fizycznych, a nic nie zapowiadało okropnego, całkowitego paraliżu, który uczynił z niej żywy przedmiot. Bez możliwości jakiegokolwiek kontaktu ze światem żyjących. Pozostał jej tylko wzrok i nic więcej. Ale wróćmy do testamentu. Wezwała mnie i poleciła, abym sporządził jej ostatnią wolę. Potem umówiła się ze mną, że przybędzie tu następnego dnia i podpisze ten akt wobec dwojga zaprzysiężonych świadków. Przypuszczam, że nie chciała, aby w Norford Manor wiedziano nawet, że sporządza testament. Pielęgniarka przytoczyła ją tu na fotelu na kółkach. Pomiędzy naszymi dwoma domami droga jest równa i twarda, a pani Elizabeth nawet wówczas lubiła jeszcze długie spacery na świeżym powietrzu. Myślę, że ta dziewczyna, Stone, musi mieć dużo siły, żeby ją tak popychać całymi milami. Stara pani przybyła tu i podpisała sporządzony przeze mnie testament, który następnie zalegalizowałem w Londynie. Oryginał spoczywa w jej sejfie bankowym razem z kosztownościami, a kopia znajduje się u mnie także zamknięta w kasie ognioodpornej w mojej sypialni pytałem o testament przede wszystkim dlatego że kiedy przybyliście panowie dziś rano do mojego londyńskiego mieszkania wspomniał pan że co miesiąc w imieniu pani Ecclestone wysyłał pan pewną sumę pieniędzy do jej córki która znajdowała się wtedy w Afryce działo się to już po śmierci Jakuba Ecclestone, prawda tak otóż zdziwiło mnie to Ogólnie przyjętym zwyczajem w naszym kraju, który zdaje się został potwierdzony jako prawo, jest, że człowiek umierając pozostawia część spadku żonie, a pozostałą część dzieciom. O ile nie wchodzi w grę majorat szlachecki. Ponieważ ze słów pana wynikało, że córka tak bogatego człowieka jak Jakub Ecklestone pozostała po jego śmierci na łasce matki, przyjąłem, że musiała ją chyba wydziedziczyć w związku z jej tak niefortunnym małżeństwem zawartym bez zgody rodziców. Czy tak było? — Nie. Gilbert zdecydowanie potrząsnął głową. Jakub Ecclestone odczuł bardzo postępek Patrycji, ale zbyt mocno kochał swoje dzieci, aby któreś z nich wydziedziczyć, nie będąc do tego zmuszonym. A fakt, że Patrycja wolała kogoś innego niż mnie, trudno jej było poczytać za zbrodnię, Uśmiechnął się gorzko. Sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Elizabeth i Jakub byli bardzo dobrym małżeństwem. Kochającym się naprawdę i mającym do siebie zupełne zaufanie. Podczas gdy on przebywał przez większą część życia na Malajach, wyciskając z tych nieszczęsnych drzew kauczukowych swoją fortunę, ona zajmowała się tutaj domem. Wychowywała dzieci i w pewnym sensie zarządzała całym majątkiem. Robiąc inwestycje i angażując nawet ludzi, którzy byli potrzebni mężowi w koloniach. Słowem, była jego prawą ręką na terenie Anglii. W ten sposób osiągnęła o wiele więcej, niż gdyby była tylko kurą domową, zapatrzoną w kuchni i pokój dziecinny, albo damą trwoniącą fortunę męża na stroje i klejnoty. Jakub ufał jej tak bardzo, że umierając przekazał jej cały swój majątek, polecając jedynie w kilkunastu słowach jej rozsądkowi i dobrej woli, Opieka nad dziećmi, pokrywanie ich potrzeb i przekazywanie im sum, jakie uzna za stosowne, gdy któryś z nich będzie chciało poświęcić się interesom lub pracować w przemyśle. Tak więc Elizabeth Ecclestone została wszechwładną panią majątku, a jej dorosłe dzieci potraktowano jak niemowlęta, które osiągną dojrzałość dopiero w dniu śmierci matki. Czy nie doprowadziło to do zakłóceń życia rodzinnego? Przeciwnie. Patrycja była w chwili śmierci ojca daleko, a ponieważ umarł na serce, w czasie inspekcji jednej z plantacji pochowano go w Kuala Lumpur, więc nie była nawet na pogrzebie. Zresztą matka posyłała jej zupełnie godziwą sumę na utrzymanie domu w Johannesburgu. A Patrycja w sytuacji, w której się znajdowała, nie miała prawdopodobnie okazji do zwiększenia swoich potrzeb. Raz tylko, gdy zaistniała możliwość bardzo kosztownego zabiegu podczas leczenia jej męża, napisała do matki i natychmiast otrzymała sumę dwukrotnie większą niż ta, o którą prosiła. Jeżeli dodamy do tego poważne coroczne czeki na urodziny i Boże Narodzenie, to zrozumie pan, że Patrycja nie odczuwała najmniejszych trudności pieniężnych. Jeżeli mowa o jej bracie Irvingu Ecclestone, który mieszka w tej chwili w Norford Manor, to pieniądze nie obchodzą go w ogóle. Ma on tylko jedno zainteresowanie, a nie jest nim nawet jego jedyna córka. Jest nim, jak pan wie, diabeł. A człowiek, który da Irvingowi stary manuskrypt iluminowany postaciami z rogami, albo zaprosi go do wygłoszenia poglądu na temat halucynacji Lutra podczas pobytu w klasztorze w Wittenberdze, odda mu jedyną wielką przysługę, jaką można mu oddać. Czy jego żona żyje? Nie wspomniał pan o niej mówiąc, że pan Irving ma córkę. Nie. Umarła przy urodzeniu, Joan. Irving ożenił się z nią bardzo młodo. Zrobił to jak sądzę pod presją matki, która była zaniepokojona jego samotnością i fanatycznym stosunkiem do książek. Po śmierci żony małą Joan zajęły się guwernantki i babka. A on odczuł ten zgon i narodziny najprawdopodobniej jako dwie nieprzewidziane konieczności, odrywające go od ukochanych skryptów. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to teraz tak samo jak dawniej, przed śmiercią ojca, rachunki jego krawców, koszty mieszkania w Londynie, pensje służby itd. są natychmiast pokrywane. Pani Eklestone nigdy nie ograniczała go w niczym. Nie było zresztą potrzeby, bo Irving w ogóle nie wydawałby na siebie pieniędzy, gdyby go nie zmuszono do kupienia nowych butów czy krawata. Nie myśli w ogóle o tych sprawach. Jedyne jego duże wydatki to książki. Skupuje stare manuskrypty, często po bardzo wysokich cenach, a jego biblioteka demonologiczna należy do najbogatszych w świecie, jeżeli nie jest w ogóle najbogatsza. Ale nawet gdyby książki te były wykonane ze szczerego złota, fortuna eklestonów nie odczułaby żadnego widocznego wstrząsu. Poza tym zmysł praktyczny starej pani mówił jej, że gromadzenie takiego księgozbioru jest mniej więcej tym samym, co skupowanie akcji. A może nawet czymś pewniejszym, bo księgozbiór jest wart masę pieniędzy, a cena jego wzrasta z każdym nowym tomem. Poza tym Irving ma przecież dochody ze swoich książek i wykładów. Jest specjalistą o światowym rozgłosie, a jeżeli nawet w moim skromnym mniemaniu brak mu tego okrucha duszy artysty, który musi posiadać każdy wielki badacz, to jednak jego wiedza jest olbrzymia, a zważywszy, że nie przekroczył jeszcze pięćdziesiątki, zupełnie zdumiewająca. Inna sprawa, że człowiek, który ma tylko jedno zainteresowanie, może naprawdę je opanować. A jego córka, pani Joan Robinson, i jej mąż, Nikolas, czy oni oboje także mają nieprzeparty wstręt do pieniędzy? Joe uśmiechnął się. To dziwne, ale zdaje się pan wierzyć w zupełną obojętność tych wszystkich ludzi wobec ogromnego majątku leżącego w zasięgu ich rąk. Kiedy skończę, zrozumie pan, że naprawdę tak myślę i mam powody, żeby w to wierzyć. Jeżeli chodzi o Joan, to nie jest ona dziedzicem, dopóki żyje jej babka i jej ojciec. A testament zawiera pewne warunki, które powodują, że może tym dziedzicem nigdy nie zostać. Ale nie chciałbym mówić o testamencie z przyczyn, które już panu podałem. Joan naprawdę nie dbał o pieniądze, a gdyby dbała, to jej mąż Nikolas zarabia teraz masę i prawdopodobnie mają o wiele więcej pieniędzy, niż mogą zużyć. Joan jest dobrą, szczerą, może nawet zbyt prostolinijną dziewczyną, w tym tylko podobną do ojca, że ma także tylko jedno, jedyne zainteresowanie, które zmieniło się w namiętność, spychającą wszystko inne na dalszy plan. Malarstwo? O nie. John interesuje się malarstwem o tyle o ile dobra młoda żona powinna interesować się tym co robi jej mąż ona sama ma inny ofiarowany przez naturę talent jeżeli można nazwać to talentem w pełnym tego słowa znaczeniu myślę tu o jej uzdolnieniu do szybkiego biegania John jest gwiazdą biegów krótkich naszego kraju i kandydatem do medalu w nadchodzącej olimpiadzie Co powiedział Alex — Więc to ta? John Robinson? Imię i nazwisko tworzą razem tak pospolitą kombinację, że nie połączyłem córki pana Irvinga z dziewczyną, którą parę razy widziałem na zawodach. To wspaniała biegaczka. Nie wiem, czy najlepsza w świecie, ale na pewno jedna z kilku najlepszych. A cóż ona tu teraz robi? Przecież olimpiada ma się odbyć za dwa miesiące. Myślałem, że przed tak ważnymi igrzyskami sportowcy przechodzą specjalne przeszkolenie gdzieś w odosobnieniu. O to musi pan zapytać samą, Joan. Gilburn rozłożył ręce. Ja niestety nie jestem specjalistą od tych spraw i czasem tylko chodzę na mecze piłki nożnej, kiedy chcę w sobotę odetchnąć świeżym powietrzem po jakiejś trudniejszej sprawie w sądzie. Ale wydaje mi się, że ona ma swój specjalny plan treningów, a te lasy działają na nią bardzo dobrze. Biega bardzo wiele po ścieżkach i po igliwiu. — Jeżeli będzie pan chciał przed zmrokiem przejść się ze mną w stronę Norford Manor, prawdopodobnie ją spotkamy, bo o tej porze biega zwykle po ścieżce, którą będziemy szli. Podniósł się. — Czy mógłby mi pan pokazać teraz tę książkę i fotografię odcisków w grocie? — spytał Alex, także wstając od stołu. — Chciałbym nareszcie jakoś uporządkować sobie w myśli te wszystkie szczegóły. Czy ma pan już obmyślony jakiś plan wprowadzenia mnie do Norford Manor? Jutro rano zadzwonię do Irvinga i powiem mu, że przyjechał do mnie znajomy adwokat, demonolog amator, pan James Cotton, który marzy po prostu, żeby go poznać i rzucić okiem na jego zbiory. Bo musi pan wiedzieć, że ma on u siebie trzy wielkie pokoje, pełne przyborów diabelskich, a niektóre z nich są zupełnie wstrząsające, nawet dla lajka. Jestem przekonany, że połknie haczyk bez mrugnięcia powieką i natychmiast pana zaprosi. A teraz pokażę panu tę książkę i zdjęcia. Zdjął laskę z oparcia krzesła i postukując nią ruszył w stronę szerokich, podwójnych drzwi prowadzących do biblioteki. Joe poszedł za nim. Na twarzy miał wyraz tak głębokiego zamyślenia, jak gdyby śnił na jawie. Rozdział siódmy. Znam tylko jedną taką osobę. Otworzył wielką, zamkniętą na klucz szafę, wyjął z niej książkę i podał Aleksowi, który wziąwszy ją ostrożnie w palce, otworzył w miejscu, gdzie była założona cienką bibułą. Książka była mała i miękka, jak wszystkie broszurowe wydawnictwa Penguin'a. Bibułka tkwiła pomiędzy stronami 110 i 111. Było tam bardzo niewiele tekstu. Jedną stronnicę zajmowały częściowo dwa rysunki przedstawiające kobiety. Na prawie całej drugiej stronie widoczny był pan z laską. To ilustracje to polskiego, prawda? Joe zerknął pod okładkę. Tak. Cóż to za świetny rysownik. Mówiąc, przyglądał się z zaciekawieniem półokrągłemu, brudnemu odciskowi czegoś, co wyglądało jak odbicie niewielkiej końskiej podkowy, zaostrzonej na podobieństwo gotyckiego ostrołuku. Uniósł otwartą książkę i spojrzał na nią pod światło. Odcisk jest bardzo wyraźny, a to znaczy, że albo ten przedmiot był bardzo ciężki, albo przyciśnięto go z wielką siłą. Kiedy był wilgotny, przylgnęły wraz z nim do stronnicy ziarnka piasku, tak? Tak. I oddał je pan do analizy? Tak. Wraz z próbkami zebranymi w grocie, dokładnie w tych samych miejscach, gdzie znaleźliśmy odciski. W laboratorium geologicznym stwierdzili zupełną identyczność próbek, przy czym piasek określono jako pochodzący z dokładnie tego samego miejsca. Sprawdzają to przy pomocy analizy dodatkowej, określającej wszystkie chemiczne składniki i ciała towarzyszące ziarenkom piasku, przyklejone do nich lub powiązane z nimi w jakikolwiek sposób. Potem. Zebrałem jeszcze piasek z całego szeregu miejsc w parku i okolicy, tam gdzie najbardziej przypominał barwą i ziarnistością ten w grocie, ale analiza była zdecydowanie negatywna. To jeszcze bardziej upewniło mnie, że w laboratorium wiedzą, co mówią. Podał Aleksowi kilka kartek papieru, zaopatrzonego w krótkie orzeczenie laboratoryjne. Joe rzucił na nie okiem i skinął głową. Tak, to jasne. Powiedział zakładając ostrożnie bibułką miejsce, gdzie znajdował się odcisk. Jeżeli znaleziono ślady w grocie i na książce, to znaczy, że są one wynikiem jakiegoś rozumnego działania. Ktoś przecież zrobił to wszystko, wierząc, że zainteresowani zostaną zmuszeni do zebrania tych wszystkich prób i przeanalizowania ich. Dlatego tylko powstały te ślady. Innego powodu nie umiem znaleźć. A, ale kto? Diabeł oczywiście. Aleks wziął do ręki powiększone odbitki śladów na ziemi w grocie. Tu odciski były o wiele wyraźniejsze, a światło fleszu, przy którym dokonano zdjęć, zarysowało ostro każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, odciśnięty w gładkim, mokrym piasku. Joe porównał je z odciskiem na książce. Były bardzo podobne, jeśli nie identyczne. Dopiero teraz spostrzegł, że w pewnym miejscu, tuż poza krawędzią śladu, Tekst pigmaliona został jak gdyby zadrapany czymś ostrym. Lekko przeciągnął palcem po powierzchni papieru. I ja to zauważyłem. Gilburn wskazał miejsce na fotografii. Widzi pan, on tu chyba ma coś w rodzaju pazura i lekko wgniata tym ziemię, a w książce zadrasnął nim papier. Widzę. Joe podał mu oba przedmioty. Ciągle jesteśmy zmuszeni do roztrząsania jednego i tego samego punktu zagadnienia. Podszedł do okna i przez chwilę przyglądał się wysokiej, niemłodej już kobiecie, która szła wyprostowana z małą motyczką na ramieniu, obchodząc wielki klomp, napełniony rosnącymi dziko krzewami białej róży. Odwrócił się i spojrzał na gospodarza, który zamknął już szafę i stał nieruchomo, oczekując następnych jego słów. A posuwając się dalej, w roztrząsaniu tego punktu, Musimy sobie nieustannie zadawać pytanie, dlaczego ten człowiek chciał, żebyśmy widzieli w tych wydarzeniach rękę, a raczej nogę diabła. Nie mógł przecież liczyć na to, że jakakolwiek współczesna rozumna istota, ze średnim choćby wykształceniem, uwierzyła mu, prawda? Czego chciał wobec tego? Przez chwilę milczeni. Sir Aleksander otworzył usta, jakby chcąc coś powiedzieć ale nie powiedział ani słowa. — Jest jeszcze jedna ewentualność — ciągnął Joe spokojnie, która tłumaczyłaby wszystko bardzo prosto. Ta mianowicie, że pani Patrycja Lynch sama dla nieznanych micelów zrobiła te odciski w grocie, później na książce, a następnie popełniła samobójstwo. Oczywiście musiałaby jeszcze przekręcić obraz, a potem po jej śmierci... Ktoś musiałby znowu zrobić odciski w grocie i przekręcić obraz. Prawda, jakie to jasne? Co pan chce przez to powiedzieć? To, że pani Lynch została najprawdopodobniej zamordowana. Ale przecież nie wiem o tym. Nie wiem także, dlaczego by ją miano zamordować. Pan najwyraźniej nie zna ani jednej osoby, która miałaby powód ją zamordować. Ja, biorąc pod uwagę moje niekompletne wiadomości, znam tylko jedną osobę. Zawiesił głos. Nie, nie jedną, ale dwie. Lecz to są tylko teoretyczne kombinacje. Chociaż w pewnym sensie bardzo mi odpowiadają, bo jedna z nich jest chyba prawdziwa. Gilbert zbladł. Czy pan naprawdę wierzy, że już w tej chwili wie pan? Nawet w przybliżeniu, kto zamordował Patrycję i czy ją zamordowano? O ile nie zachodzi zupełnie nieprzewidziany zbieg okoliczności, to chyba tak, szepnął Joe. Ale taki zbieg okoliczności jest przecież zupełnie możliwy. I proszę mi wierzyć, że mówię to po części dlatego, żeby się nie rozpraszać. Muszę w końcu coś zrozumieć. W tej chwili staram się uściślić rzeczy, których nie rozumiem, bo jak pan chyba wie, człowiek dopiero wtedy może sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy zna już treść, a w tej dziwnej sprawie. Trudno sobie postawić nawet konkretne pytania. — Kogo pan ma na myśli? — zapytał Gilbert szybko. — O, nie wolno mi wymieniać jakichkolwiek nazwisk. Nie wiem przecież zupełnie nic. Mam tylko pewną koncepcję. — Czy pan miał na myśli mnie? — zapytał ser Aleksander najwyraźniej, starając się opanować. Joe nie odpowiedział. — Tak, miał pan na myśli mnie — Wziął pan pod uwagę, że mogłem kiedyś poprzysiąc i jej zemsta, a potem kiedy wróciła, zagrałem komedię oświadczyń, która miała stanowić alibi, a później zabiłem ją. Ale panu nie wolno tak myśleć. Przysięgam panu, że nie zabiłem jej. Musi mi pan uwierzyć, bo inaczej nigdy nie znajdzie pan prawdziwego mordercy. Spojrzał na aleksa oczami, w których było tyle samo bólu, co zdumienia. Chciałbym panu zwrócić uwagę na dwa drobiazgi, powiedział Joe po pierwsze nie powiedziałem ani jednego słowa o tym że pana podejrzewam to pan sam zareagował w ten sposób kiedy zdradziłem się z moją małą koncepcją zawierającą dwóch podejrzanych po drugie gdyby pan zabił patrycję Lynch, chcąc się zemścić na niej za to że kiedyś pana porzuciła to ale nie mówmy o tym jest tyle znaków zapytania w tej sprawie a moja koncepcja może okazać się nonsensem nie powinienem był poruszać tego tematu dzisiaj wobec pana Popełniłem błąd, ale powiedział to takim tonem, jak gdyby nie wierzył, że popełnił błąd. Lecz ser Aleksander nie słyszał go. Stał milcząc, wpatrzony w las za oknem, a po jego twarzy przebiegały lekkie drgnienia, które nagle nasunęły Aleksowi myśl o drganiach skorupy ziemskiej, targanej od wewnątrz wybuchami sejsmicznymi, których tylko ślad dociera do powierzchni. Położył lekko rękę na ramieniu gospodarza. Chodźmy. Powiedział cicho. Jestem tu po to, żeby odkryć prawdę, a wydaje mi się, że i Pan powiedział mi o swojej woli doprowadzenia do jej odkrycia. Gilbert uniósł głowę. W końcu postępuje pan tylko tak, jak chciałem, żeby Pan postępował. Rozważa pan od pierwszej chwili wszystkie ewentualności. A jeżeli nawet czasami nie jest to dla mnie najradośniejsze, to przecież ważny jest nasz cel a nie moje doraźne emocje. Wziął laskę i ruszył ku drzwiom. Aleks ruszył za nim. Na twarzy miał ten sam ponury wyraz, który widniał na niej, kiedy w południe prowadził samochód w stronę budynku Scotland Yardu. Bał się w tej chwili. Bał się o nieznanego sobie człowieka, którego mógł wkrótce zamordować nieznany morderca. I Joe Alex wiedział, że nie ma żadnych środków, aby zapobiec nadchodzącej zbrodni. O ile morderca będzie chciał uderzyć szybko dziś jeszcze. W tej chwili po raz pierwszy w życiu pragnął się mylić. Chciał, żeby pewna logiczna, potworna konstrukcja, którą zdążył już wybudować, nie zbliżywszy się jeszcze nawet na mile do Norford Manor, ani do żadnego z jej mieszkańców, runęła i okryła go śmiesznością przed samym sobą. Ale bał się, bo już od dawna znał siłę swoich logicznych konstrukcji. Oczywiście mogło być jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Zdział ósmy Chrabstwo udręczone czarownicami Gilbern uniósł laskę i wskazał odległy punkt nad konarami drzew. To jest Norford Manor. Dzieli nas od niego dokładnie jedna mila. W tej chwili dom wydaje się odległy, ale bywają dnie, kiedy mam wrażenie, że przysunął się w ciągu nocy. Wszystko zależy od pory dnia, roku i przejrzystości powietrza. Tam na prawo jest diabla skała. Nie będziemy ani jej, ani domu widzieli, idąc w tamtą stronę, bo droga poprowadzi przez las i dopiero kiedy znajdziemy się u wylotu parku, dostrzeżemy go znowu. Widok będzie trochę zaskakujący, bo założenie parkowe jest imponujące. W stronę domu prowadzi ku górze tarasami aleja ogromnych grabów, mająca pośrodku klomby i pola kwiatowe. Widocznie ser John chciał nadrobić w ten sposób małe wymiary rezydencji, wspartej trzema bokami o przepaść. Ruszyli w milczeniu, obchodząc różany kląb. Joe spojrzał jeszcze raz w stronę domu na wzgórzu. Widział jego pierwsze piętro i ostry, spadzisty dach, pokryty zieloną, miedzianą blachą. Policzył okna, maleńkie i białe, odbijające w tej chwili pasmo obłoków, które nadeszły z południa. Ten dom, nie był duży. Obeszli klomp i znaleźli się na ścieżce prowadzącej przez zieloną łąkę porośniętą niestrzyżoną trawą i polnymi kwiatami. Łąka ciągnęła się aż do muru posiadłości, nad którego wyrastały drzewa lasu. Na krańcu ścieżki Joe dostrzegł prostokąt furtki w murze. — Moja matka lubiła tę łąkę — powiedział Gilbern i jak gdyby nie zdając sobie sprawy z obecności gościa zaczął nagle mówić do siebie — chciała żeby zawsze była w takim stanie w jakim jest w tej chwili siała tylko na niej rozmaite polne kwiaty które pozostały ja też lubię tę zieloną przestrzeń daje domowi oddech zresztą nie umiałbym jej zmienić patrycja też ją lubiła i jak gdyby zdając sobie sprawę że gość może słuchać go z zażenowaniem dodał bardziej rzeczowym tonem wolę ogrody rosnące dziko niż najlepiej utrzymane parki i tym się chyba różni od większości naszych rodaków, chociaż na kontynencie nazwa ogród angielski oznacza park w stanie dzikim. Anglik nie zazna spokoju, dopóki nie przytnie kilku gałęzi i nie ogoli kawałka ziemi tym piekielnym przyrządem, który nazywamy maszynką do strzyżenia. Joe powiedział kilka konwencjonalnych słów. Słońce było już tak nisko, że jego blask nie docierał do ogrodu. Tylko Norford Manor i Diabla Skała świeciły jak dwie jasne plamy na ciemniejącym niebie. Milczeli obaj ogarnięci spokojem przedwieczornego powietrza i cichnącymi głosami ptaków. — Bardzo tu ładnie — mruknął wreszcie Joe. — Nie dziwię się diabłu, że chciał tu zamieszkać. Dochodzili do furtki, ale kiedy znajdowali się o kilka jardów od niej, otworzyła się i Joe zobaczył wysoką, ładną, ciemnowłosą dziewczynę, w prostej czarnej sukience. W ręce niosła otwarty wiklinowy koszyk. Na widok Gilberna zwolniła i dygnęła. Alex zauważył, że pozdrawiając ser Aleksandra, zdążyła i jego obrzucić krótkim, ciekawym spojrzeniem i zaraz spuściła oczy. — Dobry wieczór, panu — powiedziała cicho. — Mamy właśnie pierwsze jabłka i pan Ecclestone przesyła je z najlepszymi życzeniami dla pana. A tu jest świeża sałata. Field pyta, czy pan czegoś nie potrzebuje z ogrodu. Oczy jej na chwilę zetknęły się z oczami Alexa. Zarumieniła się i szybko odwróciła spojrzenie. Nadal kręciła w ręce koszyk ruchem podobnym do tego, jakim młody aktor, nie wiedząc, co robić z rękami, dotyka guzików marynarki. Joe przyglądał się jej z zainteresowaniem. Miała ciężkie, zrośnięte nad nosem brwi. I bardziej przypominałaby Włoszkę niż Angielkę, gdyby nie niebieskie oczy, które ślicznie kontrastowały z włosami i śniadą cerą. Sukienka wskazywała na to, że jest chyba pokojówką z Norford Manor. Dziękuję, syndio Jeżeli spotkam pana Irvinga na spacerze, sam mu podziękuję. Jeżeli nie, zrób to za mnie. W sprawach ogrodu zapytaj swojej mamy. Ona decyduje o tym, co będzie na stole. Uśmiechnął się do dziewczyny i ruszył w stronę furtki, a Joe poszedł za nim. Dziewczyna oddaliła się w kierunku Wally House. Kiedy przeszli furtkę i znaleźli się w szpalerze biegnących przez las równo posadzonych starych kasztanów, Gilbert powiedział — To była Cynthia Rowland, córka mojego starego Austina i Katarzyny. Jest pokojówką u Ecclestone'ów. — Czy to ona dwukrotnie pierwsza zauważyła, że obraz został przekręcony? — Tak. Ale ona pierwsza wstaje i zwykle zachodzi do biblioteki, bo tam pozostają po wieczornych rozmowach filiżanki, szklanki i popielniczki. Ładna dziewczyna. Niewielu musi tu chyba przyjeżdżać obcych, jeżeli pokojówki potrafią się tak czerwienić na widok nieznajomego mężczyzny. Ma pan słuszność. Całe życie obraca się właściwie w rejonie naszych dwóch domów. Tylko w niedzielę służba idzie do kościoła w Blue Meadows. To prawdziwe od a jeżeli chodzi o Syntyę, to wydaje mi się, że powinna już chyba wyjść za mąż. Takie młode, zdrowe dziewczyny o czarnych włosach i błyszczących oczach stają się trochę nieodpowiedzialne, jeżeli muszą za długo żyć w panieństwie. Zresztą syntja to dziwna dziewczyna. Dziwna? Tak. Pochodzi, jak już panu mówiłem, z Norford i rodzina jej dłużej pewnie zamieszkuje te strony niż wśród eklestonów albo mój. W roku 1500 mochrzczony został w naszej parafii Austin Rowland, a mój stary Austin jest jego potomkiem w prostej linii. Ale pytał mnie pan, dlaczego Cynthia jest dziwna. Może dlatego, że jako kilkunastoletnia dziewczyna spędziła noc w Diablej Grocie, bo chciała zobaczyć diabła. Szukaliśmy jej wtedy wszyscy do rana, bo obawiano się, że spadła do wąwozu. Jest tu kilka takich miejsc gdzie trzeba bardzo uważać, bo można zlecieć z wysokości kilkunastu pięter. Rano wróciła i spokojnie oświadczyła, że go nie spotkała. Oczywiście Austin przetrzepał jej dobrze skórę, ale zdaje się, że był dumny z jej odwagi. Potem, kiedy zaczęła pracować w Norford Manor, Irving Ecklestone powiedział jej kiedyś żartem, że kobiety o zrośniętych brwiach bywały najczęściej czarownicami. Nie wiem, czy uwierzyła w to, ale opowiadała mi, że spotkał ją kiedyś w swojej bibliotece zagłębioną w studiowaniu jakiegoś starego manuskryptu. Szczotka i odkurzacz stały obok bezczynnie. Irving ucieszył się, bo fakt zainteresowania diabłem jest, zdaje się, równoznaczny dla niego z okazaniem wybitnej inteligencji. Zaczął jej opowiadać o historii Norford i czarownicach z tych stron. Mówił mi, że wypytywała go nawet o czarodziejskie sztuczki, o które je oskarżono. Bardzo go to bawiło. Wydaje mi się, że żyją oboje w wielkiej przyjaźni i rozmawia z nią chyba częściej niż z Joan, która, jak podejrzewam, w głębi duszy uważa swego ojca za nieszkodliwego maniaka. Mój Boże! westchnął Joe. Cóż to za okolica? Wystarczy przejść obok ładnej dziewczyny, a okazuje się, że jest ona w szponach naszego paskudnego znajomego. Dlaczego nie opowiedział mi pan o tym wcześniej? W Londynie? Przecież nie przywiązuje pan chyba wagi do tego rodzaju nonsensów. Ja nie, ale niewiele wiem o tym, co myśli o nich Cynthia Rowland. Niosła jabłka i sałatę. Umilkli. Szli w półmroku, pod nieprzejrzystym prawie dachem gałęzi kasztanowych nad głowami. Droga wiła się miękko, zakręcając lekko w lewo i w prawo, ciągle nieco pod górę. I cóż z tego, że niosła jabłka i sałatę? Gilbern zatrzymał się i po raz pierwszy spojrzał na swojego gościa z podejrzliwym niedowierzaniem, ale zaraz ruszył dalej przed siebie, ciężko wbijając laskę w ziemię. O, niewiele. Alex zerwał rosnący przy ścieżce dmuchawiec i dmuchnął. Białe ledwo widoczne pyłki poszybowały w powietrzu. Ale skoro już jesteśmy na terenie przesławnego hrabstwa Suffolk, o którym szanowny inkwizytor Matthew Hopkins powiedział, że jest ono udręczone czarownicami, Muszę powołać się na Maleus Maleficiarum, wspólne dzieło czołowych poszukiwaczy czarownic w Europie. Stwierdzają oni, że po pierwsze, diabeł ma wyjątkową władzę nad jabłkami, a im wcześniej zerwane jabłko, tym gorzej dla jedzącego, jeżeli się wcześniej nie przeżegna. Po drugie, kobiety o zrośniętych czarnych brwiach mają wszelkie szanse, żeby okazać się sukubami, to znaczy diabłami w kobiecej postaci. Po trzecie, kobiety o takich brwiach mają zdecydowaną skłonność do likantropii, to znaczy do wilkołactwa. Dokładnie opisano w tej książce wypadek, kiedy jedna z nich, zmieniwszy się w wilka, pożarła trzodę swojej nieprzyjaciółki. Na szczęście zraniono ją przy tym. A czarownica raniona w zwierzęcej postaci zachowuje ranę, powróciwszy do ludzkiego kształtu. Złapano ją więc i spalono. Nie wiem czy spalono także wszystkich mieszkańców miasteczka Osory w Irlandii, którzy regularnie co siedem lat zamieniali się w wilki. Ciekawe, że we Włoszech czarownice zawsze zmieniały się w kotki. Zapewne nie było tam już wówczas wilków. Po czwarte. W dodatku ta dziewczyna ma piękne długie czarne włosy uplecione w tyle głowy w duży kok, to oznacza, że może nawet stać się królową sukkubi, jak Lilit, która miała tak samo piękne czarne włosy i nie nakrywała ich chustką. Może także być kochanką diabła, gdyż, jak wiadomo, czuje on szczególny pociąg do kobiet o pięknych czarnych włosach. Dlatego święty Paweł kazał kobietom nakrywać głowy. We Włoszech do tej pory nie wolno kobiecie wejść do kościoła z odkrytą głową. A jeszcze ta sałata. Święty Grzegorz Wielki wspomina w swoich dialogach o nieszczęsnej zakonnicy, która zapomniała przeżegnać się rozpoczynając posiłek i natychmiast połknęła diabła wraz z listkiem sałaty. Zresztą to wierzenie o połykaniu diabłów musi być o wiele wcześniejsze, bo już mesalianie, heretyccy sekciarze, uczynili plucie czynnością religijną, wierząc, że wypluwają diabły, które połykają w czasie wdechu. I ludzie, jako zbiorowisko w to naprawdę wierzyli? Nie myślę o hierarchii kościelnej, ale w ogóle ludności. Oczywiście. Ludzie nigdy nie potrzebują zbyt wielu dowodów, żeby uwierzyć w to, w co pragną uwierzyć. I nie tylko lud. Mniej więcej koło roku 1610, więc dokładnie w epoce ser Johna Ecclestone'a, węgierska hrabina Elżbieta Nadazdi, której rodzonym stryjem był król polski Stefan Batory, Zamordowała 650 młodych dziewcząt, aby odzyskać młodość, kąpiąc się w ich krwi. Nie spotkała jej nawet za to kara śmierci, chociaż wykonawcy jej rozkazów zostali spaleni. Dlatego nad moją skromną hipotezą, o której nie chcę jeszcze z panem mówić, wisi cień działalności nieznanego maniaka, który w tej diabelskiej okolicy mógł zostać ogarnięty cichym obłędem i działa poza wszelkimi prawami współczesnej logiki. Te koszmarne ślady zdają się nawet przemawiać na korzyść takiego poglądu, tak samo jak sprawa obrazu, zmieniającego położenie nocą i najwyraźniej nietkniętego ręką ludzką podczas tego aktu. Ale raczej gotów jestem przypuszczać, że urwał. Sprawy, o których pan mówił przed chwilą, działy się przed wiekami powiedział Gilbern z wahaniem. Nie sądzę, żeby współczesny człowiek mógł ulegać przesądom tak dalece, żeby popełniać morderstwo. Chciałbym panu tylko przypomnieć, że przed pięcioma minutami mówił mi pan o młodej dziewczynie, która przecież chodziła do szkoły. Wie, co to jest telefon, radio i telewizja, ogląda samoloty i samochody i korzysta z lodówki elektrycznej. Mówił mi pan, że spędziła noc w grocie, chcąc spotkać diabła, który opanował jej umysł do tego stopnia, że zapomina o wszystkim, kiedy widzi książkę o nim. Mógłbym do tego dodać, że Cynthia opiekuje się wężami Irvinga Eklestona, dodał Gilbert z mimowolnym uśmiechem. Karmi je i wypuszcza nawet pojedynczo do ogrodu, żeby mogły się trochę przespacerować. Nie odstępuje ich wtedy na krok, a potem zabiera z powrotem do terrarium. A te paskudstwa zdają się ją nawet lubić. Nie boją się jej zupełnie w każdym razie. — Więc on hoduje węże? — tym razem Joe uśmiechnął się. Tak, dwa. Trzyma je w gabinecie. Twierdzi, że ich widok pomaga mu uzmysłowić sobie lęk średniowiecznego człowieka wobec tego stworzenia, będącego symbolem szatana. Są to zresztą zupełnie nieszkodliwe zwierzątka, mogące co najwyżej skrzywdzić żabę albo jaszczurkę, i zupełnie niejadowite. A wracając do synti mam wrażenie, że jest to bardzo porządna, chociaż trochę ekscentryczna dziewczyna. Wszystko skończy się na pewno wkrótce, kiedy zgłosi się po nią jakiś. Nieśmiały osiłek w niedzielnym garniturze i stanie z nią na ślubnym kobiercu. A za dziesięć lat będzie otyłą, wesołą chłopką, otoczoną gromadką dzieci. Znam ją od jej najwcześniejszych dni i nie mogę sobie wyobrazić, aby zdolna była do jakiegoś nikczemnego uczynku. — Tak. — Joe spojrzał na niego w zapadającym zmroku. — A przecież przyjechał pan do mnie dziś rano, bojąc się, że diabeł może znowu uderzyć. W niedzielę portret znowu się przekręcił i pojawiły się ślady racic w grocie, w której ta panienka odważnie przespała całą noc. Nie twierdzę, że jest ona maniakalnym mordercą, ale może nim być. A nie wiedziałem o tym jeszcze pół godziny temu. Nie wspomnieliście, panowie, nawet o jej istnieniu. I jeżeli poznam jeszcze kilka osób mających tak mało potencjalnego alibi, to sprawa skomplikuje się jeszcze bardziej. Bo przecież, ser Aleksandrze... Ja muszę wyeliminować szybko tego człowieka, którego się obawiamy. Jeżeli mi się to nie uda, jeszcze wiele złego może się stać w tym hrabstwie udręczonym czarownicami. Rozdział dziewiąty. Malarz i sprinterka. Ujął Gilberna pod ramię i znowu ruszyli drogą pod drzewami. Co jeszcze może mi pan powiedzieć o służbie w Norford Manor? Niewiele. Ogrodnik Field, o którym wspomniała przed chwilą Cynthia, to stare poczciwina, którego jedyną wadą jest może okresowe upijanie się, ale robi to tak dyskretnie, że, że nigdy nie było z tym większych kłopotów. Po prostu zabiera ze sobą co pewien czas w niedzielę butelkę whisky do lasu i tam ją samotnie wypija. Potem odsypia to na łonie natury i wraca wieczorem do swojego domku. Tego rodzaju wyskoki zdarzają mu się tylko kilka razy do roku. Poza tym jest cichym, dobrym człowiekiem, który bardzo kocha kwiaty i John Robinson. Kiedy była jeszcze maleńka, uczył ją tajników sadzenia, podlewania i przekopywania grządek. John też bardzo go lubi i ile razy jest w Norford, tyle razy stary Field upija się lepszą whisky, niż gdyby to robił za własne pieniądze. Poza tym w domu pracuje od lat kucharka Marta Cowley, osoba różowa, twusta, w miarę tempa i pobożna, która doskonale gotuje i czyta brukowe romanse o miłości i kłopotach arystokracji. Ma męża i dorosłego syna we wsi Norford, ale zagląda do nich rzadko, a oni też do niej nieczęsto. Lokaj Joseph Rice jest byłym lokajem Jakuba Ecclestone'a, który spędził z nim pół życia w koloniach. Po śmierci chlebodawcy. Wrócił do kraju i mieszka tutaj, będąc do dyspozycji Irvinga, którym opiekuje się mimo swego wieku jak małym dzieckiem. To wszyscy. A lekarz? I pielęgniarka? Zanim ser Aleksander zdążył odpowiedzieć, spoza zakrętu ścieżki wybiegła dziewczyna w białym flanelowym dresie. Nawet w półmroku widać było, że biegnie miękko i lekko jak młode zwierzę, nie zdające sobie sprawy z tego, że przyspieszenie ruchu ciała stanowi wysiłek. Na ich widok zwolniła i zatrzymała się. Dobry wieczór, wujku, Aleksandrze. Dobrze, że już wróciłeś. Mimowolnie spojrzała na aleksa. To jest pan James Cotton, mój przyjaciel, powiedział Gilbert. Wskazując dziewczynę, dodał: To pani John Robinson. Aleks skłonił się. Podziwiałem panią wiele razy, powiedział z lekkim uśmiechem. To musi być chyba wielka radość móc prześcignąć innych. I wielkie zmartwienie, kiedy się to nie udaje. Joan roześmiała się. Była wysoka, szczupła i bardzo ładna. Jasne, prawie białe włosy przycięte były bardzo krótko w sposób, który tak lubili chłopcy starożytnego Rzymu. Zwróciła się do Ser Aleksandra: Może nareszcie uda nam się zebrać czterech do Brydża jutro albo w niedzielę. Mam gościa. Adwokat spojrzał pytająco na Aleksa. Dziewczyna także przeniosła na niego spojrzenie. Chociaż stała w tej chwili pozornie nieruchomo, nogi poruszały się niemal niedostrzegalnie w lekkim, swobodnym rytmie, jak gdyby w głębi lasu przygrywała im niedosłyszalna dla innych muzyka. Czy, czy pan gra w brydża? zapytała z bezpośredniością, którą jej babka uważałaby prawdopodobnie za impertynencję. Tak, Joe skłonił głowę. My adwokaci gramy prawie wszyscy. Rozgrywka brydżowa za często nawet przypomina nasze profesjonalne zabawy. To za trudne dla mnie, Joan roześmiała się. Czy mam przez to rozumieć, że zagra pan z nami? Zagralibyśmy w czwórkę: pan, wujek Aleksander, Nikola, to znaczy mój mąż, i ja. Bez tego koszmarnego doktora, który gra najgorzej ze wszystkich ludzi na całym świecie. Zgoda, wujku? Powiedz prędko, bo muszę lecieć. Mam jeszcze trochę do przebiegnięcia i parę minut gimnastyki przed kolacją. Na pewno damy sobie radę, uśmiechnął się Gilbert. To znakomicie, nie mówię do widzenia, bo będę za parę minut wracała tędy. Już prawie ciemno. I odbiegła swobodnym, długim krokiem, przyspieszając gwałtownie przed zakrętem ścieżki. Sympatyczna dziewczyna, powiedział Joe, kiedy zniknęła. Tak, jest bardzo miła. Gdyby tylko była trochę mądrzejsza, Gilbert westchnął. Obawiam się, że od szkolnych czasów nie przeczytała nic poza paroma kryminałami. To znaczy chciałem powiedzieć. Chciał pan powiedzieć, że przypomniał pan sobie o procederze, z którego ciągnie dochody pański gość? Roześmiał się Joe. Nie, nie obraziłem się. Pochylił się do ucha Gilberna i szepnął. Ja nienawidzę powieści kryminalnych. Nienawidzę. Roześmiał się znowu. Gdyby mi tylko przestali płacić za nie i gdybym umiał robić cokolwiek innego. Ale wracajmy do naszych baranków. Mówiliśmy, zdaje się, o pielęgniarce i do... Raz jeszcze nie udało mu się usłyszeć, co myśli ser Aleksander o opiekunach starej pani Ecclestone. Droga, która od pewnego czasu zaczęła się unosić coraz stromiej, zakręciła ponownie i oczom ich ukazało się nagle Norford Manor. Wysoko na krańcu szerokiej alei starych drzew, która wznosiła się ku domowi dwoma potężnymi, nieco skośnymi tarasami. To jest właśnie miejsce, o którym mówimy. Ale pytał mnie pan o pielęgniarkę. Nazywa się ona Agnes Stone i jest. Tuż obok nich wyszedł z lasu na drogę wysoki młody człowiek, ubrany w luźny, pąsowy sweter i czarne sztruksowe spodnie. Na nogach miał sandały, utrzymujące się na dwóch paskach, które przebiegały na krzyż, oplatając palce. Luźne podeszwy zakłapały, kiedy wyszedł na drogę i może właśnie dlatego Joe zwrócił na nie uwagę, zanim spojrzał na twarz tego człowieka. A była to twarz o męskich ostrych rysach, osadzona pod wysokim, prostym czołem i zakończona silnym, zawadiackim podbródkiem. Blask inteligentnych, szarych oczu gasiła jednak czerwona jak krew. Czupryna. Nawet w tym świetle. Aleks zorientował się, że są to najbardziej czerwone włosy ze wszystkich, jakie udało mu się dotąd widzieć. W prawej ręce młody człowiek niósł ostrożnie płótno, napięte na wąski blejtram, a w lewej coś, co na pierwszy rzut oka przypominało składany statyw fotograficzny, ale posiadało więcej części. Przez plecy miał przerzuconą, zwisającą na skórzanym pasie, dużą drewnianą skrzynkę z nieostruganego drewna, poplamioną farbami. — Dobry wieczór, ser Aleksandrze! — uśmiechnął się i zatrzymał obok nich. — Pan Cotton... — Gilbern przedstawił sobie obu mężczyzn. — Pan Cotton jest demonologiem, jak Irving — dodał, chociaż nie traktuje tego zawodowo. — Z zawodu jest adwokatem, jak ja. — Całe szczęście! — — powiedział Nikolas z nieco komiczną gwałtownością. — Jeszcze jeden zawodowy maniak w tej okolicy, a nie zdziwiłbym się wcale, gdyby dobry Bóg doszedł do wniosku, że czas nareszcie z tym skończyć i grzmotnął jednym ze swoich podręcznych piorunów w tę starą budę. Kiedy tylko Irving dowie się, że obchodzą pana diabły, natychmiast wsiądzie na miotłę i przyleci do Wally House, żeby zawrzeć z panem braterstwo. A potem nigdy się nie odczepi pan od niego. To przerażający człowiek. John nie odpowiedział, czując, że nic, co mógłby powiedzieć, nie byłoby na miejscu. Czyżby znowu jakieś małe nieporozumienie rodzinne? Gilbert uśmiechnął się. Nieporozumienie? Nieporozumienie jest jedyną formą porozumienia z nim. Nikolas niecierpliwie potrząsnął trzymanym w ręce przyrządem. Ach, gdyby nie był ojcem John, i gdyby nie kochała tak tego miejsca, i gdybym nie lubił tak tu malować, nie zobaczyłby mnie tu nigdy. — Dzisiaj przy lunchu — zreflektował się nagle — ale po cóż wciągać w to jeszcze nieszczęsnych ludzi z zewnątrz? Uśmiechnął się do Aleksa, a Joe pomyślał, że rozumie, dlaczego Joan Ecclestone wyszła za mąż za tego rudzielca. Uśmiech Nikolasa był rozbrajający, niewinny i prześliczny jak uśmiech dziewczyny. — Wystarczy, jeżeli pan będzie musiał sam go zobaczyć. — Będzie to dla mnie zaszczyt — zdołał wtrącić wreszcie Aleks. Pan Irving Ecclestone jest znany jako prawdziwy autorytet. O, zapewne. Autorytet w dziedzinie, która nikogo prawie nie interesuje poza nim samym. I z której wnioski są bardziej abstrakcyjne niż moje skromne obrazki. Ja przynajmniej wiem, czego chcę od barwy i przestrzeni, a on... Nie wiem, po co żyją tacy ludzie. Chyba po to, żeby psuć innym radość obcowania z przyrodą w ich własnej ojczyźnie. Powinno się go wysiedlić na równik żeby postudiował obyczaje czarowników murzyńskich. byłby bardzo szczęśliwy, nie mówiąc o mnie. Powiedział dzisiaj, że moje obrazy przypominają mu owe sławetne linie, kreślone przez skazane czarownice w celi zamku Galdberg. Sławetne linie. Kto słyszał o nich? Kto słyszał o zamku Galdberg? Kto słyszał o nim? Irvingu Eklestone poza nim samym jeszcze kilkoma takimi samymi? Urwał i znowu się roześmiał. Przepraszam pana. I znowu Joe miał wrażenie że nie mówi do niego dorosły mężczyzna, ale dziesięcioletni chłopiec, który wie, że popełnił małą gafę. Zachowuje się na pewno niedopuszczalnie, powiedział Nikolas z roześmianą miną, ale ten człowiek wyprowadza mnie z równowagi. Na szczęście, kiedy jestem zły, maluję lepiej. Gdybym go zabił, zostałbym chyba niezłym malarzem. A co mu odpowiedziałeś na uwagę o owych liniach? Zapytał ser Aleksander. Nic. I to właśnie jest najgorsze. Przemilczałem ten zamek i zająłem się sałatą. O, John! Patrzył teraz na ciemną drogę za ich plecami. Podbiegła i zatrzymała się, oddychając nieco szybciej, ale zupełnie niezmęczona. Mam nadzieję, że nie bierze pan na serio tego, co mówi mój mąż o moim ojcu? I ona śmiała się wesoło, pogodnie, pełna rozsadzającej ją radości życia. Skąd wiesz, że mówiłem o twoim ojcu? Po tym, co powiedział dzisiaj przy lunchu, wiedziałam, że spotkawszy wujka Aleksandra, nie wytrzymasz i powiesz mu o wszystkim. Zwróciła się do Gilberna. Ojciec powiedział mu, że jego obrazy przypominają, No iż mówiłem o tym. Czy masz już dosyć biegania na dzisiaj? Cóż za zdumiewające upodobanie, które polega na miesiącach przygotowań i wyrzeczeń dla dziesięciu czy jedenastu sekund, podczas których trzeba poruszać się odrobinę szybciej niż kilka innych dziewczyn. Żadne zwycięstwo. Nie trwa dłużej. Joan ujęła go za ramię. A tu przynajmniej będę wiedziała na pewno, że jestem pierwsza, druga albo trzecia. A ty do końca życia nie będziesz wiedział, czy robisz właśnie to, o czym marzysz? Czy jesteś w stadium wypracowywania jakiejś omyłki, z której potem miesiącami będziesz się wycofywał, szukając drogi wyjścia. A może po prostu ja lubię wygrywać? Roześmiała się: Czy idziecie panowie do nas? Nie. Gilbern potrząsnął głową. Twój ojciec nie wie jeszcze nic o przyjeździe pana Cottona i na pewno jest teraz zajęty. Zadzwonię do niego jutro rano. Tak, siedzi w swojej jaskini. Nikolas wskazał ręką na rożne okno domu, w którym zapaliło się światło. Jeżeli story są zasunięte w dzień, to znaczy, że pracuje. Odsuwa je tylko po zmroku. Nie znosi światła dziennego. I taki człowiek chce mówić o malarstwie! — Nikolas — powiedziała dziewczyna z pozorną ostrością, ale w głosie jej nie było gniewu. — Jeżeli panowie nie idą z nami, pożegnajmy się już. A jutro albo pojutrze musimy urządzić tego brydża. Może po lunchu w niedzielę, dobrze? — Nie ćwiczę przez trzy godziny po popołudniowym posiłku, więc o ile by to panom dogadzało, a Nikolas nie ucieknie mi gdzieś w plener... Aleks skłonił się. — Świetnie — Gilbern skinął jej ręką — Jutro zadzwonię do Twojego ojca, a potem umówimy się. Myślę, że po lunchu w niedzielę. Dzień świąteczny na wsi jest przerażający, jeżeli się go czymś nie urozmaici. Dobranoc. Zawrócili ku domowi. Po chwili, kiedy oddalili się nieco, Joe powiedział: Zdaje się, że pomiędzy teściem a zięciem nie kwitnie miłość rodzinna, która jest darem nieśmiertelnych bogów. Stanowczo nie. Na szczęście rzadko się widują. Stara pani Elizabeth także nie darzyła Nikolasa sympatią. A wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że ten chłopiec musi być lubiany przez wszystkich. Tak. Ja sam zresztą bardzo go lubię. Ale historia jego małżeństwa z John jest, jakby tu powiedzieć, bardzo nowoczesna. Wzięli ślub trzy lata temu i zaskoczyło to wszystkich zupełnie. John pojechała do Londynu w odwiedziny do jednej ze swoich koleżanek, która była jej przyjaciółką na pensję, a obecnie jest młodą poetką. Stara pani nie widziała niczego niestosownego w tej wizycie, a zresztą Joan miała wtedy osiemnaście lat i była już dorosła, chociaż nikt nie przyjmował tego do wiadomości, może dlatego, że bieganie bez względu na to, jak na nie spojrzeć, jest namiętnością typu szkolnego. A więc Joan pojechała do Londynu w sobotę rano, a w poniedziałek wieczorem wróciła mężatką. Nie przywiozła ze sobą męża. Przyjechała tylko po swoje osobiste rzeczy. Powiedziała spokojnie, że jej ukochany jest genialnym malarzem, że kocha go, a poza tym nie chce niczego od ojca i babki jest pełnoletnia, i mogą jej decyzję przyjąć, jak chcą. Zresztą jest już mężatką. Na pytanie, jak długo zna swojego męża i dlaczego nie był w jej domu, odpowiedziała, że byłoby to dla niego bardzo trudne, bo znają się od soboty, więc musiałoby chyba wszystko przewidzieć, że chce ją poznać. Ojciec i babka pomyśleli w pierwszej chwili, że to żart, ale przestali tak myśleć, kiedy pokazała im świadectwo ślubu i stwierdziła, że nazywa się John Robinson. Wtedy babka wpadła w rozpacz i rozgniewała się strasznie. A proszę mi wierzyć, że gniew starej pani Elizabeth naprawdę był straszny dla człowieka, który miał mu stawić czoło. Ale trafiła na swoją własną krew. Byłem przy tym. Elizabeth. Siedziała przykuta do swojego fotela na kółkach i ziała ogniem jak forteca, a John stała przed nią bardzo blada, ale bardzo spokojna. A kiedy babka przestawała na chwilę mówić, żeby nabrać oddechu, dziewczyna powtarzała w kółko, że go kocha i że jest jego żoną. Irving stał z boku i nie wiedział, jak się zachować, bo wszystko to, co mógłby powiedzieć i pomyśleć w ciągu godziny jego matka, wypowiada w pół minuty. Wreszcie Joan zakręciła się na pięcie i bez słowa odeszła. Zaraz potem odjechała. I jak to się skończyło? Koniec był taki, że wszystkie prognozy babki okazały się mylne. Joan i Nikola skochają się jak gołąbki od trzech lat. I jedno żyć nie może bez drugiego. Chociaż mają tak różne zainteresowania. A co jest najcharakterystyczniejsze dla babki Eccleston to fakt, że gdy wyczerpała wszystkie możliwości rozbicia tego małżeństwa, przeprowadziła wnikliwy wywiad, do którego zapędziła zresztą mnie, i zorganizowała w niewidzialny sposób karierę Nikolasa. Jest on, w opinii wielu krytyków, bardzo zdolnym malarzem. Ale wie pan przecież, jak wielu zdolnych przymiera głodem na poddaszach. Nie wystarczy umieć ludzie muszą się o tym dowiedzieć i to z miarodajnych ust. Fortuna Ecclestonów. Została użyta tak dyskretnie, że ani Joan, ani Nicholas nie mają o tym pojęcia. Nawet Irving nie zdaje sobie z tego sprawy. W każdym razie, w krótkim czasie Nicholas Robinson zebrał sporo doskonałych recenzji. Jedna z czołowych galerii zaproponowała urządzenie wystawy jego płócien, a dochody tego młodego człowieka wzrosły w ciągu roku chyba tysiąckrotnie. Ponieważ sam brałem udział w tej akcji, muszę panu powiedzieć, że nauczyłem się niejednego, jeżeli chodzi o krytykę i kreowanie przez nią nowych talentów. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, kiedy się widzi, jakie kryteria tkwią na dnie tych spraw i jak mało mają one wspólnego z tym, co myśli publiczność. A publiczność jest po to, żeby ją wprowadzać w błąd, i zdaje się, że sama tego pragnie. W przypadku Nikolasa zresztą. Wielu bezinteresownych znawców wyraża się o nim jak najlepiej, ale jego stosunki ze starą panią uległy innemu zwrotowi. Nikolas przyjechał tu dopiero po roku małżeństwa z Joan. Ona też zawitała tu wtedy po raz pierwszy od owej pamiętnej kłótni. Działo się to na krótko przed ostatecznym atakiem paraliżu, który uczynił ze starej pani to, czym jest w tej chwili. Obawiam się, że zarówno strój, jak i sposób bycia Nikolasa musiały podziałać bardzo ujemnie na babkę. Ale nie to było najważniejsze. Cios przyszedł z innej strony. Pani Elizabeth, wychowana w elżbietańskiej tradycji, uważała, że dzieci są pierwszym i najświętszym obowiązkiem kobiety i jej największą radością. Tymczasem przy obiedzie John powiedziała, że nie chce mieć dziecka jeszcze przez wiele lat bo zmąciłoby jej wszystkie plany, a chce i musi zostać kiedyś właścicielką złotego medalu olimpijskiego. Babka nie odezwała się na to słowem, ale co gorsza, Nikolas dodał zdawkowo, że dziękuję Bogu co dnia za rozsądek swojej żony, bo on dzieci nigdy nie chce mieć i nie może znieść ich widoku. Dodał, że produkowanie przyszłych nieboszczyków, których krótkie życie składa się zwykle z trosk i lęków, w nieskończenie większym stopniu niż z zadowolenia i rozkoszy, jest zbrodnią, za którą nie chce brać odpowiedzialności. I na to także babka Ecclestone nie odezwała się słowem. Ale wydaje mi się, że w owej chwili pękła nić, która wiązała ją z małą. Dla Elizabeth Ecclestone dzieci nie były wszystkim. Umiała zajmować się interesami i prowadziła życie w kilku aspektach – ale kobieta, która potrafiła odrzucić święte posłannictwo macierzyństwa dla medalu za najszybsze przebiegnięcie stu metrów półnago przed rozwrzeszczanym tłumem, musiała wydawać się niemal potworem. Nie chcę myśleć nawet o tym, co pomyślała o Nikolasie, ale na pewno odbiło się to na jej decyzji sporządzenia nowego testamentu. Czy John Ecclestone ma twardy charakter? Tego bym nie powiedział. Jest wesoła, szczera i bezpośrednia, ale dziedziczy po nich wszystkich fanatyczne umiłowanie raz obranego celu. Ta młodziutka śliczna dziewczyna żyje jak mnich, jada w ściśle określonych porach, ściśle określone potrawy, nie tyka alkoholu, wychodzi z pokoju, gdzie przy zamkniętych oknach ktoś ośmielił się zapalić papierosa, dzień spędza niemal z zegarkiem w ręce, studiuje swoje ciało, ulepsza je, bada, wyprobowuje, jak gdyby było ono jedynie przyrządem służącym do celu, którym jest ten nonsensowny medal. Te trzy godziny po lunchu są jedyną porą, kiedy przypomina normalną młodą kobietę. Zresztą jedyne jej rozrywki to brycz, taniec i powieści kryminalne. Ale sama mówiła mi, że choćby powieść była najciekawsza i brakowałoby jej nawet jednej kartki do rozwiązania zagadki, odkładają punktualnie o jedenastej, i gasi światło, bo wstać musi o siódmej. A osiem godzin snu jest normą, z której nie wolno urwać ani minuty. Tak, Irving Ecclestone byłby z niej dumny, gdyby mógł zrozumieć, jak bardzo jest podobna do niego. Teraz w zupełnym mroku. W luce pomiędzy konarami nad głową Alex dostrzegł dużą, błyszczącą gwiazdę. A czy mąż pani Joan także chodzi spać o jedenastej? Zapytał obojętnie, jak gdyby szukając tematu do przedłużenia rozmowy. Nie. Myślę chwilami, że może oni jedni spośród wszystkich znanych mi ludzi odkryli tajemnicę szczęśliwego małżeństwa. Zawiera się ona w jednym słowie tolerancja. Nikolas żyje tak, żebym mógł dobrze malować, a ona żyje tak, żeby mogła dobrze biegać. I jedno nie zmusza drugiego do zmiany trybu życia. Wspomniał pan, że w testamencie, pani Ecclestone, istnieje klauzula, która może wydziedziczyć Joan. Teraz wspomniał pan przed chwilą, że to, co powiedzieli oboje podczas owego lunchu przed dwoma laty, mogło wpłynąć na przyspieszenie sporządzenia tego testamentu. Naprawdę chciałbym się czegoś o tym dowiedzieć. Te ostatnie słowa nie były już wypowiedziane tak niedbale. Alex zatrzymał się. Stali przed furtką muru otaczającego Wally House. Sir Aleksander pchnął lekko furtkę i zrobił miejsce dla swego gościa. Weszli na łąkę biegnącą ku domowi, przez chwilę szli w milczeniu. Niespodziewanie sir Aleksander zatrzymał się i opierając się na lasce, spojrzał w twarz Aleksa, oświetloną wschodzącą pełnią księżyca. Kiedy zaczął mówić, głos jego był cichy, ale słowa brzmiały stanowczo. Proszę mi wierzyć, że na niczym w życiu nie zależy mi tak jak na odkryciu przyczyn śmierci Patrycji Lynch. I nie gra tu roli zemsta. Są powody ważniejsze niż zaspokojenie nienawiści na tym świecie. Ale nawet za cenę ujawnienia tych przyczyn nie mógłbym przekroczyć kodeksu etycznego mojego zawodu. Jestem zobowiązany do tajemnicy przez osobę, która powierzyła mi swój testament. I chociaż osoba ta jest umarła za życia to jednak nie mogę tego zrobić do dnia kiedy przestanie bić jej serce rozumiem pana joe skinął głową ale nie zupełnie czy gdyby policja prowadziła dochodzenie w sprawie morderstwa i zażądała wglądu w testament także nie czułby pan że powinien pan usłuchać tego żądania gilbern przez chwilę nie odpowiedział potem potrząsnął głową nie miałbym wówczas wyboru powiedział niepewnie jako prawnik mógłbym odmówić nawet policji wglądu w dokumenty powierzone mojej opiece, ale prawdopodobnie nie zrobiłbym tego, bo w takiej sprawie jak morderstwo istnieje tylko jeden uczciwy stosunek do sprawy dopomóc w odnalezieniu mordercy, kiedy prawo tego od nas żąda. Niestety pan nie reprezentuje prawa, a ja mam trochę żenującą świadomość, że to ja zażądałem pomocy od pana. I to ja właśnie jestem osobą, która na własną rękę próbuje rozwikłać tajemnicę i dlatego nie mogę panu pokazać tego testamentu. Weszli do domu i zatrzymali się w sieni, otoczonej starym kandelabrem, obecnie przerobionym i zaopatrzonym w wąskie, podobne do świec żarówki elektryczne. Joe wahał się przez chwilę, nie lubił kłamać, a czuł, że to, co za chwilę powie, będzie odpowiadało prawdzie zaledwie w połowie. Ale to nie miało znaczenia. Znaczenie miało tylko jedno: odnaleźć diabła, zanim uderzy po raz drugi. Nabrał głęboko powietrze i powiedział swobodnie: myli się pan w obu punktach. Sięgnął do kieszeni marynarki. To jest moja legitymacja podpisana przez podsekretarza stanu i szefa municypalnej policji. Po drugie: przyjeżdżam tu wprost ze Scotland Yardu po odbyciu konferencji z zastępcą szefa wydziału kryminalnego. Prowadzę tu jak najbardziej autentyczne śledztwo. Zresztą u mnie w domu powiedziałem panom, że nigdy nie działam bez zgody policji. Schował legitymację do kieszeni. Więc pan jest pracownikiem Scotland Yardu? A przecież wszyscy twierdzą, że Joe położył palec na ustach to tajemnica. Mogę pana zapewnić, że legitymacji tej nie widział jeszcze nikt spoza personelu policyjnego. Odetchnął z ulgą. Wszystko co mówił stawało się coraz prawdziwsze. Chciałbym dodać, że jestem przekonany o bardzo podejrzanym wyglądzie tej sprawy. Przyczyn śmierci pani Patrycy Lynch w żadnym wypadku nie można uważać za wyjaśnione. I dlatego tak najoficjalniej raz jeszcze proszę pana o przekazanie mi kopii tego testamentu, zdając sobie sprawę, że zawiera bardzo cenne informacje dotyczące dziedziczenia fortuny Ecclestonów, sprzeczności interesów spadkobierców i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, abym mógł bez jego znajomości posunąć się chociaż o krok dalej. W moich teoretycznych rozważaniach. Ale przecież treść testamentu nie jest znana spadkobiercom. Na razie wiem już, że znają pan i stara pani Eklestone, a poza tym dwóch świadków. Kim byli świadkowie? Testament podpisała pielęgniarka Stone po złożeniu przyrzeczenia, że zachowa jego treść w tajemnicy, a poza tym mój stary Austin na tych samych warunkach, ale ręczę, że nie zdradzili się nikomu proszę bardzo. A więc już cztery osoby z tego niewielkiego grona znają jego treść. Tak. Gilbern narysował w zamyśleniu końcem laski koło na kamiennej posadzce, ale żadna z tych osób nie poznała prawdy na skutek mojej niedyskrecji. Panie mecenasie, Joe mówił spokojnie, ale dobitnie. Wydaje mi się, że wszystkie pana skrupuły rodzą się z przekonania, że skoro pan sam zaczął odgrzebywać tę sprawę, nie ma pan prawa gwałcić przy tym etyki zawodowej. Otóż po pierwsze, etyka zawodowa nigdy nie może służyć do tego, aby przeszkadzać prawu w wykrywaniu zbrodniarza. A po drugie, proszę mi wybaczyć, ale pana osobiste zainteresowanie śmiercią pani Lynch jest dla mnie sprawą drugorzędną. Najważniejsza jest i będzie tutaj sprawiedliwość. Gilbert spojrzał na niego ze zmarszczonymi brwiami. W mdłym świetle zakurzonych żarówek kandelabra. Joe miał wrażenie, że dostrzega rumieniec na jego twarzy, ale po chwili rysy adwokata złagodniały. To, co pan powiedział, zmienia chyba sytuację. Jest pan przedstawicielem prawa i chce pan zobaczyć ten dokument, dobrze. Pokażę go panu, chociaż znam go na pamięć i nie widzę w nim niczego, co mogłoby panu pomóc. Obym się mylił. Rozdział dziesiąty. Dwa dokumenty. Ja, Elizabeth Ecclestone, urodzona w dniu 24 czerwca 1888 roku, jako Elizabeth Shawcross, postanawiam co następuje. Po pierwsze, natychmiast po mojej śmierci cały mój majątek, ruchomy i nieruchomy, ma zostać podzielony w równych częściach pomiędzy moich spadkobierców prawnych. Po drugie, z podziału tego zostanie całkowicie wyłączona wnuczka moja, Joan Robinson, o ile do dnia mojej śmierci nie stanie się matką. Po trzecie, w wypadku, gdyby któryś ze spadkobierców moich umarł przede mną, majątek mój ma być przekazany innym na zwykłych zasadach kodeksu spadkowego do podziału między pozostałych. Po czwarte, w wypadku gdyby John Robinson urodziła dziecko w okresie dwóch lat od dnia mojej śmierci, przypadająca na nią część mojego majątku zostanie przekazana temu dziecku, lecz zarząd nie będzie należał do rodziców dziecka, ale do osoby wyznaczonej przez egzekutora testamentu. Kurator ten zadba, by suma ta została przekazana dziecku lub dzieciom John Robinson w dniu ich dojścia do pełnoletności. Gdyby dzieci było więcej niż jedno, część majątku przypadająca na John Robinson ma być podzielona pomiędzy nie równo i przekazywana im kolejno przy dojściu do pełnoletności. Po piąte, gdyby czego niechaj nie da Bóg, wszyscy ludzie, w których żyłach płynie krew rodziny eklestonów, uprzedzili mnie w drodze do wieczności, polecam, aby cały mój majątek, ruchomy i nieruchomy, przekazany został rządowi malajskiemu. Z intencją przeznaczenia całej kwoty na rozwój szpitalnictwa tych terytoriów. Po szóste, posiadłość rodzinna Norford Manor ma przejść na własność najstarszego z rodu Ecclestone'ów. W wypadku, gdyby nikt z nich nie został przy życiu, należy zmienić ją w dom dla sierot pochodzących z hrabstwa Suffolk. W dniu mojej śmierci polecam wypłacić legaty. Następującym osobom. A dziesięć tysięcy funtów ser Aleksandrowi Gilbernowi, długoletniemu radcy prawnemu rodziny Ecclestone'ów i naszemu przyjacielowi, który jednocześnie jest egzekutorem tego testamentu. Pragnę, aby potraktował to jako częściowe honorarium za wiele bezinteresownych trudów, które podejmował dla mnie w ciągu mego życia oraz jako wynagrodzenie za pracę związaną z wprowadzeniem w życie. Niniejszego testamentu. B. Trzy tysiące funtów Agnes Stone, pielęgniarce, która od kilku lat opiekuje się mną ku memu zadowoleniu. C. Trzy tysiące funtów doktorowi Archibaldowi Duke'owi, który opiekuje się moim zdrowiem od lat pięciu w sposób niebudzący żadnych moich zastrzeżeń. Legaty w stosunku do obu wyżej wymienionych osób tracą ważność, jeśli osoby te nie będą w dniu mojej śmierci zatrudnione przeze mnie. Poza tym legat ten nie wpływa na ważność mojej umowy z doktorem Archibaldem Duke. Ma ona być dokładnie honorowana i podsumowana w dniu mojej śmierci. D. Polecam wypłacić po tysiąc funtów Marcie Cooley, kucharce z Norfolk Manor. Józefowi Fieldowi, ogrodnikowi tamże i Sinti Rowland, pokojówce tamże. E. Lokaj mego zmarłego męża, Rys, który służył naszej rodzinie od najwcześniejszej młodości, winien otrzymać trzy tysiące funtów, a także dożywotnie prawo mieszkania w Norfolk Manor wraz z pełnym utrzymaniem, które zobowiązany będzie mu dostarczyć mój prawny spadkobierca. Potem... Następowały podpisy świadków Agnes Stone i Austina Rolanda. Czy pani Stone naprawdę była pewna dyskrecji panny Stone? Zważywszy, że testament i wszystkie legaty dotyczą osób, pomiędzy którymi ta pielęgniarka nieustannie przebywa. Tak, nawet ja nie miałem obiekcji. Agnes Stone to osoba osła, praktyczna, dokładna, ale absolutnie uczciwa i dyskretna. W tej chwili ma mniej więcej trzydzieści lat, a przybyła tutaj zaraz po szkole pielęgniarskiej. Skierowano ją tu, gdyż była prymusem i pozostała nim w pewnym sensie nadal. Pani Elizabeth, pragnąc absolutnej dyskrecji, sama zaproponowała ją jako świadka testamentu. Zresztą Agnes przywiozła ją tu w fotelu na kółkach. — A cóż to za umowa z doktorem Duke, o której wspomina testament? — Był to pomysł pani Ecclestone. Doktor Duke mieszka tu już od ośmiu lat. Kupiła go po prostu, oferując więcej niż mógłby zarobić jako młody lekarz gdzie indziej. Miał doskonałe referencje i pochodzi z niezamożnej rodziny. Przyjechał tu z rocznym kontraktem i potem chyba przyzwyczaił się. Życie jego płynęło tu prawdopodobnie nudno, ale wygodnie. Poza tym, nie wydaje na nic pieniędzy, może pomagać młodszemu rodzeństwu i rodzicom, a do tego Odkłada jeszcze co roku niezłą sumkę. Kiedy pani Ecclestone zbliżyła się do siedemdziesiątki, zawołała go kiedyś w mojej obecności i dała mu podpisany przez siebie papier. Nie jest to umowa w sensie prawnym, ale raczej zobowiązanie. Treść tego jest następująca. Elizabeth Ecclestone zobowiązuje się wypłacać w ratach miesięcznych po trzydzieści funtów dodatku dziennie. Doktorowi Archibaldowi Dukowi za każdy dzień, który przeżyje powyżej siedemdziesiątki. Ze swej strony zobowiązuje się ona do zażywania przepisywanych jej przez niego lekarstw i wykonywania jego poleceń. A wówczas dzielny lekarz zaczął walczyć jak lew, aby nie wysechł strumyczek złota, spływający powoli do jego kieszeni. Zapewne. Co prawda trzeba przyznać, że poprzednio także bardzo się starał. A poza tym myślę, że gdyby pani Eccleston... Mogła przewidzieć, w jakim stanie znajdzie się sama w kilka miesięcy po podpisaniu tej umowy, chyba nie podpisałaby jej. Znałem ją i nie wierzę, aby zależało jej na przedłużeniu tego typu wegetacji. Była czynną, energiczną, może zanadto energiczną kobietą. Jeżeli mam być szczery, powiem, że tyranizowała tych wszystkich, których udało jej się tyranizować. Nie robiła tego ze złej woli, ale z przekonania o słuszności swoich zasad i postępowania jeżeli nadal zachowała władzę nad swoim mózgiem, co trudno stwierdzić z całą pewnością, musi się chyba potwornie męczyć, nie mogąc wywierać żadnego wpływu na otoczenie. Tak, Aleks zastanowił się. A jaka jest wartość majątku pani Ecklestone? Przypuszczam, że dość duża. Niedokładny szacunek całości ze względu na zmiany w kursach akcji i cenach gruntu, Zamyka się sumą mniej więcej dwudziestu pięciu milionów funtów. — O mój wielki Boże! — Joe gwizdnął cicho przez zęby. — Taka suma może przecież wyzwolić lawinę namiętności. — Nie sądzę, nie zna pan Ecclestone'ów. — Musi pan szukać innego rozwiązania, jeżeli sądzi pan, że Patrycja została zamordowana. — Zresztą stara pani Elizabeth żyje. A gdyby ktoś gwałtownie potrzebował wielkich sum, mógłby zabić ją i przez to samo, narażając się na o wiele mniej podejrzeń, uzyskać część spadku, wyrażającą się w tak ogromnych sumach. I ja tak myślę. Wszystko to nie trzyma się jedno drugiego, ale mam pewną mglistą teorię, a właściwie trzy teorie. Trzy? Tak trzy. Przed godziną miałem dwie. I to mnie martwi bo tam, gdzie są trzy możliwe rozwiązania, zwykle okazuje się, że żadne z nich nie jest prawdziwe. Jeżeli pan pozwoli, zabiorę do siebie dokumenty diabelskie z tego terenu, które pan tak uprzejmie dla mnie przygotował i zjem kolację u siebie w pokoju. Oczywiście, oczywiście. Joe pożegnał się z gospodarzem, cicho zamknął drzwi za sobą i poszedł na górę, wsłuchując się w głuche echo swoich kroków, brzmiące pod sklepieniem wielkiej kamiennej sieni. Kiedy znalazł się w pokoju, usiadł za stołem i pobieżnie przejrzał kilkanaście starych ksiąg, oprawionych w wyblakłą, naciągniętą na deszczułkę skórę z wytłoczonym na niej herbem Gilbernów. Wreszcie wziął do ręki kilkanaście zszytych baranią struną pergaminowych kart. To było to, czego szukał. Rozsiadł się wygodniej i zaczął czytać. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja... Franciszek Silby, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Eustachego w mieście Blue Meadows, umyśliłem przekazać piórem moim niewprawnym dzieje plugastwa czternastu czarownic okropnych ze wsi Norford w naszym hrabstwie Suffolk, a także opowiedzieć, jak to wielebny Matthew Hopkins, natchniony przeciw mocy diabelskiej łaską od Boga Pana Wszechmogącego pochodzącą, plugastwo to na jaw wywlókł, światu je ukazał, Nierządne córy diabelskie kukarze wiekuistej i ziemskiej przywiódł, ludziom odetchnienie i zadowolenie czyniąc, jako że hrabstwo safolk nasze przesławne z dawna znane było jako umiłowane przez diabelską wszeteczną mość i karami różnymi przez opatrzność za to obłożone, jak to zarazy, pożary, susze, nieurodzaje bydła pomory, burze ulewy z wiatrami potężnymi. Co jeśli karą Bożą nie było. To niechybnie takoż przez one czarownice sprowadzone na nas zostało, a to dla udręczenia rodzaju, który szatan od wieków do zguby przywieźć pragnie, zawiścią gorejąc, gdy myśli o szczęśliwości wiekuistej, która ludzi po śmierci oczekiwać może. Czarownic tych było czternaście. Czyniły one zła wiele naokół siebie. Gniew Boży na całe hrabstwo safolych ściągając, a panosząc się tak, że i zebrania swoje, sabatami zwane, z tym, że to księciem ciemności i sługami jego skrzydlatymi o nogach kozich odprawywały rozkoszy cielesnej z Nim zażywając i ziemię rozpustą plugając, aby pomiot diabelski na niej rozmnożyć, czego szczęśliwe odkrycie praktyk ich nie zezwoliło. Chociaż jedna z onych czarownic brzucho już wzdęte tym pomiotem miała, gdy mistrz jej postronek na szyję założył i tak do narodzin onego małego czarczęcia nie dopuścił z Bożą Pomocą. Joe wzdrygnął się i przymknął oczy. Potem westchnął i czytał dalej. Opis był długi i dotyczył przybycia wielebnego Matthew Hopkinsa do hrabstwa Suffolk. A następnie wyliczał jego poprzednie sukcesy w zwalczaniu czarownic w innych okolicach. Dnia onego, gdy wielebny Hopkins w modlitwie zatopiony klęczał, Boga błagając, aby pozwolił mu wytropić jak najwięcej cór i kochanic diabelskich, zawitał w progi jego jakoby w odpowiedzi na modły one szlachetny John Ecclestone. I opowiedział, że mając dom swój naprzeciw skały diabelskiej, opodal wioski Norford, nieraz i nie dwa widywał kobiety z wioski owej, gdy na miotłach nocą ku pieczarze w skale zlatywały się, a poznać je mógł z daleka, bo lecąc płomykami tańczącymi na naokół nich oświetlone były. Rzekł przy tym, że nie on jeden, ale i słudzy jego rzecz tę widywali, i pod przysięgą wszyscy to zeznać mogą. Upadł tedy wielebny Hopkins na kolana i głosem wielkim Bogu wszechmogącemu dziękował, jako że po miotłach i ogniu wokół kobiet onych wraz pojął, że z czarownicami najtęższymi i najokropniejszymi ma do czynienia. Nie mieszkając tedy osiołka swego osiodłał i popędził, gnając go, do sądu jego świątobliwości biskupa, aby czarownice one co rychlej ujęto i pokarano. Potem następował opis ujęcia czternastu kobiet z wioski Norford i badań przeprowadzonych przez sąd biskupi. Szybko przesunął oczyma po szczegółowym opisie zadawania czarownicom tortur. Jedne załamywały się prędzej, inne później. A w końcu wszystkie, poza jedną, przyznały się do winy. Nazwisko tej opornej brzmiało Cynthia Rowland. A choć igłami długimi na ciele jej poszukiwali miejsca nieczułego, które czarownica mieć musi. I choć kości palców jej rąk, a takoż i nóg, połamano na kawałeczki drobne, skóry nie rozrywając. I choć przez trzy dni i trzy noce sam wielebny Hopkins siedział przed nią, gdy przykuta do ściany kolce w usta miała wrażone. Aby ni głowy unieść, ni opuścić nie mogła, ni zasnąć na jedną chwilę. Wszelako tak wielka w niej była przewaga i pycha diabelska, że choć prosił ją ze łzami, aby zatwardziałości poniechała, winy swe wyznała i zasłużyła na wieki czyśćca, po którym miłosierny Bóg może i jej najgrzeszniejszej winy odpuści, ona uparcie win swych zapierała się i jedna ze wszystkich do końca w uporze diabelskim pozostała, wykrzykując, że żadna z nich winy na sobie nie ma. Jeno. Wszystko to jest zemstą szlachetnego Johna Ecclestone'a, który grunta swoje kupiwszy, chciał przy nich zagarnąć i lasy, od wieków do wioski Norford należące. Czemu wieś się cała oparła, mając pisemne nadanie lasów, onych jeszcze z czasów miłościwego króla Ryszarda? Wszelako prawda, jako oliwa, zawsze na wierzch za sprawą Bożą wydobyć się musi. Tak też stało się i tym razem. Choć wielu... Domagało się, aby kobiety one jako to bywa w inszych królestwach ogniem wolnym palić. Wszelako u nas nie taki obyczaj jest. Mniej pewne Panu Bogu miły, bo wiesza się je jako pospolitych złoczyńców. Więc gdy sąd Jego świątobliwości biskupa winę ich utwierdził i prawu świeckiemu je oddał ze zwykłymi słowy, niechaj je po ojcowsku ukarzą. Kropli krwi ich nie przelewając. Powiedziano je pod gdzie mistrz kolejno pozawieszał je na hakach czternastu, a lud stał i radował się błotem je obrzucając. Wącza sprawda, jako ów antyczny feniks z popiołów powstała i wszem stała się widoma. Gdy ostatnią czarownicę wieszać miano. A była nią owa Cynthia Rowland, która winy swej i występków wyznać nie chciała, zawołała ona, sznur już naszy i mając, że prawdą jest, jakoby była kochanką diabelską. Że z samym Lucyferem się parzyła i gziła i ściskała, lubą jego nałożnicą będąc. A wtedy wszyscy przytomni na placu z trwogi nie mieli. Zawołała, że kochanek niechybnie pomści śmierci, na szlachetnym Johnie Ecclestonie, którego świadectwo przyczyną śmierci jej się stało. Zwróciła się ku niemu i palcem go wskazując zawołała. Lucyferze, panie mój i kochanku, ten człowiek zgubą moją i na nim mnie pomści, aże do dziesiątego pokolenia, i wygub ród ten ze szczętem, by i śladu po nim nie zostało. Może by i co więcej rzekła wszelako mistrz? Przelękniony jako inni prędko za sznur pociągnął, na pomocniki swe wołając. I wysoko ją poderwali, głos jej dławiąc. Tak skończyła ona, czarownica najgorsza ze wszystkich w naszym hrabstwie, do chwili swej ostatniej zatwardziała lubieżnica. A ser Johna Eklestona, który wielce przeląkł się słów onych, wielebnych Hopkins pocieszył słowem świętym z nieba płynącym. A tak wszyscy się do domów rozeszli a rozjechali. Joe zamknął manuskrypt i przymknął oczy. Wspaniała dziewczyna, powiedział cicho. Jakże doskonale ją rozumiał. Widział ów odległy plac, z rzędem szubienic i gapiącym się wrogim tłumem, i niewinną kobietę, która tyle przetrzymała na nie wzbudzając niczyjej litości ani wiary. A kiedy wreszcie stając u stóp przybienicy zobaczyła swojego prześladowcę, zemściła się w jeden, jedyny sposób, jaki jej pozostał. Powiedziała, że jest prawdą to, o czym on wiedział, że jest kłamstwem. I umierając, pozostawiła swego wroga nie w przeświadczeniu, że zgładził czternaście chłopek, których nikt nie pomści, ale że zadarł samym księciem ciemności. Wiedziała przecież, Ile razy będzie się odtąd budził Sir John Ecclestone, zlany zimnym potem? A Patrycja Ecclestone była potomkiem Johna Ecclestone'a w dziesiątym pokoleniu, tak powiedział Gilbert. Tak samo był nim Irving Ecclestone, jej brat, ale John była już jedenastym pokoleniem. Alex wstał i zaczął przechadzać się po pokoju. Nagle przystanął. Dopiero teraz uświadomił sobie, że czytając opis egzekucji, miał przez cały czas przed oczami twarz owej ślicznej czarnowłosej dziewczyny, którą spotkali idącą ku domowi z koszykiem jabłek dla Gilberna, Cynthia Rowland. Nagle zrobiło mu się duszno. Podszedł do okna, otworzył je i wyjrzał. Była już pełna noc. Księżyc niemal okrągły stał wysoko nad diablą skałą, oblewając świat bladym metalicznym blaskiem. Daleko nad koronami drzew błyszczały blisko siebie dwa maleńkie światełka, podobne do oczu zwierzęcia. Norford Manor. Było bardzo ciepło i cicho. Nietoperz przeciął padającą z okna smugę światła i zniknął w ciemności niedosłyszalny i zwinny. Rozdział jedenasty Spacer przed burzą Joe usnął bardzo późno i obudził się bardzo wcześnie, niewyspany i niespokojny. Poranek był piękny, choć powietrze stało nieruchomo nad ziemią, nieporuszane najmniejszym powiewem wiatru. Było duszno. Będzie burza, pomyślał, siadając do maszyny. Będzie chyba burza z piorunami i ulewą. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zaraz po niej minie ten nastrój. Ale wiedział, że to nieprawda. Chciał już być tam. Być w Norford Manor, i zmusić diabła do. I tu myśl urwała się, bo nic nie miało sensu. W tej chwili pragnął prawie, by śmierć Patrycy Lynch okazała się samobójstwem, a te wszystkie odciski i nonsensy z przekręcaniem obrazu, czyimś żartem. Ale chociaż rozum zawodził, instynkt krzyczał, że nawet w tej chwili dzieje się coś strasznego, co narasta dojrzewa i wyda owoce. "Jeżeli nie zdoła się w porę zapobiec zbrodni, a jedyna możliwa teoria tej zbrodni była w absolutnej niezgodzie z faktami i nie mogła być prawdziwa. A może była inna, ale jaka? Spędził godzinę nad stołem nieruchomo, z głową opartą na rękach. Przez mózg przelatywały setki kombinacji, od najbardziej niemożliwych do mających chociaż cień prawdopodobieństwa, ale wszystkie wykluczały się nawzajem." Gdyby wiedział, że to, co przeżywa w tej chwili jest dziecinną igraszką w porównaniu z tym, co będzie odczuwał za niewiele godzin, unieruchomiony przed barierą prawdopodobieństwa i skonfrontowany z najbardziej niesłychanym wydarzeniem swego życia, być może myślałby spokojniej. Ale Joe Alex nie znał przyszłości, tak jak nie znał jej diabeł. Gdyby znali ją obaj, śmierć nie zawitałaby prawdopodobnie tak szybko do Norford Manor, a panna Karolina. Bekon szybciej spotkałaby się z człowiekiem, którego kochała jak nigdy nikogo, chociaż nie dawała mu tego poznać. Stary Austin wszedł ze śniadaniem i wiadomością od sir Aleksandra, że obaj są zaproszeni na lunch do Norford Manor, gdzie pan Irving Ecclestone oczekuje pana Jamesa Cottona i z przyjemnością podzieli się z nim wszystkimi materiałami, jakie ma do dyspozycji. To pomogło. Świadomość, że za parę godzin będzie tam i zobaczy tych ludzi i miejsce, uspokoiła Aleksa. Z apetytem zjadł śniadanie, chociaż na dnie mózgu mały, roztrzepotany płomyczek palił się. Nie przygasając ani na chwilę, usiadł do swojej maszyny do pisania i spokojnie zajął się książką. Pisał do południa. O dwunastej Gilbert zawołał go z ogrodu. Joe rzucił okiem na pokój. Wsunął do kieszeni kartkę papieru, na której o świcie wynotował wszystkie swoje dotychczasowe wiadomości i wyszedł. Szli rozmawiając o pogodzie i prawdopodobnym nadejściu burzy. Dopiero kiedy znaleźli się w lesie, Joe powiedział: Więc pani Patrycja Lynch i jej brat Irving Ecclestone stanowili właśnie owo dziesiąte pokolenie, na którym miał się zemścić lucyfer? Widzę, że przeczytał pan tę historię. — Tak, sprawdziłem to w ich kronikach rodzinnych. Gilbert wzruszył ramionami. — Ale czy to może mieć jakieś znaczenie? — Jeśli zaczniemy operować takimi argumentami, zejdziemy do poziomu ludzi, którzy powiesili wtedy te nieszczęsne kobiety. Nie myślałem o nas i o naszych argumentach, ale o kimś, komu mogłyby trafić do przekonania. O kimś, kto na przykład czułby się predestynowany do wypełnienia ostatniej woli Cynthia Rowland albo nawet samego Lucyfera. I o tym myślałem. Sir Aleksander ze zniechęceniem machnął ręką. Ale to zupełnie niemożliwe. Nie znam tu nikogo, mogącego połączyć w sobie tyle fanatyzmu i ciemnoty. Jeżeli myśli pan o córce Austina i Katarzyny, to chociaż nazywa się ona dokładnie tak, jak tamta przed wiekami zamordowana dziewczyna, to mógłbym sobie dać rękę uciąć, że jest absolutnie do tego niezdolna. Po prostu zapomniałem wczoraj, że pan nie zna tych ludzi, może przedstawiłem jej zainteresowanie diabłem i wężami Irvinga w zbyt jaskrawym świetle. Niech pan nie zapomina, że od wielu lat patrzę na przestępców, a przecież byłem tam od razu po śmierci Patrycji i w czasie przesłuchań policyjnych. Nawet gdybym był jeszcze bardziej wstrząśnięty niż byłem, nie umiałbym przestać przyglądać się ludziom. Obserwowałem także i Sintię. Nie było w jej zachowaniu cienia gry. Była zapłakana, zdumiona i ciekawa, jak zwykle osoby ze służby w takich wypadkach. Czy tylko ją miał pan na myśli? Niekoniecznie. Aleks zamilkł. Szli dalej w milczeniu. Wreszcie las skończył się i zobaczyli z daleka Norford Manor, oświetlone ostrymi promieniami słońca. Upał, rósł i gęstniał, ale na niebie nadal nie było ani jednej chmurki. Na tarasie Joe dostrzegł malutką białą sylwetkę, ale odległość oraz fakt, że znajdowali się poniżej domu i spoglądali ukośnie ku górze, uniemożliwiały dokładniejszą obserwację. To Agnes Stone powiedział Gilbert, jak gdyby zgadując myśli gościa. Na pewno krząta się teraz wokół starej pani, którą wywiozła z pokoju na słońce. Wchodzili zwolna po lekkiej pochyłości ziemnego tarasu parku. Kiedy zbliżyli się do domu na odległość mniej więcej dwustu kroków, Joe usłyszał wesołe nawoływania dochodzące poza drzew po prawej stronie. Spojrzał i dostrzegł pomiędzy krzewami pasmo zielonego trawnika, a nad nim niewysoką, nowocześnie oprofilowaną wieżę do skoków. Na jej krańcu stała w tej chwili dziewczyna w błękitnym kostiumie kąpielowym i czepku tego samego koloru. W chwili, kiedy spojrzał, oderwała się od wieży zatoczyła miękki, śliczny łuk, a ponieważ powierzchnia basenu znajdowała się powyżej miejsca, z którego patrzył, wyglądało to tak, jak gdyby zniknęła cicho w niewidzialnej szczelinie trawnika. Blisko, poza wieżą, tak blisko, że Joe zdziwił się, wyciągała ku niebu swój stromy szczyt, diablaskała. To John. Gilbern zatrzymał się, wbił laskę w piasek, którym wysypana była aleja i otarł pot z czoła. Zaczynam się już starzeć. Kiedyś, pomimo tej niesprawnej nogi, przebywałem tę przestrzeń bez najmniejszego wysiłku. Joe przemilczał taktownie to stwierdzenie, a potem zapytał: Wydawałoby się, że tak wysoko położone miejsce jak Norford Manor musi mieć kłopoty z wodą. Oczywiście, że przy fortunie klęskałów znaleziono na to łatwo lekarstwo. Ale nie przypuszczałem, że jest basen pływacki prawie pod szczytem wzgórza. Skąd bierze się ta woda? czyli znowu. Na wieżu ukazała się sylwetka mężczyzny, który przebiegł kilka kroków i skoczył, zwinięty nagle w salto, a potem wyprostowany z szeroko rozłożonymi rękami. To Kempt, a ten basen to właśnie jego dzieło i pomysł. Ten chłopiec bardzo kocha Norford Manor. Kiedy był jeszcze na studiach, obmyślił sposób ujęcia rurami wody płynącej w górze potoku, który biegnie pod niewą wozu oddzielającego nas od Diablej Skały. Woda zamiast opadać razem z dnem potoku płynie do pewnego miejsca pod naturalnym ciśnieniem a potem niewielkie sprytne urządzenie zaopatrzone w pompę elektryczną tłoczy ją dalej do basenu skąd wraca podziemną rurą do potoku o kilkaset kroków dalej Tomasz sam zaprojektował wieżę i basen który jest zresztą prześliczny wyłożony błękitnymi płytkami na dnie i po bokach sam pracował przy nim w ciągu wakacji razem z robotnikami. Zbliżali się już do domu. Dopiero w tej chwili Joe zauważył, że teraz domu przytyka z jednej strony do przepaści, od której odgrodzony jest porośniętą bluszczem wysoką siatką. Dalej brzeg parku nad wąwozem ograniczony był gęstym, kolczastym żywopłotem. Tuż naprzeciw, po drugiej stronie wąwozu, górowała diabla skała. A gdzie jest grota? Nieco niżej i dlatego nie widać jej stąd. Pokażę ją panu później z okien pierwszego piętra. Na tarasie Joe widział teraz wyraźnie wysoką, młodą kobietę w białym kitlu i białej pielęgniarskiej czapeczce. Obok niej stał krępy mężczyzna, mogący liczyć około trzydziestu pięciu lat. To jest doktor Duke, powiedział Gilbert półgłosem, bo byli już blisko a tam w fotelu siedzi pani Elizabeth Ecclestone. Proszę nie podchodzić do niej i ukłonić się z daleka. Nie wiadomo, czy ona słyszy i zdaje sobie sprawę z tego, na co patrzy, ale na wszelki wypadek wszyscy mówią jej dzień dobry. Pielęgniarka trzymała w ręce mały talerzyk i najwyraźniej karmiła z niego łyżeczką siedzącą, bo kiedy wyprostowała się, otarła jej usta białą chusteczką. Doktor także się wyprostował i zobaczywszy idących, zrobił krok w ich kierunku. I wtedy Joe po raz pierwszy zobaczył panią Elizabeth Ecclestone, właścicielkę Norford Manor. Była to stara kobieta, najwyraźniej wielkiego wzrostu. Twarz miała spokojną, pokrytą siecią drobnych zmarszczek i zupełnie nieruchomą, jak twarz z obrazu. Szeroko otwarte oczy patrzyły prosto przed siebie z wyrazem zamyślenia. Oczy te były tak żywe, i tak pełne wyrazu, że John na chwilę zwątpił w to, co mówił ser Aleksander. Na widok Gilberna, doktor Duke uśmiechnął się szeroko. Dzień dobry. Mam nadzieję, że sprawy w Londynie układają się jak najlepiej. Dziękuję, doktorze. Pielęgniarka także uniosła głowę, a potem pochyliła ją szybko w formalnym ukłonie i odwróciła się do chorej. Przesunęła nieco fotel, ustawiła starą panią profilem do słońca, Przesuwając równocześnie mały kolorowy parasol na stojaku, tak aby rzucał cień na czoło i oczy. I jak zdrowie pacjentki? Bez żadnych zmian, ser Aleksandrze. Serce w porządku na szczęście nie spodziewam się jakiegoś nagłego pogorszenia. gilbern wszedł po trzech kamiennych stopniach na taras i jakby zapominając o obecności Aleksa, zbliżył się do starej kobiety i dotknął jej bezwładnej dłoni. Dzień dobry Lady Elizabeth. Powiedział miękko, patrząc jej w oczy, które nie drgnęły nawet i spoglądały nadal w jakiś nieokreślony punkt nad drzewami lasu rosnącego u stóp parku. Cieszę się, że widzę panią tu, jak zawsze. Pochylił się jeszcze bardziej. Proszę wierzyć i modlić się w duchu, a może jeszcze wszystko będzie dobrze. Wyprostował się. I nieznacznie skinął na Alexa, który wszedł po stopniach i minąwszy z lekkim ukłonem siedzącą nieruchomo staruszkę, ruszył za nim ku otwartym szeroko drzwiom domu. Doktor także poszedł za nimi. Gilbert przedstawił sobie obu mężczyzn. — Pana pacjentka ma niesłychanie inteligentne spojrzenie — powiedział Joe, kiedy znaleźli się w holu. — Wydawałoby się, że przy tak strasznym nieszczęściu jak całkowity paraliż mózg także przestanie działać w tym sensie, w jakim działa u istoty rozumnej. Ona spogląda, jakby była zupełnie zdrowa. Obawiam się, że niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Lekarz potrząsnął głową. Godzinami wpatruję się w nią i staram się zrozumieć, co się z nią dzieje naprawdę. Paraliż uniemożliwia badanie, już choćby dlatego, że likwiduje odruchy badanego. Mógłbym ją zawieźć do Londynu i poddać najnowocześniejszym badaniom przy pomocy fal elektromagnetycznych, ale nic by jej to nie pomogło a służyłoby jedynie zaspokojeniu mojej ciekawości zawodowej taka podróż w tym stanie mogłaby być fatalna dla niej zawahał się joe wiedział że chciał powiedzieć zdrowia ale zrezygnował z tego słowa samopoczucia dokończył doktor duke na wszelki wypadek agnes czyta jej codziennie i opowiada o rozmaitych błachostkach które się wydarzyły ale nie wiemy co do niej dociera nawet źrenice jej oczu nie ulegają zmianie, z wyjątkiem chwil, kiedy poddaje się je działaniu światła. Nie wiem nawet, czy mózg jej przyjmuje znaczenie obrazów, które padają na oko. A jaki jest powód tej choroby? zapytał Joe uprzejmie. Paralysis tumore culumne vertebrarum jeżeli zorientuje się pan, co ta nazwa oznacza. I nie czekając. Odpowiedzi dokończył, Gus na kręgosłupie niesłychanie powoli rosnący. Gdyby przed laty, kiedy spowodował tylko unieruchomienie nóg, pozwoliła się prześwietlić i zooperować, była jeszcze mała szansa wyleczenia jej, ale nie pozwoliła. Zmusiła mnie, abym ją leczył na reumatyzm. Zresztą w pierwszym okresie wydawało mi się to słuszne. Byłem bardzo młodym lekarzem, a kilka wielkich sław, które badały ją przede mną orzekło, że to reumatyzm. Symptomy tych dwóch zupełnie różnych chorób są w początkowym stadium identyczne, potem było za późno. Kiedy gus rozrósł się, nastąpiło nagłe uderzenie, jak zwykle w takich przypadkach. Nigdy już się z tego nie wydobędzie, ale na swoje szczęście czy nieszczęście może przeżyć jeszcze nawet kilka lat przy odpowiedniej opiece i działaniach zapobiegawczych przeciw skorzeniom, które powstają w wtórnie skłonił się lekko. Przepraszam, ale muszę już odejść. Zastanawiam się nad pewnym preparatem, który powinienem jej zastosować. Chociaż szczerze mówiąc, nie wierzę w jakiekolwiek radykalne działanie i poprawę. Skinął raz jeszcze głową, błysnął pięknymi, zdrowymi zębami i odszedł w głąb domu. Sympatyczny i optymistyczny, mruknął Aleks. Co teraz? Jakby uprzedzając odpowiedź na to pytanie, Pan Irving Ecclestone ukazał się u wylotu szerokich schodów, prowadzących z sieni na piętro domu. Rozdział dwunasty Łagodne, spokojne węże Irving Ecclestone był bardzo wysokim mężczyzną, o nieco zbyt długich nogach i rękach, dzięki czemu tułów jego wydawał się trochę za krótki, a głowa za mała. Joe nie dostrzegł wyrazu jego oczu ukrytych za potężnymi, wypukłymi szkłami krótkowidza. Zauważył tylko, że są jasno-niebieskie i jak gdyby wyblakłe, podobne w kolorze do jasnych szpakowatych włosów, bardzo już przerzedzonych na skroniach. Wyciągnął rękę do Gilberna, a potem szybko zwrócił się ku drugiemu gościowi. — Pan Cotton, prawda? — Nazwisko pana nie było mi dotąd znane, ale skoro interesuje się pan poważnie dziedziną, którą i ja się trochę zajmuje? Urwał i roześmiał się cicho. A Joe i Gilbert także uśmiechnęli się, akceptując ten żart. Ecclestone dokończył. Gotów jestem panu służyć moim skromnym doświadczeniem, o ile uzna pan, że okaże się ono przydatne w pańskiej pracy. Joe lekko skłonił głowę. Jestem adwokatem, ale moją pasją od najmłodszych lat była historia przesądów i zabobonów w naszym kraju znam wszystkie pana książki i wiem, jak wielkim autorytetem, jedynym autorytetem jest pan w tej dziedzinie. O, nie przesadzajmy, młody człowieku, nie przesadzajmy. Są inni, jest wielu innych, którzy mają wielkie osiągnięcia. Lecz mimo woli gospodarz rozpromienił się. A Joe, po raz tysięczny w życiu, sprawdził działanie prostego, jak najbanalniejszego pochlebstwa, jako najpotężniejszej, i najszybszej drogi do ludzi. Irving Ecclestone ujął go pod ramię. Przede wszystkim musi mi pan powiedzieć, czego pan szuka. Ale może najpierw rzućmy okiem na moje skromne zbiory. Jestem przekonany, że zainteresują pana. Gilbert poruszył się. W takim razie ja, który nie jestem czcicielem diabła, przejdę się trochę po parku i popatrzę na tych młodych ludzi skaczących do wody. O, oczywiście, mój drogi, oczywiście! powiedział Ecclestone. Prawie nie słysząc tego, co sam mówi, a na pewno nie interesując się tym, gdzie sławny adwokat chce odejść. I ująwszy mister Cottona na podramie, zaczął wstępować z nim po schodach. Mocno rzeźbiona, lekko falista poręcz wykonana u schyłku baroku wyniosła ich łagodnym skrętem na piętro, gdzie wokół szerokiego, prostokątnego holu biegł szereg ciężkich drzwi, obramowanych kamiennymi portalami. Po środku stał okrągły stół, a na nim mała kryształowa kula, pełna białych róż. Stone zatrzymał się na najwyższym stopniu schodów i trzymając nadal pod ramię swego gościa, drugą ręką zatoczył łuk. — Tu właśnie jest moje maleńkie królestwo. Zebrałem w tych kilku niewielkich pokojach najciekawszą może kolekcję demonologiczną, jaką dotąd stworzono. Zatrzymał się przed pierwszymi drzwiami i nacisnął ciężką klamkę ze złociście lśniącego metalu. Joe pomyślał, że ten wspaniały połysk wystawia dobre świadectwo służbie w Norford Manor, ale równocześnie zwrócił uwagę na grube obicie drzwi i podwójny zamek. Drzwi ustąpiły cicho. Irving usunął się, przepuszczając gościa przed sobą. Alex minął próg i znalazł się w wielkim prostokątnym pokoju. Z którego wszystkich ścian, od podłogi aż po sufit, wyzierały grzbiety szeregów książek. Pomimo słonecznego popołudnia, na zewnątrz był tu półmrok, rozjaśniony tylko silną lampą stojącą, która znajdowała się w rogu wielkiego starego pokrytego papierami biurka. Dopiero po sekundzie gość zorientował się, że pokój ma także dwa okna, położone na dwóch sąsiadujących ze sobą ścianach. Były one zasłonięte ciężkimi i gęstymi storami, nie przepuszczającymi ani jednej iskierki dziennego światła. Niemal podświadomie zarejestrował położenie okien i fakt, że pokój musi znajdować się w jednym z narożników domu. Drzwi, którymi weszli, były dla tego nieco ponurego pomieszczenia jedynym połączeniem ze światem zewnętrznym. Zamknęły się cicho i gospodarz położył rękę na umieszczonym przy nich kontakcie. W ostrym świetle, które zalało pokój, Joe zauważył od razu stojącą po lewej stronie biurka przy ścianie dziwną konstrukcję z pręcików, podobną do wielkiej klatki, której dno zajmowały sztuczne skałki porośnięte kępkami trawy. Spomiędzy nich wyrastało niskie, pozbawione liści drzewko. To jest biblioteka. Gospodarz okrągłym gestem ukazał ściany pokoju. Tu zwykle czyta i pracuje. Na pewno nie jedno z tych dzieł jest panu znane, ale inne. Podszedł do wielkiej oszklonej szafy w kącie, wewnątrz której widać było stare skórzane grzbiety i płasko leżące pomarszczone zwoje, przedzielone błyszczącym celofanem. Muszą pana zaciekawić, jeżeli chce pan naprawdę posiąść wiedzę o diable i jego sprawach w średniowiecznej Europie. Zresztą tropię go nie tylko na tym obszarze i w tym okresie czasu. Przygotowuję obecnie pełną pracę o jego rodowodzie. A jest to rodowód długi i skomplikowany, jak dzieje samej ludzkości. Zdziwi się pan zapewne, ale moim zdaniem rogi jego pochodzą z krety, a kopyta aż z przedpotopowego sumeru. Ale nie to jest naprawdę ważne. W rzeczywistości jedynie istotne są jego cechy psychiczne, jego moc i władza nad ludźmi. A co za tym idzie, lęk, jaki wywoływał, i sposoby, jakimi próbowano z nim walczyć, uśmiechnął się i zniżywszy głos, powiedział z wyrazem lekkiego rozbawienia. Chociaż jeżeli chodzi o mnie, zawsze interesowali mnie najbardziej jego zwolennicy. Ci, którzy chcieli przy jego pomocy uzyskać władzę nad bliźnimi i materią. Tym ludziom, z których tylko paru, jak doktor Faustus, uzyskało sławę, a inni, niezauważeni przez poetów, poszli w zapomnienie, mam zamiar także poświęcić grubą książkę. Jedyny kłopot w tym, że mam do niej zbyt wiele materiałów, znowu się uśmiechnął. Widzę, że zauważył pan już moich popilków. Nie, to nie dziwactwo demonologa. Diabeł jest dla mnie obiektem badań i nigdy nie daje się wciągnąć w żadne zabawy z nim. Trzymam je po to, żeby co dnia rozumieć lepiej, dlaczego są one jego symbolem. To on przecież, przybrawszy postać węża, namówił Ewę. Dotąd kładzie się go pod stopy dziewicy. Zdepcze ona głowę twoją, szatanie. Podszedł do klatki, otworzył drzwiczki i wsunął dłoni do środka. Joe zbliżył się. Irving Ecclestone cofnął rękę. I zamknął drzwiczki. Długi, zielonkawy wąż zakołysał się lekko pomiędzy jego palcami, złożył miękko głowę na rękawie marynarki i zaczął pełznąć w górę ku szyi. Gospodarz pogładził go lekkim ruchem i niemal nie zwracając na niego uwagi, zapytał: Nie boi się ich pan, prawda? Oczywiście, że nie. Aleks dotknął głowy wędrującego węża, który cofnął ją i znieruchomiał. W blasku kandelabra jego małe, mądre oczka świeciły pięknym, oliwkowym blaskiem. — Widzi pan — Irving delikatnie zdjął węża z ramienia i włożył na powrót do klatki — nie lubi obcych. Uznaje tylko mnie i pokojówkę Cynthia, która karmi go i jego towarzyszkę. Wskazał głąb klatki, gdzie na suchej gałęzi sztucznego drzewka leżał wyciągnięty drugi wąż, nieco mniejszy i jaśniejszy oplutłwszy końcem ogona pień. Do tej pory nie rozumiem czemu wywoływały wyłącznie te skojarzenia. We mnie budzą sympatie. Są łagodne, spokojne i miłe, ale mówiliśmy o mojej bibliotece. Obok mam trzy pokoje pełne eksponatów. Zbieram je od dawna, ponieważ nie zadowalałem się byle czym, więc stanowią one także kolekcje nie do pogardzenia. O ile wiem, nie ma muzeum na kuli ziemskiej, które dysponowałoby tego rodzaju zestawem, ale w sumie są to dla mnie tylko pomoce naukowe. Nadprzyrodzone, jak powiedział nasz przyjaciel Arystoteles. Jest tylko to, co nie podlega obserwacji. Dlatego interesuje mnie diabeł w duszy ludzkiej, a nie w śladach, któremu przypisano. A jeżeli wspomniał pan już o śladach powiedział Joe półgłosem, przesuwając oczyma po rzędzie tomów stojących na jednej z najbliższych półek. — To właśnie ser Aleksander Gilbert wspomniał mi przypadkowo w Londynie, że widział odciski jego racic w jednej z tutejszych grot. W Diablej Grocie, tak się ona nazywa, prawda? — Dlatego przyjechałem. — Szczerze mówiąc, nie marzyłem nawet, że dane mi będzie poznać tak znakomitego demonologa jak pan — ale moje skromne hobby polega właśnie na zbieraniu danych do książki, mającej ambicję stania się przyrodniczym wytłumaczeniem najbardziej znanych rodzajów widomych fenomenów diabelskich. Chodzi mi oczywiście zarówno o popełnione kiedyś świadome oszustwa, jak, jak i o igraszki natury. To może być bardzo interesująca praca, Irving z uznaniem pokiwał głową. Materiały do niej są olbrzymie całe średniowiecze, aż do czasów nowożytnych, ba nawet jeszcze nasz wiek. Znają tysiące tego rodzaju zjawisk. Jeżeli nie uzna pan tego za impertynencję, mógłbym dać panu parę wskazówek dotyczących faktów, o których być może pan nie słyszał. Będę tylko szczęśliwy, mogąc powołać się na pana, choćby w jednym tylko odsyłaczu. Już taki prosty fakt podniesie natychmiast godność mojej książki w oczach znawców. Nie przesadzajmy, nie, nie przesadzajmy. Irving Ecclestone skromnie potrząsnął głową. A jeśli chodzi o te ślady, to. urwał i pochylił się ku gościowi. Nawet ja sam je widziałem. Widział je pan? Tak, dwukrotnie. Wewnątrz diablej groty, tuż obok szczeliny prowadzącej w głąb Ziemi. A czy znalazł pan jakieś logiczne wytłumaczenie tego zjawiska? Nie. Jak dotąd nie. O ile oczywiście nie był to żart kogoś, któregoś z. znowu urwał. I John z lekkim zdumieniem zauważył, że jego gospodarz jest zdenerwowany. Ale wrażenie to minęło tak szybko, jak się pojawiło. Byłbym bardzo zadowolony, powiedział Irving z uśmiechem, gdyby zechciał pan się tym zająć. Fenomen tego rodzaju, występujący współcześnie w odległości kilkudziesięciu mil od Londynu, mógłby stać się na półsensacyjnym fragmentem pana książki. A jak pan wie, każda dobra praca naukowa powinna być także ciekawa. Chętnie panu w tym pomogę. Nie kończąc zdania, podszedł do okna i odsunął storę. Obaj przymrużyli oczy, gdy oślepiający blask słońca uderzył w nich przez szybę. Joe ze zdziwieniem zauważył, że okno jest solidnie okratowane. Irving Ecclestone otworzył je i wskazał widniejącą naprzeciw ścianę skalną, pośrodku której widać było czarny otwór diablej groty. Alex podszedł do okna i wychylił się tak daleko, jak na to pozwalała krata. W dole grunt opadał niemal pionowo ku wąwozowi, gdzie cienka nitka strumienia tańczyła pośród głazów obrośniętych ciemnym mchem. Po drugiej stronie ściana unosiła się równie ostro. Wejście do Diablej Groty znajdowało się nie więcej niż o 150 jardów w linii powietrznej od okna, w którym teraz stali. Sir Aleksander Gilbert. — Ma dość osobliwą teorię na temat tych śladów — mruknął Joe, patrząc na zalany słońcem las i wystrzelającą porad nim iglicę skalną. — Nonsens. Ogromne oczy, powiększone wypukłością szkieł, spojrzały surowo na stojącego. Ser Aleksander, jak ogromna większość tzw. cywilizowanych, kulturalnych ludzi, tkwi podświadomie w przesądach, którym podlegali przez tyle wieków jego przodkowie — nie ma prawie człowieka, który by nie był w jakiś sposób przesądny. Ale przecież nie my, badacze, roześmiał się. Jeżeli my staniemy się przesądni i nagle pomyślimy, że być może rzeczywiście sam diabeł spaceruje po okolicznych pieczarach skalnych, opadniemy natychmiast do poziomu owych wyznawców proroka, którzy wygrażają pięściami czarnej dłoni szatana odciśniętej w Aja Sofia. Nie chce pan chyba powiedzieć, że wierzy pan w coś podobnego? O nie, oczywiście, że nie, szepnął Joe. Ale ser Aleksander także nie przypuszczał, że to prawdziwy diabeł. Całe szczęście. Jedynie prawdopodobny wydaje mi się żart. Podejrzewam moją córkę, jej szalonego męża, tego młodego Tomasa Kempta. Prawdopodobnie chcieli się zabawić moim kosztem. Innego powodu nie widzę. A woda? Woda? Ecklesstone uniósł brwi. — Jaka woda? Kiedyś natrafiłem we Francji na bardzo podobną sprawę. Aleks patrzył nadal na ciemny otwór groty. Pojawiły się ślady stóp diabelskich. Zmazywano je, strzeżono wyjścia z groty, ale pojawiały się znowu. Chociaż wiarygodni świadkowie gotowi byli przysiąc, że nikt nie mógł się tam przedostać. Później okazało się, że w ukrytym wysoko w ciemności suficie groty wytworzyły się drobne szczelinki — którymi spływała podczas deszczu woda, wsiąkając natychmiast w piaszczyste dno. I właśnie te kropelki pozostawiały dzięki zbiegowi okoliczności, jaki pojawia się raz na wiele milionów razy, kilka prawie identycznych śladów, przypominających odciśniętą kozią nogę o dość osobliwym zarysie. Nie pomyślałem o tym. Irving zmarszczył brwi. Ale przecież nie mieliśmy deszczu od dwóch tygodni, a ślady Powtórzyły się w niedzielę, rozchmurzył się. Ale oczywiście ma pan w zasadzie słuszność. Taki lub inny powód musi być bardzo prosty i kiedy odkryjemy go, nie wart będzie nawet wzmianki, a może właśnie wart wzmianki, lecz w pańskiej książce. Inna sprawa, że ślady te bardzo przypominały mi pewien typ odcisku nogi diabelskiej, który był popularny mniej więcej w XIV wieku. Mam nawet u siebie prawie identyczny odcisk. Pokażę go panu. I nie mówiąc ani słowa, ruszył ku drzwiom, a Joe poszedł za nim. Raz jeszcze ogarnąwszy oczyma daleką skałę za oknem, ciemny otwór groty i leniwe ciała węży odpoczywających w wysokiej klatce przy biurku. Kiedy znaleźli się na korytarzu, gospodarz pchnął następne drzwi. I znaleźli się w innym pokoju, może nawet nieco większym niż poprzedni. Ale tu story nie były zasłonięte i światło słoneczne ślizgało się swobodnie po najdziwniejszym zbiorze przedmiotów, jaki Aleks widział dotąd w życiu. Spojrzał zafascynowany, ale mimo to zdążył dostrzec jeszcze, że i tu okno przecięte było ciemnym rysunkiem kraty. Na ścianach wisiały szeregami szczypce, haki i łańcuchy. Każdy zaopatrzony w muzealne kurikulum Nad nimi rząd ohydnych metalowych masek, służących do zadawania tortur, patrzył nieruchomymi pustymi oczodołami, w których krył się cień. Po środku pokoju na drewnianym podwyższeniu leżały trzy wielkie kamienie. Ku jednemu z nich podszedł Irving Ecclestone i lekko uderzył palcem w chropowatą powierzchnię w wklęsły regularny ślad widoczny po środku bryły piaskowca to jest głaz którym szatan cisnął przed wiekami w głowę świętego pawła tak chce legenda mieścił się on w pewnym kościółku pod neapolem kiedy musiano świątynię niedawno rozebrać gdyż zniszczył ją prawie dokumentnie pewien rodzaj grzybka nabyłem ten kamień i przywiozłem go tu widzi pan ten ślad diabelskiej stopy Jak grzyby, prawda Myślę, że jako cudowność wywodzi się on ze swojego pierwowzoru w kościele Świętej Sabiny w Rzymie, gdzie przez bardzo długi okres był miejscem pielgrzymek inny kamień o podobnej tradycji. Z tą różnicą, że tamtym kamieniem diabeł cisnął świętego Dominika, nadaremnie marząc o roztrzaskaniu mu głowy, którą z łatwością ochronił anioł stróż. Odszedł kilka kroków i wskazał otwarte drzwi do następnego pokoju, pośrodku którego Joe. Zauważył wielką klatkę, prawdopodobnie służącą przed wiekami do wystawienia czarownic na widok publiczny. Tam mam gipsowe odlewy wielu odcisków rąk i nóg diabelskich w różnych kościołach, klasztorach, zamkach i gospodach Europy. Pojawiły się one prawie bez wyjątku w krótki czas po owej przesławnej bulli Innocentego VIII, która rozpoczęła ofensywę od tej chwili Kościół zaczął uważać oszczędzanie czarownic za osobistą obelgę, wyrządzoną miłosiernemu panu. Później przyszła kontrreformacja i dowody istnienia diabła zaczęły się mnożyć jeszcze bardziej. Kościół pragnąłby przy pomocy widzialnego kazać wierzyć w nadprzyrodzone, a że dla prymitywnego umysłu wiara bez jakiegokolwiek dowodu jest niemożliwa, stąd lawina cudów i złowrogich aktów. Drugiej strony, będącej w wiekuistej wojnie z niebem. A wychodzili ze starej dobrej zasady Parmenidesa. To, co jest, jest, a to, czego nie ma, nie ma. Niewątpliwie, powiedział Joe, bo gospodarz zawiesił głos i zdawał się czekać na jego potwierdzenie. Zawrócił ku kamieniowi i spojrzał na odcisk, który poprzednio wskazał mu Irving. Ale. — Tu jest odcisk nogi, a raczej racicy. Z tego, co pan powiedział, wydawałoby się, że raczej na kamieniu powinny pozostać ślady palców ręki diabelskiej. — A, właśnie! — Irving uśmiechnął się. — Sam o tym myślałem. Okazuje się, że średniowiecze nie było tak wymagające. Wystarczył fakt pozostawienia śladu. A to, że nawet diabeł niechętnie ciskałby kamienie nogami, nie wpadło, zdaje się, nikomu do głowy. Ale przecież nie o to nam chodzi. Chociaż z tej śmiesznostki także można wyciągnąć ciekawe wnioski historyczne. Jestem przekonany, że ma pan słuszność. Joe pochylił się nad kamieniem. Patrzył przez chwilę w milczeniu, i chociaż nie był człowiekiem przesądnym, ani nawet wierzącym, poczuł przelotny zimny dreszcz. Odcisk stopy diabelskiej pozostawiony przed wiekami. W małym włoskim kościółku był absolutnie identyczny ze śladem, który widział na egzemplarzu Pigmaliona znalezionym w pokoju zmarłej Patrycji Lynch i identyczny z fotografią zrobioną przez Aleksandra Gilberna w Diable Grocie. Przez krótką chwilę Joe stał pochylony, nie poruszając się. Potem wyprostował swoją smukłą, wciąż jeszcze młodzieńczą sylwetkę i spojrzał na gospodarza. Więc ten ślad jest tak bardzo podobny do odcisków znalezionych przez pana w grocie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Eklestone rozłożył ręce. Gilbert ma zdjęcia tamtych odcisków, jak sądzę. Można by je porównać, ale przecież to niemożliwe. Gdyby tak było, musiałbym uwierzyć w żart któregoś z domowników. Nikt inny prócz nich nie ma tu dostępu. Ktoś musiałby sobie sporządzić odcisk woskowy. Ale przecież to nie ma najmniejszego sensu, rozpogodził się nagle. Jeżeli ciekawi to pana naprawdę, niech pan spróbuje rozwiązać tę zagadkę. Czy przyjechał pan na długo? Na kilka dni. Pozostałbym nieco dłużej, ale nie chciałbym nadużywać gościny, ser Aleksandra. Nonsens. Powiem mu, że od jutra zamieszka pan u nas. Mam nadzieję, że przyjmie pan moje zaproszenie. Proszę mi wierzyć, że sprawi mi pan tym największą przyjemność. Ostatnio nie ruszałem się stąd prawie, a szczerze mówiąc, zestaw osób mieszkających w tej chwili w tym domu uniemożliwia jakąkolwiek rozmowę. Może się mylę, ale oni najprawdopodobniej uważają mnie za nieszkodliwego dziwaka, a ja ich za nieszkodliwych głupców. Tymczasem my dwaj na pewno moglibyśmy pogawędzić o nie jednym. Będzie to dla mnie prawdziwy zaszczyt. — Szepnął Joe. — Jeżeli oczywiście. — Więc pan przyjmuje. — No to znakomicie. Irving rozpromienił się. — Każe przygotować panu sypialnię tuż obok mojej, a teraz pokażę panu jeszcze kilka eksponatów. Ale nigdy nie wprowadził tego zamiaru w życie, bo rozległo się ciche pukanie do drzwi i otworzyły się one bezszelestnie. Na progu stanęła ta sama dziewczyna, którą Joe spotkał wczoraj wieczorem podczas spaceru z Sir Aleksandrem. Ubrana była nawet w tę samą czarną sukienkę, ale w tej chwili włosy jej zdobił maleńki, biały nakrochmalony czepeczek, a sukienkę pokrywał równie biały, sztywny fartuszek. Na widok Aleksandra zarumieniła się przelotnie i spuściła oczy, ale zaraz je podniosła. Lunch czeka od dziesięciu minut, proszę pana, i panienka bardzo panów prosi na dół. O, oczywiście, zaraz zejdziemy. I ująwszy aleksa pod ramię. Irving Ecclestone ruszył z nim ku drzwiom.